Wśród nocnej ciszy influencerski głos się rozchodzi. Wstańcie, mej weni. Bóg się nam rodzi. No chciałem, słuchajcie, witamy was. Zaskoczyłeś. Moi kochani, zawsze parafraza, parabola, live. Bajerka. To jest Michael Paul. Historyczny pierwszy live kanału sportowego ze mną przy przedwigilijnym stole. Wszyscy twórcy kanału sportowego. Mateusz Borek. Tomasz Smokowski, Krzysztof Stanowski, ja się nazywam Michał Pol, liderzy opinii. Na YouTube nie musisz się przedstawiać. I co my tu w ogóle szykujemy? Na razie nam Robert Sowa w restauracji Fork przyszykował dobre dania. My z Tomkiem tutaj, żeby już mieć wolne, że tak się wyrażę, narzędzia mowy. Skonsumowaliśmy tę rybkę z krewetką. Krzysiu, tutaj widzę, że... Ja nic do powiedzenia, będę jadł cały czas. Okej, okay. I barszczyk. Ale i barszczyk, generalnie tak. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby zrobić prezes, coś dobrego. Prezes kanału sportowego. Nie, oddajmy głos. Bo jeszcze się zrzeknę tej prezesury przez te 3 godziny z wami, jak posiedzę. Nie wiem, czy 3 godziny posiedzimy. Nie, godzinę. Nie, chyba dłużej. Półtorej? Dwie? Zależy, czy od widzów. Mam odpalony czat, słuchajcie, śledzę cały czas, co piszecie, będę was cytował, a przede wszystkim, słuchajcie, widzę, że już, no bo spotkaliśmy się też i po to, żeby zebrać parę groszy. Znaczy, umówmy się. Przede wszystkim się po to znaczy, zebrać. Umówmy się tak, zdementujmy w ogóle te oskarżenia. Tak, bo... Jakie oskarżenia? Nie, ja spotkałem się z takimi oskarżeniami w internecie, że generalnie to my dzisiaj robimy ten charytatywny live, bo nam zależy, żeby nam skoczyły dzisiaj suby. No to nie widziałem głupszej i bardziej bzdurnej informacji, bo my sobie możemy, nie wiem, zaprosić 16 modelek Victoria's Secret i tutaj posadzić między sobą. I wtedy, a dlaczego tego nie zrobiliśmy? No bo mamy żony, jesteśmy eleganckimi, poważnymi ludźmi i nie będziemy się bawić głupoty. Natomiast dzisiaj nas dotyczy pomoc ludziom, biednym, chorym. I taki był nasz cel. I sobie postanowiliśmy, że Wigilia to zawsze powinien być ten talerz ekstra. Halo, kuchnia, poprosimy o talerz ekstra. Zwłaszcza, że będzie potrzebny. Dla wędrowca, dobra, to na razie taki będzie symboliczny. Ten wędrowiec, co przyjdzie, to taki mały talerz, to się nie generalnie chodzi nam o to, że no nie wszyscy mają tak fajnie, tak dobrze w życiu, natomiast no święta przeżywamy wszyscy. I to jest taki czas, gdzie każdy się chce czuć kochany, gdzie miłość jest ważna, rodzina, pomoc dla bliźniego, pomoc dla drugiego człowieka i dzisiaj taki był nasz cel. Panie prezesie, tak? Tak jest. Chcę dodać tylko, że kochani, to też połowie lutego, właściwie bliżej marca, ale fakt, że nagle na nieistniejący jeszcze kanał przyszło 60 tysięcy osób, już się stworzyła taka społeczność, to znaczyło, że wy na nas czekacie i my też postanowiliśmy się z okazji Wigilii spotkać no, z naszymi widzami, tak? I nawet nie tylko widzami, ale współwydawcami, ja to nazywam, dlatego że wasze pytania... Ja uciekłem od trzepania dywanów, a ty od czego dzisiaj? No więc ja ci muszę powiedzieć, że moja rodzina się pierożki, już... czy co? Nie. A ja mam pewność, czego ja zrezygnowałem. Najważniejsza rzecz, jaką dzisiaj zrobiłem, to prezent dla żony nabyłem drogą kupna, nie powiem nic więcej. A ja zrezygnowałem z kolejnych odcinków Wiedźmina, żeby tu być z wami. Chciałem zaliczyć, bo ja akurat pięknie. Mi się podoba ten film. A moja żona dzisiaj robiła woreczki rybne. Się jednego piłkarza, mogę dwóch. No właśnie, powiedz nam o tym troszeczkę. Zanim opowiemy, proszę bardzo, zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze barszczyk, powiedz mi. Barszczyk jeszcze mam. Jeszcze tak. Masz, wśród nas jesteś, to ty jesteś dziennikarzem, biznesmenem. Jak o tobie mówią. Bardzo dziękuję. O co chodzi? Mnie prezes śmiał, właśnie. O co chodzi? Największą gwiazdę KTS weszło. Wypuściłeś? Słuchaj, ciężka runda przed nami. Musimy wygrać wszystkie mecze, ale zrobimy to bez niego. Czy jesteś bogatym człowiekiem w związku z tym? Po sprzedaży tego piłkarza? Nie, ale on jest bogatym człowiekiem. Będzie od stycznia, zacznie zarabiać pieniądze. A ja będę może kiedyś bogaty, ale... ponieważ my go nie sprzedaliśmy, ale go wypożyczyliśmy. Do pana Sławka przyjechał. Tak, do pana Sławka. Okazję spotkać się z panem Sławkiem. Czy poleciał odbierać kontra helikopterem pana Sławka? Aktualnie, tak. Nie, on ma samolot. Aktualnie Merwe jest w Belgii u krewnych. Natomiast wróci. Natomiast wróci na początku stycznia. Będzie gwiazdą pierwszej ligi. Wiesz, co jest najfajniejsze, że od początku komunikujemy to niezmiennie. Przyjechał tu i nie mówiliśmy, nie wiadomo, co się wydarzy, wiesz, może się uda, ale niekoniecznie. Mówiliśmy cały czas, uda się, będzie grał w piłkę, będzie zarabiał pieniądze, będzie super piłkarzem. Mhm. Ludzie mówią, nie, gdzie, skończy w piątej lidze. Mówili, nie, zrobimy tam. Ja też widziałem takie sugestie, żeby nie grał w rezerwach Radomiaka. Zrobiliśmy do pierwszej ligi, ludzie piszą, nie, gdzie, w pierwszej, będzie grał w rezerwach. Nie będzie grał w rezerwach, będzie grał w pierwszej drużynie i będzie grał
podstawowym składzie. Zapewniłeś, zapewniłeś mu to w kontrakcie? Ja wiem po prostu, jakie wrażenie tam są. Okay. Mamy pozdrowienia z Toronto, mamy pozdrowienia z Detroit. Wiem, że to oznacza, że Wojciech Kowalczyk będzie musiał trzymać dietę podczas świąt, bo to mniej więcej oznacza, że on będzie musiał tego słynnego czarnoskórego zawodnika zastąpić. Natomiast jeszcze jedna sprawa. Musisz mu zatrudnić stylistę. Ja ci muszę powiedzieć, że ostatnio gorszym zaradą... Nie, no Kowal to mam... Kowal cały czas w barcelonskiej modzie. Natomiast nie, nie. Kowal ma styla. Natomiast mówię o tym twoim młodym, sympatycznym człowieku z Kongo, tak? Z Kongo on jest? No. Ale z którego Kongo? Demokratycznej Republiki Kongo. Okej. Okay. Kinshasa. Kinshasa. Hmm. Kinshasa. Dobrze. Dlaczego? Co ci się nie podoba? Nie, on przyjechał do mnie na galę, muszę ci powiedzieć. Tak. Bo wtedy on startował akurat, u mnie w jednej mili. Bo, on mieszkał w hotelu Aviator i chciał przyjść na galę. Mm-hmm. Ambi Boxing Night 6. Mm-hmm. No i zapytał mnie Samuel Szygielski, czy mógłbym jakieś eleganckie bilety zorganizować do młodego człowieka, bo on nigdy nie był na boksie. No więc ogarnąłem mu bilety. Samuel Szygielski, mi czekam na niego na dole w hotelu. On przychodzi ubrany w sposób następujący na VIP Aria. Bluza od dresu, zapięta, i getry podciągnięte po kolana i buty piłkarskie halowe. A, i w ten sposób chciał się udać do hali. Natomiast no, twój dziennikarz... Przestań kpić z mojego zawodnika. Nie, ja nie kpię, tylko mówię, że mu musisz porozmawiać. Nie wiem, na przykład ale był elegancki. Z Tomaszem Jacekowem. Finalnie był elegancki, bo Samuel Szczygielski mu pożyczył swojej koszuli. Panowie, może myślał, że będzie walczył. Jeszcze zostawmy kropkę, poczekajcie, bo tu musi być jakiś porządek. My mamy tutaj przede wszystkim zebrać trochę pieniędzy, więc warto by teraz było... Ja powiem tak. Jesteśmy tutaj, zebraliśmy się tutaj nie po to, żeby zjeść steka, choćby nie wiem, jak był smaczny. Tak, smaczne. Co, ja na przykład przyszedłem tutaj, odpuszczając, nie, powiem ci tylko, muszę doprecyzować, odpuszczając fenomenalne woreczki rybne mojej żony, na które cię zapraszam. Bo w takim woreczku z piekarnika jest dorsz, łosoś i pojawi się także tuńczyk. To jest specjalnie, wiesz, tak zapieczone w takim woreczku. Uwaga. Uwaga. Płacają nasi kochani widzowie. Ludzie już płacają, nawet nie wiedzą na co. Bugmacher 180 zł. Jakiś komunikat. Na kogo zbieramy? Komunikat. Poczekajcie. Właśnie, zbieramy na Marcelka. Otóż to mamy... Nie tylko, poczekaj. Nie. Może ja mogę... Proszę. Bardzo proszę. Drodzy widzowie. Proszę. Będziemy mieli dzisiaj... Ogłoszenia parafialne. Będziemy przecież mieli nie dzisiaj... patrzeć w kamerę. No nie, dobrze, bo tam jest kamerę. Świeci się czerwony... Jesteś początkującym moderatorem. Stan futbolu przecież ile... Drodzy widzowie, dzisiaj będą trzy zbiórki. Pierwsza będzie na Marcela, która jest chyba najkrótsza. Mhm. I postaramy się ją błyskawicznie zamknąć. Potem będzie... Kolejna, która jest trochę bardziej wymagająca i wymaga zebrania. Na Wojtusia dodajmy. Zdaje się 25 tysięcy złotych, coś takiego. Pierwsza zbiórka 15 tysięcy. Pierwsza 15, potem 25. I trzecia zbiórka jest najbardziej ambitna. Nie wiemy, czy dzisiaj się uda zebrać te środki. To jest ponad 100 tysięcy złotych. Tak, ale jeszcze nas się pomaga. Tam będzie też można wpłacać. I teraz dłużej. Mamy dwa rodzaje zbiórek. Pierwsze to są tak zwane donaty YouTube'owe. I drugi rodzaj zbiórki to są bezpośrednie wpłaty ja na się pomaga. Chcę wam powiedzieć, że mam bardzo poważny dokument. Nie mogę go pokazać do kamery, nie wiem, czy go będzie widać. Ale na tym poważnym dokumencie zapisałem... O, tutaj będzie chyba, tu mi się pali kamerka. Na tym poważnym dokumencie zapisałem, co, gdzie będziemy zbierali i które przedmioty znajdują się na których zbiórkach. Pokażmy. Panie, tak? Tak. No to poczekaj, to czytaj, dla donate'ów. Ja czytam co mamy? A wy pokazujecie. Moje, tak? Jeżeli mam zaczynamy zasięgu. Od donate'ów. Donate. Mamy piękną książkę, tę książkę, Ja Futbol, Zlatana Ibrahimowicza. Nawet nie otwartą jeszcze. Nawet nie otwartą, to jest... Twarda okładka. Tak, to jest fajna rzecz. To jest kto, albumowa. Ja Ibra, czyli pierwsza część, jedna z najlepszych Słuchaj, książek. Słuchaj, to bym przegrał taką licytację z Mateuszem Juroszkiem o koszulkę, to przynajmniej może książkę wylicytuję. Poważna była to, ale wiesz, na bardzo wysokim pułapie, trzeba powiedzieć. Ładna. No rywala więc jest, godnego. Więc to, jest to prawda. Ustawił jakąś zaporówkę, nie byłem w stanie się przebić. Druga rzecz, która, bo cały czas mówimy o donate'ach teraz. Donate. Jest pięć przedmiotów na donate i pięć przedmiotów na się pomaga. Się pomaga. Drugi przedmiot na donate, czytam z mojego dokumentu. Gra FIFA 20 razem też z koszulką, możesz to pokazać. To jest taka FIFA 20 na playaka, czwarka. To jest koszulka taka, zobacz, z takim orłem biało-czerwonym. Ale to jest co, special edition? Tak, to jest special edition pod tym względem, że mamy koszulka FUT 20. Wiecie, ja tam z nimi, z chłopakami działam. Wiem. I dostaliście, mamy dzisiaj FIFA 20. Na okładce jest Virgil van Dijk. Jest oczywiście Ekstraklasa na PS4. Kto ma ochotę, taką grę sobie dostanie. Mamy książkę Sebastiana Mili. Ale twarda okładka. W twardej okładce.
Znów i, to jest, i z autografem Sepka. On tutaj się naprawdę na tej książce nam podpisał. Ja nie wiem ciągle do której kamery, ja chyba do tej ogólnej. Do tej ogólnej. Tak? Masz małe doświadczenie w pracy z kamerą. To prawda, zupełnie nigdy. Jest koszulka reprezentacji Polski. O, to i ja muszę powiedzieć, słuchajcie, bo no. To jest koszulka. Tutaj właśnie prośba od donatora, czyli to był Michał Mazur. W ogóle mamy szczęście do chłopaków o tym nazwisku. Nasz wydawca, nasz kolega z... Sponsor. Sponsor. Zetoto, pozdrawiamy cię, Tomku. I jeszcze Michał Mazur przekazał. I on ją wygrał w Mistrzostwach Polskich Duszpasterstw. O. Był najlepszym zawodnikiem turnieju tych Mistrzostw Polskich. Chcesz powiedzieć, że to Duszpasterstwa się podpisywali? Nie, nie, nie. Podpisała się cała reprezentacja. No, no to poznajecie chyba. Robert Lewandowski. Teo, czyli Łukasz... Teodorczyk tak, jeszcze. Kamil Wilczek. Tutaj widzę Góralski i Wilczek. O, no to aha. Co to, kiedy to myślałem, mogło być? Że ten kucharz grecki Teo. Nie, nie, nie. Poznajecie tu jeszcze jakieś podpisy? No, bo on uważa, że to jest... Siódemką, to Milik? Tak, to Milik. Arek Milik. To jest no. Że to jest z eliminacji do mundialu w Rosji. Może mogło tak być? Możliwe, tak. No bo jeżeli Kamil Glik tu jest. Kamil Glik, tak. No, czyli cała bardzo. Reprezentacja Polski. I taka koszulka to jest oryginał. No bez numeru, no bo to jest... Ale jeszcze z metkami, widzicie, nie noszona. Nówka, sztuka, nie śpiewa sztuka. Pokaż mi piąta rzecz. Może jeszcze czekaj, kogoś... Stadion Narodowy. Nie, Stadion Dziesięciolecia. Czekaj, i piąta rzecz, którą mamy na Donaty, to jest fajna sprawa. Dostaliśmy od naszych przyjaciół z Banku Santander. To jest uwaga, piłka. Uwaga, uwaga, bo to jest ważne. Tak, no. Bo to jest... Tu jest ten podpis. Właśnie. A, tu jest podpis. O, w ten sposób, czekaj. W ten sposób powinienem pokazać. To jest piłka z autografem... Ronaldo. Luis Nazario de Lima. Tego samego. Il fenomeno. Kazał ci pozdrowić przy okazji. Nie, ja nie lubię, jak jego się nazywa grubym Ronaldo. No. Wolę ale prawdziwy ale Ronaldo. Pamiętasz taki mecz Ligi Mistrzów, gdzie on strzelił już chyba 3 bramki? Podbiegł pod trybunę, gdzie był krytykowany w hiszpańskiej prasie, że za dużo waży. I podniósł koszulkę Realu i miał na podkoszulku napisane mazakiem. I co z tego, że jestem gruby? Słuchaj, teraz powiedz mi tak, co z tymi donatami? Bo mamy pięć takich przedmiotów, czyli koszulkę piłkę Ronaldo, koszulkę reprezentacji, książkę Sepka Mili, grę FIFA 20 z koszulką i książkę Ja Futbol. A piłka... Poczekaj, to będą, to na się pomaga. Na się pomaga. Za sekundę. Dobrze, dokładamy książki Roberta. I do tego? Dokładamy do tego książki Roberta, które czekaj, wyglądają zobaczmy. Tak, bo to dzisiaj nasz gospodarz, książka Roberta Sowa Uczta. To jakbyście mieli ochotę sobie coś popiścić. Ja na przykład przypalam wodę, nie umiem nic. To bardzo, nie znam się. Przy czym chciałem powiedzieć, że dziękujemy wszystkim. Nawet Rolf tu wrzucił 10 zł i każde 10 zł od serca, nawet przecież wykosztowaliście się na prezenty dla bliskich i tak dalej. Doceniamy każde dwie dyszki, każde Michał. Z Dunio. Rambo 25 zł wrzucił teraz. Ale ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby tutaj trzymać porządek 30. w aukcjach i w donatach. Jak my wybierzemy tych najlepszych donatorów? Po prostu oni się tu, zobacz, wyświetlają się. Okay. Widzisz? Na pierwszym miejscu jest aha. Bookmacher 180 zł i w tym momencie on jakby zdobywa najcenniejszy nasz chyba... Czyli kto czyli, płaci najwięcej? Ten wybiera, ma prawo tak? wybierać. A, no czyli Bookmacher ma prawo wybrać, czy chce piłkę z podpisem Ronaldo czy koszulkę z podpisem całej reprezentacji. No chyba, że chce książkę Sepka Mili albo Ja Futbol. Albo Ja Futbol. Albo FIFA 20 z koszulką. No co? I teraz jest, ale czekaj, to jest jedna część. Tak. A teraz druga część to jest Się Pomaga. Tak? Się Pomaga. Się Pomaga. I na Się Pomaga mamy znowu 5 przedmiotów. Tak. Tak? To ja teraz ile ta akcja będzie trwała na Się Pomaga? No do, no, to do końca programu. Do końca, nie, nie, do, no. Do końca, programu. Czy na przykład możemy przedłużyć do końca świąt? No bo jednak jest no, do zamknięcia, cel. Tak? Do zamknięcia. I tam jest niewiele, słuchaj, może mamy tu pasek 15 tysięcy. A to zróbmy na przykład, Michał, 26 grudnia, drugi no dzień świąt, 24. Tak? Proszę, zamykamy Się Pomaga. Okay. Umiesz to zrobić? Umiesz to zrobić technologicznie? Tak. Umiesz to zamknąć tak 26 grudnia do północy? Nie, no wtedy na Twitterze zbieramy, do tego czasu zbieramy na Twitterze sprint i patrzymy, tak, patrzymy na tym co. No i teraz mamy 5 rzeczy. Tak. Pierwsza, odwiedzi nas, to już mogę powiedzieć, Robert, gość. I on opowie, co to jest, bo będzie kolacja. Zupełnie przypadkiem podczas tej kolacji, no zresztą nie powiem. Znaczy, Robert sam powie, bo to jest z jego strony gest i jakby ukłon do naszej akcji. Jest ta koszulka, to jest ciekawa rzecz. To jest ciekawa, bo Piotr Brożek, tak, z koszulka z Trabzonsporu, ale unikat dla, nie wiem, dla kolekcjonerów koszulek, no słuchajcie, ile na świecie jest koszulek Piotra Brożka? Trabzonspor Kulubu. Tak. To Kulubu. Ja szczerze mówiąc, w ogóle nie pamiętałem, że on tam grał. No, myślałem, że sam Paweł tam grał. Dominik Święch nam ją podarował, a on, Dominik, sam ją wylicytował w 2012 roku, wówczas dla Mateusza
uszka. Mhm. Mateuszek już, aukcja zamknięta i tak dalej. Zobaczcie, to było w 2012 roku i przekazał nam... Trabzon to mówi, są piękne wspomnienia. Co będę trzymał w szafie, niech posłuży komuś. Fajna meczówka, tutaj tak. Są te naklejki do Dominiku, do bardzo ci. My w 2005 roku, jadąc na finał Champions League z Robertem Szegdą, moim operatorem, odwiedziliśmy Mirka Szymkowiaka. Mirkowi brakowało towarzystwa, no bo praktycznie nikt nie mówił po angielsku w klubie, tylko był jeden doktor z Azerbejdżanu, już świętej pamięci, który mówił w języku rosyjskim, więc przyjechaliśmy do Mirka. Generalnie w tamtym czasie Trabzon to wyglądał jak biedniejsze miasta Azerbejdżanu. Mirek potrzebował kontaktu, rozmowy, no bo tak generalnie czuł się jak więzień na Ence, że nie było z kim pogadać. No i przyjechaliśmy do niego do domu. Wypiliśmy dwa warszcze i mówimy, że Mireczku, no my musimy lecieć, bo następnego dnia mamy finał Champions League w Stambule, Liverpool kontra Milan. No taką miałem taki mecz? No tak, miałem taką koncepcję, że dzień wcześniej wpadniemy do polskiego piłkarza, który jest gwiazdą Trabzonsporu. No i ten wieczór się przedłuża, Mirek mówi, co tam będziecie jechać, a mieliśmy bagaże w aucie, bo jeszcze nie zdążyliśmy się w ogóle rozpakować w tym hotelu, który był zapłacony, zarezerwowany. I co będziecie do tego hotelu jechać, zostańcie u mnie w domu, jeszcze posiedzimy, pogadamy, bo generalnie brakuje mi tego kontaktu z rodakami. Wieczór się przeciągnął. No i o 12.30 mieliśmy samolot Trabzon Stambuł, żeby dotrzeć. A ile to jest daleko, tak? Ten Trabzon nie, jest na drugim końcu. Nie pamiętam jeszcze godzinę czy półtorej samolotem, no godziny. Lot. Ja się budzę. Nie obudziłem się na budzik. Patrzę. 11.55, 12.30 odlatuje samolot. Ups. Mówię, to nie, no jestem załamany. Jak ja tu zdążę na finał, nie ma szans w ogóle. Budzę Roberta, Robert szokowany, mój operator mówi, kurde, to trzeba szybko do internetu szukać jakichś biletów, może 14-15, żeby zdążyć na ten stadion Atatürk'a, bo jednak stadion położony za miastem, tam jakieś w ogóle roboty, generalnie ruch jednostronny, dojazd 2-3 godziny z centrum Stambułu. Budzimy Szymka, Szymek mówi, nie, no spokojnie, polecicie tym lotem, 12.30, zaraz to ogarniemy. Ja mówię, ale jest do tego lotniska, on mówi, no 15 minut, jesteśmy spokojnie na lotnisku. Jedziemy na lotnisko, oczywiście zamknięty jest gate, zamknięta jest odprawa, nie ma jak nadać bagaży, nie ma możliwości. My stoimy załamani i w tym czasie wszyscy pracownicy tureckich linii lotniczych zaczynają podchodzić do Szymkowiaka, prosząc, Szymek, foto, please. On mówi, spokojnie, foto będzie, ale najpierw to są moi przyjaciele z Polski, oni muszą tym lotem, który za 7 minut teoretycznie odlatuje, polecieć. On był wtedy utlenionym blondynem? On był utlenionym blondynem. Hmm. No my patrzymy za chwilę na tej tablicy odlotów. Trrr, przemieliły się te wszystkie, wiesz, dane i już jest Istanbul delay. Spokojnie, odprawiliśmy bagaże, specjalny VIP transport pod samolot, Szymek zrobił 5 zdjęć, wszyscy tam na nas krzywy wzrok w tym samolocie, 17 minut do opóźnienia, samolot się zbił i spokojnie zdążyliśmy na Champions League. To ja tylko powiem, że miałem kiedyś taką sytuację, słuchajcie, leciałem, mój pierwszy w życiu tur. Lecę, w ogóle nie pierwszy raz samolotem, ale pierwszy raz to była pierwsza delegacja moja z Gazety Wyborczej, taka, że taka delegacja, że dali diety i samolotem gdzieś leciałem. Na euro ale 90... marki czy dolary? 6. Nie, funty, no bo do euro 96 funtów 6. I specjalnie dzień wcześniej z Darkiem Włoskim lecieliśmy, bo okazało się, że... Ale ty byłeś z tych, co wydawali całość diet, czy jednak magazynowali, czy brali konserwy? Nie, ja na faksy wtedy się jeszcze, słuchajcie, to było... Wyobraźcie sobie, że wchodzę do biura prasowego pierwszy raz i ludzie jeszcze, Anglicy i tak dalej, na maszynę. Nie, chodziło o to, że w jakimś tam hotelu Hyde Park Corner, takim, co zawsze się kluby tam zatrzymują, ma być konferencja prasowa z Pele. I strasznie nam zależało samolot o 9. No wiesz, ja jestem dopiero co właściwie przestałem być stażystą, zaraz zobaczę na oczy Pelego. Tak? Wtedy... Słuchaj, jakbyś przyjechał w tym krawacie, to by ci nie dał wywiadu. No, to prawda. No, to prawda. I wyobraźcie sobie, overbooking, nie ma miejsc, nie ma pięć, lecimy o 14. Zobaczymy o 14, w ogóle zobaczymy, czy a my tutaj szalejemy przy tym, no ale my musimy, my tutaj, my dziennikarze, no, na wywiad z Pele, czeka Pele, trochę ściemniłem, że to jakby jest, no, że czeka ten Pele na nas, chociaż mówmy się, jakby mu tam powiedzieli Pol z Włoskim nie dojechali. Nie, no, dzisiaj Pele by cię sprawdził, by ci już wiedział, na co czeka. I wyobraźcie sobie, że dziewczyny z lotu, z jednej strony no, byłem szczęśliwy, bo zobaczyłem Pele rzeczywiście na żywo, nawet mu tam zadałem ze trzy pytania, ale
taka jest tam konsternacja, narada, tutaj to... I tak one, ktoś wziął tam listę i... No dobra. Wycofuj Yamamoto. I my z plecakami na cały miesiąc, bo to na cały miesiąc, ich już się nie dało nadać. Na kolanach w ogóle trzymałem plecak przez cały lot, ale nagle wycofali jakiegoś japońskiego. Dwójkę. Słuchaj, bo mi tak głupio, bo. Głupio, ale wsiadłeś. W rękawie nagle, a tu takich dwoje starsza Japonka i starszy Japończyk w takiej czapeczce rybackiej, w takiej kamizelce. Tacy przerażeni w ogóle nie wiedzą, co się dzieje tutaj. Tutaj, sorry, there is a mistake. I my, wiesz, wjechaliśmy, no ale na pele. Bo się okazało, to był prezes Toshiba. Ale czekaj, czy my opowiemy, co jest jeszcze do tego? Nie, tylko postaw kropkę. Stawiam kropkę, ale wrócimy do Turcji. Co? Musimy na chwilę wrócić do opowieści tureckiej. Stan, coś chciałeś powiedzieć? Dwie anegdoty chciałem powiedzieć. O, to poczekaj. Najpierw to poczekaj, to po kolei. Dokończmy tylko. Ja najpierw powiem jeszcze, co jest. Czemu? Cały czas mówimy o się pomaga. Bo jeszcze nie powiedzieliśmy o trzech najbardziej wystrzałowych rzeczach na się pomaga, które mamy do pokazania. Otóż prosto z Zielonej Góry. A, tak. Przyjechały. The one and only. Podpisane, tak. Opowiadaj, co ty przyniosłeś. Nie, no tak, wiecie, no, Piotrek generalnie Świerczewski w swoim życiu zrobił kilkanaście akcji charytatywnych. Graliśmy takie turnieje piłkarskie u niego. Niektórzy wychodzili. Kilkanaście bokserskich też zrobił. To wszystkie turnieje piłkarskie to Piotrkowi nie wychodziło. Nie, no, generalnie wiadomo, że tam paru zawodników reprezentacji wychodziło na te turnieje znaczone, ale zawsze gdzieś zbieraliśmy pieniądze w szczytnym celu, a to na chore dzieci, a to na ludzi bardzo ubogich. Piotr chciał tę rękawicę zachować, bo to była jego pierwsza, a może jedyna walka w życiu. Oj tam, ja już widzę, że się rewanż szykuje. Znaczy, mówię w oficjalnej klatce. No, tak. I one są. Sprezentował nam te rękawice z jego występu na FFF, które bił się. Rzeczywiście te, których się bił z Kolińskim. No, tak? Możesz powąchać, że to są oryginalne. Czuć ten zapach potu, zapach czarny. Nawet tutaj myślę, że jest krew, bo on sądził, że złamał dwa palce. Się okazało, że te palce są mocno wybite, chyba miał taki w ogóle za... Był taki moment w czasie walki. No, miał w ogóle za wąski tape i generalnie mówiłem temu Katmanowi, co robił wąski tape, że jest za wąski. Katman nas starał się przekonać, że on podczas tarczy na rozgrzewce się tam troszeczkę zluzuje. Nie zluzował się do końca, lekko tam chyba krew nie dochodziła, ale mamy te rękawice i one są do zdecydowania. Myślę, że tak. Grube pieniądze. Kto lubi MMA i kto ma sympatię do Piotrka. Muszę ci powiedzieć, że nikt nie był tak szczęśliwy, a już na pewno nie Piotrek, jak ty z tyłu, ten bohater drugiego planu. Znaczy, wiesz co, bo to jest też... Ja generalnie uważam, że życie nasze, krótkie, polega na kolekcjonowaniu emocji. I pewnych nowych zdarzeń, i nowych przygód, przyjaciół. I magazynowaniu, i też no, z Piotrem się przyjaźnię 25 lat, chciałem z nim być. Wydaje mi się, że była dobra energetyka w kornerze, fajnie było w szatni, był luz, była koncentracja, był uśmiech. Oczywiście bossem był Mirek Okliński. No i też myślę, że taka była fajna, konstruktywna rozmowa, bo każdy z nas walkę widzi inaczej. Natomiast ustaliliśmy od razu, że idziemy we trzech do kornera, do Piotrka i nie ma możliwości, żeby każdy z nas podpowiadał inaczej. Czyli ponieważ ja mam może troszeczkę donośniejszy głos niż trener, to powtarzam w zasadzie jego komunikaty, żeby zawodnika nie wprowadzać w błąd, że jeden krzyczy jedno, drugi drugie, trzeci trzecie. Więc w zasadzie byłem takim tubą albo mikrofonem trenera, krzycząc tam przez całą walkę, ale emocje fantastyczne, no zresztą znacie Piotrka, no. Czasami znalazł się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, natomiast on zawsze lubił wyzwania. A to podwójne salto, śruba do basenu, Celebrity Splash, a to walka MMA, za chwilę być może jakiś format rozgrywkowy, do tego agent, także zawsze lubił przygody. Dwa pytania z czatu. Tak. Po pierwsze, czat, to za chwileczkę, kochani, bo... Jest jeden i zobacz, że nie ściemniam, co się pojawia. Na co mam patrzeć? No tu. Anegdota z basenem jest warta 100 koła. Kto wpłaci, to opowiemy. To jest ta anegdota, której zawsze cię namawiam, żeby się opowiedział. Jest pytanie po pierwsze trzy, bo ty mówisz, że może jedyna walka. Nie. O jego koledze klubowym. To jest słynna historia z najpiękniejszego domu w Bastii, gdzie rosły mandarynki, awokado i inne owoce. Czekajcie, może go namówimy. Po pierwsze, bo czat też pyta, jakie są szanse, że kolejna walka będzie
A z Tomaszem Hajto, Piotra Świerczewskiego, B z pięknym kawalerem, czyli... Jak to z pięknym kawalerem? Nie, on jest pięknym kawalerem. Ale kto mówił piękny kawalerze? Nie, mówił piękny kawalerze do policjanta. Do policjanta, no, czyli tak, żeby znaleźć tego policjanta i rematch zrobić z Mielna. Nie? Słuchajcie, nie? Czy nie jest zły pomysł? I świeżej masce, co w Mielnie chodził. Nie? No nie, myślę, że... No myślę, że tam Tomek troszeczkę publicystycznie powiedział, że walkę weźmie, ale... Tak powiedział? No powiedział Kawę Futbol chyba. Aha. Czarek go zapytał, Kowalski, sprowokował. Ale walkę z kim? Z Tomkiem Hajtą? Ze Świrem. No, czy wziąłby walkę z Piotrkiem Świerczewskim? No. Na jego miejscu bym nie brał. Ja nie sądzę, żeby walkę wziął. Słuchaj, coś ci powiem. Ile ma Piotrek lat? 47? On jest tak. Rocznik 72? Tak. Gianni dużo młodszy. Trochę nie, Gianni sobie... młodszy dokładnie 8 miesięcy. Trochę sobie, Piotrek z kwietnia, Tomek z października. Tak. Trochę sobie w ringu raz czy drugi byliśmy. Trzeba mieć naprawdę kochones, żeby w ogóle do ringu wejść i do walki. 3 razy 3 minuty dla kogoś, kto nigdy w życiu nie był w ringu, to jest potwornie dużo czasu. Czy ja myślę, że żadna walka Piotrka poza klatką czy ringiem nie trwała 9 minut. Słuchajcie, bo jesteśmy w 39. Tylko w ogóle nie powiedzieliśmy, co mamy jeszcze. Czekajcie, dobiliśmy Kuba Bodecki. Do 10 tysięcy. Konrad, na pewno potrzebowalibyśmy barszczyku. Tak, barszcz, poprosimy, chleb, masło. Opowiada nasz pan producent. I szykuj gościa pierwszego. 10 tysięcy, mówi nasz producent Konrad Mazur. Może go dzisiaj jeszcze zobaczyć. Może musi Tomek przebić się z komunikatem. No właśnie, jednej rzeczy na się pomaga. Na się pomaga mamy. Kolację, o której jeszcze powiemy. Dobra. Koszulkę Piotrka Broszka, o której już powiedzieliśmy. Mamy rękawice Piotrka Świerczewskiego i mamy... Mamy teraz zestaw koszykarski. Ten zestaw wygląda tak, że jest tutaj książka, też bardzo fajna, od SQN, bo te wszystkie książki są od SQN. To nie jest autobiografia, słuchajcie, to jest... Wiesz co to jakby, jest? Tak, no. Czytałem to. Mentalność Mamby, jak zwyciężać Kobe Bryant. To jest dla każdego sportowca, nie tylko koszykarza, jak podchodzić do treningów różnego. Fajna rzecz, tak? Tak, jak myśleć, tak. To jest w ogóle dla menedżerów, dla każdego, kto coś by chciał osiągnąć w życiu. Okay. Ale żeby nie było tak, że tylko czytasz, bo żeby nie było tak, że tylko wiesz, siedzisz, nic nie robisz, to jest jeszcze piłka do tego zestawu. Tak, to jest nie jest to zestaw. Taka sobie piłka. No to pokaż, co to jest za piłka. To jest piłka, którą dostaliśmy od Dawida Samulaka. Dawidzie, dziękujemy bardzo. On często zadaje pytania, zadawał do Misji Futbol, z podpisami dwóch wielkich polskich koszykarzy i to nie chodzi tylko o wzrost. Marcin Gortat ją podpisał oraz Maciej Zieliński, 8-krotny mistrz Legenda Wrocławia. Legenda Śląska Wrocławia. Jak ktoś ma kancelarię prawną, pamięta się w Suits, główny bohater, ma kancelarię prawną i te piłki, te koszykówki stały tam. Michael Jordan, Charles Barkley. Nie, ale trzeba powiedzieć dwa słowa Marcinie, że to jest facet, który zawsze ma wielkie serducho i uczestniczy we wszelakich akcjach charytatywnych, także Marcin też dzięki, że się podpisał. Myślę, że dla kogoś, kto kocha basket, to naprawdę bezcenna pamiątka. No tak? I teraz poczekamy, aż pan nam już zejdzie z pola walki. To ja, i jest ostatnia. Najważniejsza, to jest clue całego programu i tutaj pan Mateusz opowie o tym przedmiocie. Znaczy, Mateusz przywiózł z Monachium. Proszę Państwa, mamy dzisiaj pudełko. Piękne pudełko. Ta kamera chyba bo tu się świeci, tak? Czy tam mam, czy tam mam pokazywać? Do naszej. Dobrze, to jest pudełko świąteczne. Natomiast jak zawsze duży szacunek dla kapitana naszej reprezentacji, bo wiecie, że Robert oprócz tego, że jest maszyną, to zawsze chętnie odpowiada na wszelakie prośby, apele, pomaga. On pewnie o 90% różnych akcji to nawet nie publikuje tego, nie opowiada o tym w mediach. To jest koszulka Bayernu Monachium z autografem Roberta Lewandowskiego. Podpisał to po meczu Ligi Mistrzów z Tottenhamem Londyn, także... Akurat w tym meczu nie zagrał, ale dlatego, koszulka wiesz, jest. Ręka dobrze pracowała, podpis był dobry. Donate o wartości 400 zł. Wow, to wartości. Kto to dał? Bo ja ale uwaga, te koszulki nie są na donate, koszulka to jest się pomaga. Tak, czyli licytujemy te koszulki. Mogę to powiedzieć? Tak, licytujemy te koszulki na Twitterze pod hashtagiem kanał sportowy. Pod hashtagiem kanał sportowy licytujemy te nagrody, które wymagają wpłaty na się pomaga. W taki sposób, że wrzucamy screen wpłaty na Twittera. 1500 zł, zależy ile będzie trzeba, żeby wygrać. Suma tych wpłat się liczy. Jeśli jedna osoba będzie z drugą się licytowała i na koniec się okaże, jedna wpłaciła 6000, druga 5800, to wygra ta osoba, która wpłaciła 6. Trzeba dać hashtag
kanał sportowy, trzeba dać screen z polskim znakiem kanału, i trzeba też napisać, o jaką nagrodę walczycie, tak? Okay. W treści wiadomości. To jeszcze koszulka Lewandowskiego, mój dokument. 5 rzeczy, 5 sportowych gadżetów na się pomaga, to jest koszulka Lewego, piłka Gortata razem z książką Kobe'ego Bryanta, rękawice Piotrka Świerczewskiego, koszulka Piotra Broszka i kolacja. Na razie nie zdradzamy nic więcej. Będzie kolacja jeszcze na się pomaga, o której sobie powiemy w trakcie. I na donate'ach, tak, Michał? Tak. Jest też 5 rzeczy i to jest piłka Ronaldo, piłka z autografem Ronaldo od Banku Santander, którą dostaliśmy. Jest koszulka reprezentacji Polski z autografami wszystkich zawodników, między innymi też Lewego. Jest książka Sepka Mini w twardej okładce też z jego autografem. I FIFA. Jest gra FIFA 20 z koszulką, to jest prezent od EA Sports. I jest książka Ja Futbol, mojego ulubionego piłkarza, jakim jest Zlatan Ibrahimowicz. Słuchajcie, te nagrody po prostu trafiają do ludzi, którzy najwięcej wpłacą w donate'ach. I pozwólcie, że zacytuję, kto tutaj, Redman właśnie wpłacił 300 zł, pisząc, że pomagać innym to jest miła rzecz, a prowadzi Damian Prosty Chłopak, 400 zł wpłaty, Kuba Bodecki, 350, projekt rand.pl. Pięknie. Popieramy ten projekt. I powiedzieliśmy sobie tak, że ci, którzy dadzą największy... Ola Wasung. Ola Wasung, no, nasza Ola. Mało tego, panowie. No. Kolejnych 80 donate'ów jest w kolejce. Słuchajcie, bo jest kolejka donate'ów. My chcemy, żeby te donate'y wpadały z waszymi wiadomościami, żeby można je było odczytać na live. My sobie to potem jeszcze raz przejrzymy, obejrzymy. To wszystko zostaje. Pozdrawiam, wesołych świąt. Życzy fajny chłopak. 10 zł od Marcina. Chcę powiedzieć, że ustawiliśmy, żeby te donate'y wpadały co 10 sekund, więc a nie tak nagle wszystkie naraz, prawda, żeby było widać wasze wiadomości. Dlatego one jest w kolejce 80 donate'ów i będzie sukcesywnie wpadać. Prezesie, bardzo gruby donate. Miałem tylko wniosek w kwestii formalnej. Proszę. Zanim redaktor Stanowski opowie te dwie te swoje karty. No właśnie nie wiem, czy one w ogóle będą dobrze. To są nie. A wiecie co? Mam takie karty. Mamy gościa specjalnego, którego prosili nasi internauci przy okazji Tarasu Borasa, i żeby za długo nie czekał, tak, bo jest 21:40. Niech już z nami siada. Trzymaj z nami siada. A jedna się przyda nawet. Dlatego Także myślę, że teraz szybki materiał i za chwilę zobaczycie naszego pierwszego gościa. Nie mamy materiału. Nie. Będzie materiał. Jest materiał. Spokojnie. My jesteśmy co prawda jeszcze w powijakach. Konrado Moreno. A nie, Konrado, jesteś gotowy? To lecimy. Ale na razie tak. Mała przerwa i jedziemy z gościem. Mów Konrad Kiedy. Wody. O, i już jesteśmy. Kochany pan, do świąt pan z nami zostanie. Mieliśmy Tadeusza Łomnickiego, Zbigniewa Zapasiewicza, człowiek, który powinien być gwiazdą polskiego kina, ale niestety kochał komentować mecze i jest z nami. Tomeczku, przedstaw go ładnie jako prezes. Bo wy się znacie na... Edward Turda. Edziu, chodź bliżej. Ściśniemy. Słuchaj, ja dwa lata grałem w teatrze i z teatru zapamiętałem najbardziej. W życiu nie pójdę do teatru. Tak stało. Ale kukiełkowym. Była sztuka Betlejem Polski i w końcówce wychodziłem na scenę jako Król Jagiełło i kończyło się coś takiego tam o Unii Polsko-Litewskiej i do Pana Boga się zwracałem. W jedną złotą związałeś koronę, narody bratnią miłością złączone. I ja to mówiłem x razy, któregoś razu jestem taki zamyślony w innej bajce i stanąłem na scenie. Jaką miałeś bajkę wtedy? Słuchaj, skończyłem w ten sposób. Narody bratnią miłością i nagle czarna plama i mówię, skończone. Wszystko gruchnęło się. Moich kolegów z zespołu, bo ludzie widzieli, myśleli, że tak ma być. Zamiast złączone, skończony. Edziu, wiesz co, ludzie się rzeczywiście domagali o twój pobyt. Ja wiem, że ty nawet do ciebie to dotarło, bo ty zdążyłeś w Przeglądzie Sportowym udzielić wywiadu. Tak, kiedy już drogami gdzieś tak. Tak, że się okazało, że nagle zostałeś gwiazdą internetu, nie wiedząc nic o tym. Mimo wojny. Każdy może zadać pytanie Edkowi. Ale chciałem zapytać Edka, jaka jest jesteś człowiekiem, który żadnej pracy się nie boi. Nawet Irena Kwiatkowska nie robiła tylu rzeczy w jednym serialu, ile tylko skomentowałeś dyscyplin, i to dyscyplin dziwnych. Ja cię chciałem zapytać, jaka jest najdziwniejsza dyscyplina i najdziwniejsza transmisja, jaką ci się zdarzyło kiedykolwiek w życiu
skomentować. Znaczy, najdziwniejsza transmisja to była Korridy, bo jestem w ogóle wrogiem tego wydarzenia. Natomiast nasz były szef, nie wiem, czy nazwiskami można parować. Wszystko można. Basso niejaki, któregoś razu powiedział, że przyszedł materiał, ponieważ to wszystko było w ramach rodziny Canal Plus, z Hiszpanii, z obchodów jakiejś tam Korridy i powiedział, że będę to robił. Mówię, jak to? Ale ja raz, że tego w ogóle nie znam, nie byłem nigdy w Hiszpanii, a poza tym jestem to bardzo nieprzyjemnie jakoś tam się kojarzę. Mówi, dam ci studentkę iberystyki, siądziecie i będziecie tego. No i tak się zaczęło o tych pikadorach, torradorach, uczyć ci się, które różni. No. Taki torrador wziął sprawę w swoje ręce, zatopił miecz w ciebie. A to się z XVI wieku wzięło już z tego i tak się zamknęło. Słuchaj, ale opowiedziałeś mi to poza anteną, to jest doskonałe. Czy mógłbyś opowiedzieć, bo ostatnio zdarzyło ci się komentować, uważajcie, sambo bojowe. Tak, to jest najśmieszniejsze, to jest nówka sztuka, że tak powiem. W zeszłym miesiącu bojowe. Była taka historia w stacji Eurosport, że akurat pojawiła się na antenie propozycja pokazania mistrzostw świata w sambo, które się odbywają, tego w tym roku odbywały się w Korei, no i mój przełożony powiedział, czy ja się tego podejmuję, bo Janusz Pindara na przykład odmówił. Ja mówię, słuchaj, no wiesz, nie ja problemu, mam żadnej pracy się nie robię. Mówię, chyba dam radę. Sam no i mówię, dobra, w takim razie zaprzęgam się w ten temat i spróbuj się tam zorganizować, masz tydzień czasu i coś tam. Ja oczywiście w internecie wyszukałem, gdzie się mieści Federacja Sambo w Polsce, w Krakowie się okazało. Dodzwoniłem się do prezesa, który jest zresztą bardzo sympatycznym człowiekiem ukraińskiego pochodzenia. Ja mówię, panie prezesie, czy coś może pan mi pomóc w związku z tymi mistrzostwami sambo w Korei, które będą za tydzień? On mówi, no Włot, ja będę jechał właśnie tam z Krakowa do tego i będzie jeden zawodnik leciał z hełma i będziemy z Warszawy odlatywać. To jest fantastycznie. O który pan przyjeżdża do Warszawy? Mówi, no ku 9 już będę rano. Samolot o 14. No to fajnie, mieszkam przy lotnisku. To akurat jeszcze zapytam pana o parę rzeczy. Przy okazji w internecie niektóre akcje. Pan mi powie, co ja się ocenia i tak dalej. I tak było. Przyjechałem na centralny, przyjechałem go do domu. Tak się w tej dyskusji tam rozgrzaliśmy, że potem się porozsuwałem meblem i zaczął demonstrować na dywanie w pokoju. Różne dźwignie i tak. O Jezu Boże. No widzi pan, już wtedy zawodnik nie ma żadnych szans. Po takiej pracy operacyjnej, teoretyczno-praktycznej odwiozłem go na lotnisko i jeszcze jadąc na lotnisko mówi, że ja wiem, skąd ten zawodnik jest jedyny. Mówi, no on bardzo się przygotował solidnie, z hełma jest w ogóle. Ale już jest na odlotach, jak chce pan z nim pogadać. Ja mówię, nie, już nie zdążę, bo tutaj są wszystkie procedury z parkowaniem i tak dalej, to niech go pan pozdrowi, życzę powodzenia. I wróciłem do domu, no i on jeszcze po drodze powiedział mi, że te mistrzostwa trwają 3 dni, oni wylatywali w środę, czwartek mieli aklimatyzację i trwają środa, czwartek, piątek. W środę były tam sambo sportowe facetów, sambo sportowe kobiet następnego dnia i w niedzielę sambo bojowe. Taka historia, że przychodzę jednego dnia, komentowałem to, w Eurosporcie były same finały z tych kolejnych kategorii wagowych i przychodzę w niedzielę i dostawałem rozpiskę taką świeżą, jak drabinka wyglądała do finału, patrzę, na czego nie ma w finale, zaglądam w tej drabince, patrzę i Polak w pierwszej rundzie przegrał z zawodnikiem z Kazachstanu. Tylko napisałem, że wygrał, kto przegrał, kto wygrał. Ja mówię, to przegrał, kurze, szkoda, żadnej informacji nie mam i tak dalej, szczegółowo. No i nic, zaczynam, to oto finał kategorii 55 kg, w tej kategorii wagowej startował jedyny reprezentant Polski, ale nie powiodło mu się w pierwszej walce, przegrał z zawodnikiem z Kazachstanu. Szkoda. Był bardzo, wiem, że był bardzo dobrze przygotowany, coś tam mówię tego, no ale widocznie rywal się okazał za trudny. No i skomentowałem te kolejne finały, pojechałem do domu, mija 4 godziny i nagle dostaję mail od jednego z pracowników Polskiej Agencji Prasowej, kolegi Jakobsze, i napisane jest tak, że straszny numer wyniknął z Polakiem, bo Polak był w sali rozgrzewkowej przed swoją walką, a tam jest taki surowy regulamin, że jeżeli zawodnik na skraju tej maty nie staje przez 3 minuty, to zostaje automatycznie zdyskwalifikowany. I Polak gdzieś tam się rozgrzewał, wołali go nazwisko w tym tłumie, nie usłyszał. Ale przegrał Polak w tej walce. Przyleciał, nie wiedziałem. Ja miałem tylko zwycięstwo. Ale wiecie, że ja z Edkiem, przez Edka, można tak powiedzieć, skomentowałem raz w życiu mecz w Canal Plus na totalnym przypale. Pamiętasz to jeszcze? Pamiętam. Byliśmy na gali bokserskiej w Sielcach chyba. Walczył Diablo Wodaczek, tak mi się wydaje. I po tej gali towarzystwo było takie jeszcze nie do końca rozgrzane, że tak powiem. Wylądowaliśmy u mnie w domu. I był jeszcze Paweł Zarzeszny, dużo osób było. I Jetek chyba nie miał współkomentatora na następny dzień. I tak koło 6 rano do mnie mówi, słuchaj, ty tak co oglądasz czasami tu Ligę Hiszpańską, skomentujesz jutro mecz Atletico Betis Sevilla. Ja mówię, no ale jak, że ja w ogóle nie umiem tego robić, nie nadaje się. Szczerze mówię, nie nadaje się do tego totalnie. Miałem nadzieję, że zapomni, ale 11 rano dzwoni. Mówię, ty pamiętasz, że tam o 15.50 wchodzimy na antenę? Ja cały spocony. No i poszedłem. Myślałem, że oszczędzi mnie na tej zasadzie, że będzie jechał komentarzem, a ja tam czasami coś dopowiem. A Edek oczywiście, witam państwa, Edward Dudek, Krzysztof Znowski. Krzysztof,
Ale zapomnij, że dziś wspomniałeś, że trochę się interesuje, że coś tam będzie. No dobrze, niech ten kolejny produkuje. Ja Ligę Hiszpańską robiłem tak z doskoku. W naszym programie padała nasza słynna transmisja Waszutarz Betis. W naszym programie padały też historie takie, że w ogóle to jest ciekawe, że Edek jest aktorem z wykształcenia, czyli generalnie jest to... Ja widziałem w filmie Król, tak? Nie, Miasto Prywatne. Ty w ilu zagrałeś w filmach? Jesteś na pewno w filmu Webie. W Filmwebie jestem w dwóch, natomiast jeszcze kilka tam rzeczy statystowałem. A rol teatralny, ile masz? Skrzynki z pomidorami w Banku 2 i tak dalej. A ile masz? Widać cię? Proszę? Widać cię? No tak, z bardzo daleka. Ale ile masz rol teatralnych na koncie? Teatralnych nie liczyłem, no już chyba z 5. Nie, no to rzeczywiście mogłeś nie zliczyć. Ale zagrałeś gdzieś, nie wiem, rolę główną? Nie, znaczy w tym teatrze, jak ci mówię, dwa lata po szkole tylko zdążyłem zaistnieć w teatrze, bo zmęczyło mnie to doklejanie brudu. Już taki numer, że grałem właśnie Jagiełłę, nieraz było po dwa spektakle dziennie. To były czasy takiego przełomu jeszcze postkomunistycznego i były jakieś takie kleje nieprawdopodobne, coś a la Budapren, że jak mi przyklali tą brodę, to potem po spektaklu musiałem rozrywać 15 minut, miałem pokarataną wręcz skórę. A jak były dwa spektakle dziennie, to już naprawdę musiałem... Ale mogłeś zostawić tej brodę i ten spektakl zdecydował o tym nie, bo tam wcześniej grałem młodego żołnierza. Bo miałem przebiłek, tak, bez brody. Bez brody, tak. Słuchaj, na tym polegał numer, że właśnie ta broda mi tak dała mówię, że nie, pracy dziennikarza rozwoju garnitur. Ale mógłbyś chodzić z tą broną do tych lubelskich lokali. To jest jeszcze inna anegdota. Byłem tutaj przez pewien czas w szkole filmowej w Łodzi. Jan Machulski był dziekanem naszym i on akurat, pamiętam, miał z nami zajęcia z podstaw warsztatu aktorskiego, ale któryś raz mi tak, tym razem spotykamy się jako z aktorem ze mną. Jakie macie pytania, pytajcie o wszystko. A ja dopiero dwa miesiące byłem w Łodzi i nie wiedziałem jeszcze, że taka mojecka sława mnie otacza. I on mówi tak, i to było w większości na tym roku, byli ludzie, tak 20 osób mniej więcej, właśnie łodzianie i tam, no i z okolic i tak dalej, znaczy z różnych potem stron Polski. I on mówi tak, no i to, tam w tym filmie opowiada, ktoś pyta, mówi, a gdzie kręciliście tą ostatnią tam scenę właśnie, jak już tego Kramera zrobiliście w Konia i świętujecie to tam w tej pierwszej części Babanko, nie? On mówi, no w takim lokalu Kasanowa, nie wiecie, gdzie to jest? Edek Durda wam powie. Znam cię z filmu. Po dwóch miesiącach. Ciekawe czemu. Bo my też tak wspomnieliśmy taką historię, że generalnie kiedyś miałeś chyba okazję komentować złotą czy diamentową ligę, nie mając w ogóle żadnego nazwiska. O tak. Do Tomka dotarły te informacje, natomiast... Klucz tej całej imprezy był taki, bo Tomek tam wspominał o tym, skąd jest impreza i tak dalej. Faktem wyrwano mnie tam z przed komputera, kiedy przygotowałem się do piłki nożnej jakiegoś tam meczu i była taka historia, że dobrze, trafiłem do tej dziupli i w tej dziupli podałem listę startową, ale bez numerów i akurat był jakiś bieg na 1500 metrów kobiet i ja tak patrzę, Boże, tu są nazwiska tych facetek, a to był meeting, więc bez flag państwowych i tak czytam Kenia, Nigeria, Senegal, patrzę Szwecja. Tak patrzę na ten ekran, jest koło ratunkowe, jest 11 murzynek, jedna biała, nie? Mówię, kurde, Szwedka może być murzynką, ale murzynka nie wychodzi, że odwrotnie nie może być. Jest no tak, jedna ale to nie są, no. To już są rzadkie przypadki. Mówię, idę. Z Senegalu było. I cały ten bieg zbudowałem, inaczej mogę nazwać, wystartowały, biegną do biegu, nie? Mogłem to, albo taka była opcja, albo skupiłem się na tej Szwecji, tak wystartowały, zawodniczka z Szwecji na siódmym miejscu w tych wszystkich dwóch zawodniczek. Pierwsze okrążenie, Szwedka przyspiesza, jest ciągle piąta, czy będzie walczyła pierwsza trójkę, czy takie tego. Murzynki jednak bardzo mocne, wygrywają między sobą, a Szwedka nie szósta, niezły występ Europejki w tej zasadzie. Tak. Ale ja wam muszę powiedzieć tak, że Edka dzisiaj też obecność tutaj jakby nie jest związana wyłącznie z anegdotami, bo kiedyś mnie ktoś zapytał o Edka, to ja powiedziałem tak, że gdybym miał scharakteryzować Edwarda w dwóch słowach, to bym powiedział na bazie tej naszej jednak wieloletniej już znajomości, dobry człowiek. Bo zawsze byłeś takim, powiedziałbym, rozumiejącym problemy drugiego człowieka. Pamiętamy naszego przyjaciela Roberta Rymarowicza, z którym spędzaliśmy dużo czasu i przeżyliśmy mnóstwo historii. Myślę, że Robert tutaj też by dzisiaj mógł być gwiazdą wieczoru, opowiadając swoje wspomnienia. Natomiast słuchajcie, wy tego nie znacie. W czym Edek zawsze był mistrzem świata, to był mistrzem w parodiowaniu komentatorów sportowych i potrafił ich fantastycznie naśladować. Musimy się serdecznie poprosić o taką kronikę ligową, jak komentował mecze Krakowi świętej pamięci Andrzej Szerą, w 14 minucie Jerzy Płonka wykorzystał tę okazję, pasy być może by wygrały. Stało się inaczej, Płonka wola nie strzelił. Później Krakowia jeszcze próbowała zrobić stratę, ale wszystko daremnie. Dobił Krakowian w 90 minucie. Nie, ale to nie, możecie ale obronić. Chodzi też o pełną narrację, bo pamiętasz, to było tak, że było coś takiego.
ta akcja jeszcze bramki pasem nie przyniesie. Ta akcja pasem bramki jeszcze nie przyniesie. Paweł stanął, ucieka zagarek. Ja się w dzieciństwie robiłem, pamiętam, w toalecie mojego mieszkania tam ciasnego z mamą, gdzie się właśnie tam się uczyłem w ogóle modelować głosem i tak dalej. Było coś takiego, że halo, dzień dobry państwu, witam, studio S13. Łączy mi się ze stadionami. Halo, Kraków, tam Wisła gra, dajmy na to, ze Śląskiem Wrocław. Dzień dobry państwu, w Krakowie 1-0, Wiślacy prowadzą coś tamtego. Dziękujemy serdecznie, musimy się przenieść do Szczecina, bo tam ciekawe wydarzenie, powiem Legia. Tak, proszę państwa, w Szczecinie właśnie przed chwilą coś tam. I tak skakałem po stadionach, jak to bracie pukał w głowę. Słuchajcie, a propos Roberta Rymarowicza, świętej pamięci. Czekaj, nie wiem, ja czekałem na sparodiowanie, nie wiem, Dariusza Szpakowskiego. No. Dariusz, znaczy, może bez nazwy, ja może zamiast teraz jest tak... Ja powiem wam jedną ciekawostkę, która pokazuje, obrazuje dokładnie, jak niebezpieczny potrafi być zawód komentatora piłkarskiego. Rok 93 bodaj, pewien właśnie człowiek nazwisko z telewizji polskiej, mecz reprezentacji bodaj z Holandią, gdzieś tam na wyjazd. I to była taka pora, że tak powiem, kiedy Polacy przegrywali generalnie wszystko, nie? I ten człowiek, którego tam byłem przełożonym i tak dalej, mówię, nazwiska nie wymienię, chociaż możecie się gdzieś tam delikatnie domyśleć, już miał taki przygotowany speech klasyczny, że około 70-75 minuty już były właśnie... Ciekawe, kogo chodzi. I on zawsze mówi tak. No i niestety, kolejna porażka biało-czerwonych. Polska piłka wymaga zmian, strukturalny reform, szkolenia młodzieży, taki cały spis wygłaszał. A ja akurat tego dnia byłem na Woronicza, odpowiedzialny byłem za informacje i tak dalej, i nagle dzwoni telefon, odbieram ten telefon, wysłucham. Proszę pana, dzwoni plutonowy taki jakiś tam z jednostki reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Jeżeli pan ten i ten nie przestanie pieprzyć kolejny raz swoich głodnych kawałków, to patrzę, jest to na kompanii nas 400 chłopa, przyjedziemy i zamienimy w ruinę całego momentu. Ja mówię, proszę pana, pan się wstrzyma, bo ja mówię, ten pan jest przy mikrofonie, ale nie tu w Warszawie, tylko jest tam na miejscu na stadionie tego. Aha, ale proszę koniecznie przekazać. Uratowałeś budynek na Woronicza. Czyli już wiemy, dlaczego wciąż stoi gmach Telewizji Polskiej. Durda, człowiek, który rzucał sam braku mojego Woronicza. Słuchajcie, jaka jest sytuacja? Co tam się dzieje? Opowiedz trochę. Nikt nie wie, pieniądze. Damian Prosty Chłopak cały czas prowadzi. 5800 zł już żeśmy zebrali. Donatów? Donatów nie liczę, bo nie kontroluję, się pomaga. No już się nie przerzucam. Cały czas tutaj beka jak na pato streamie, dużo uśmiechniętych buziek. O, właśnie jechało 400 zł. Kopman nam tutaj coś przerzucił. Marcin Southampton, 250 zł. Ola Wasung, którą kojarzycie z pytań, tak. 250 zł. Olu, dziękujemy. No i tu tak zasuwa czat. Czat trudno skontrolować, rozumiem. Ciężko mi zatrzymać. Są życzenia, pozdrowienia dla Edka. Gdzie ty w ogóle musisz do nas częściej wpadać? Właśnie, takie są żądania. Nie, jeszcze nigdzie nie idziesz. A propos komentowania dziwnych sportów, to znacie wszyscy Marcina Harasimowicza, który w pewnym momencie zapragnął być aktorem i przeprowadził się do Hollywood. Ale zanim przeprowadził się do Hollywood, komentował wszystko, co mu dawali. I zawsze mieliśmy do niego jedno pytanie w redakcji. Marcin, co komentujesz? A on mówił, dzisiaj taki mecz za 300. Nie interesowało go w ogóle, kto z kim, tylko tak, za 300. I brał wszystko. No i patrzymy, komentuje golfa, tak? Zawody w golfie. Mówimy, ty Marcin, czy ty nigdy w życiu nie miałeś kija od golfa w ręku? Jak to jest możliwe, nie? A on mówi, golf lubi ciszę. Bardzo słusznie. Komentował go. Bardzo słusznie. Natomiast raz się niestety wysypał. Komentował drugą ligę siatkówki kobiet włoską. Włoską drugą ligę siatkówka kobiet. I one miały reklamę jakąś na plecach. Strzelam. Kasucci. Siostry Kasucci? Kasucci, tam przyjęcie Kasucci, odgrywa Kasucci i tak po 10 minutach się dopiero zorientował, że za dużo tych Kasucci. A to reklama. Rodzinna. To ja wam opowiem, jak całe szczęście nie zostałem. To buty były w Polsce. Były Sofixy, buty Kasucci. Ja sam miałem ze dwie pary. Jedne pamiętam, takie miałem szpanerskie, zielono-brązowe, z zielonymi końcówkami. Ciemno-zielone. Pracowałem. Uwaga, coś jakiś komunikat. 500 zł. 500 zł. Nie widzę jeszcze, kto to wrzucił. Panie Jurożek, dołączamy do czatu. Wyobraźcie sobie, że dział sportowy dziennika, no to nie można się było zajmować tylko ukochaną piłką nożną, tylko wszystkim, różnymi dyscyplinami. Jak dział sportowy dziennika? No, w gazecie wyborczej.
Ja pracowałem w Gazecie Wyborczej. Aha, bo myślałem, że o Gazetę Dziennik ci chodzi. Nie, rywalizowaliśmy. Ale i wyobraźcie sobie, że niestety jako kota młodego tutaj dziennikarza, który tam piłka nożna, dobra, a tutaj są Mistrzostwa Polski w zapasach, trzeba jechać i w judo. I w judo miałem szczęście, bo pojechałem do Gdańska na Mistrzostwa Europy, gdzie zaczęła się kariera Pawła Nastuli, złoty medal, Bata Maksymow, Rafał Kubacki i tak dalej. Dzięki temu pojeździłem po świecie z judo, byłem, ekspertem od judo. Ale niestety zostałem też zrzucony na front zapasów, pojechałem na jakiś tam turniej warszawski, bo miałem jechać na igrzyska do Atlanty, no więc żeby poznać to środowisko i tam już ci trenerzy właśnie tacy zadowoleni, no że umówmy się, nie jest to dyscyplina oblegana przez dziennikarzy, już telefony, tam zawodnicy. No i pojechałem do tej Atlanty, a tam, jak pamiętacie, 3 złote medale w zapasach, pierwszego dnia 2, Wroński, Wolny, Zawadzki i ja, był tam taki Dom Polski, gdzie następnego dnia po medalu zawsze przywożą... Srebro chyba Fafiński, brąz Tracz, nie? W ogóle wielki triumf polskich zapaśników, jak kiedyś tam w Tokio bokserów. I był Dom Polski, Avondale, tam przywożono zawsze medalistów na spotkanie z Polonią. Dziennikarzy tam nie było, ja tam byłem jedyny, więc zawsze mogłem usiąść i zrobić duży wywiad. I właśnie szczerze Ryszard Wolny mi opowiedział, że w ogóle cudem jest ten jego złoty medal, dlatego że on miał bardzo ciężką kontuzję. W ogóle miał nie lecieć do tej Atlanty i mówi, wyobraź pan sobie, że jeszcze 3 miesiące miałem kontuzję kręgosłupa tak silną, że 3 miesiące przed wjazdem na igrzyska nie mogłem zejść do wózka tego wiesz, zapaśniczego. No ja tu wysłałem, a następnego dnia chodziła z jednodniowym opóźnieniem. Ja czytam, a tu koledzy i już nie wymawiając, wicenaczelny taki do nas przyszedł. Nazwisko, to nie ma tabu. Nazwisko. Piotr Pacewicz, wybitna postać, ale akurat właśnie on miał wtedy takie powiedzenie do nas. Wy, on przychodził, żeby nam te teksty trochę podkręcić, żeby były fajne. Mówi, wy mi wrzucajcie prozę, ja z tego zrobię poezję. I zrobił taką poezję, że patrzę, ostatnia strona, wiesz, no to super miejsce dla młodego dziennikarza dostać wywiad na całą stronę. Ryszard Wolny, / jeszcze 3 miesiące przed igrzyskami w Atlancie nie schodziłem z inwalidzkiego wózka. Ja mówię, Jezus Maria, nie szukajcie innego eksperta. Ja jestem spalony w tym środowisku i spotkałem Tracza, który był trenerem w Londynie w 2012. To było nasze pierwsze spotkanie w tych wszystkich latach. Ale pamiętam. Nie, mieliśmy dużo śmiechu, no wiadomo, ale to ja tak zerwałem z zapasami. Jak w fakcie był wysłannik na turniej koszykówki, nie miał pojęcia o koszykówce. I konferencja prasowa przed finałem, czy tam przed półfinałem, przed jakimś meczem. No i w pewnym momencie do dziennikarza faktu zwrócił się trener reprezentacji Polski i mówi tak, chciałem panu tylko jedno powiedzieć. To nie jest turniej Korczaka, tylko Koracza. Piosenkę pana Koracza chciałem usłyszeć. Przypomniało mi się, jak był mecz Polska-Francja w Paryżu. No tak. I Paweł Zarzeczny przyjechał do hotelu, gdzie było spotkanie byłych reprezentantów, którzy mieli rezerwację na federacji. Generalnie trwała impreza, a 4 dni nie odbierał telefonu, jeszcze w Super Ekspresie pracował. Kasiu Marcinek dzwonił tam cały czas, abonent czasowo niedostępny. W końcu się dodzwania dzień przed meczem, mówi Paweł, ty nic nie piszesz, my to musimy gdzieś z papu brać informacje. Kto tam jutro grał? Mówi, nie no, w bramce Dudek, a potem nie, ale o co ci chodzi? No ale nie no, żebyś jakiś chodził, nie popisuj się. Wieczorem trwa impreza, Pawłowi się już nie chciało wracać do swojego hotelu. Więc się dowiedział, że ma pokój Andrzej Szarmach, poszedł do recepcji i mówi... Że czeka na Szarmacha pokój, on ma nazwisko Szarmacha, dodawaj w klucz. No i ten Andrzej Szarmach miał przyjechać na drugi dzień, ale jednak się zdecydował i przyjechał późno. I mówi, że to mam tu pokój, my z Jeszałmachem. Nie, że pan wziął pokój, pan generalnie ten klucz wziął i śpi. Nie, że dopiero przyjechałem. No i zabrał jakiegoś pracownika hotelu, idą na to 4. piętro, jakiś tam, nie wiem, pokój 421, otwierają drzwi.
zapalają światła, tam Paweł śpi. Mówi, Paweł, co ty tu robisz? No, ci Francuzi nie wiedzą, o co chodzi. Nie popisuj się, gaś światło, chodźcie kłać. Andrzej, nie popisuj się, chodźcie kłać, już gaś to światło, bo śpię. To była chyba najsłynniejszą chyba transmisją w historii. Czym o tym opowiadaliśmy? O historii klubu Kibica, jak Edek komentował, skomentował słynny mecz. Napędzili się nawzajem z Pawłem. Wiesz, parę razy szukałem gdzieś tam w archiwach. Gdzieś to jest, Płoc, ale nie możemy tego... Łęcz nagrała z Wisłą Płoc bodaj. Jakiś straszny paździerz to tak, musiał tak, być. Ale to w ogóle był... Musicie wiedzieć, zaraz Edek zaraz opowie, ale musicie wiedzieć, że wtedy był taki czas, kiedy nie było transmitowanych wszystkich spotkań w Kanale Plus naszej ligi, tylko transmitowany był chyba jeden mecz z piątku, jeden z soboty, jeden z niedzieli, a pozostałych pięć meczów było... Nie! Gorzej! A nie, Klub Kibica. Klub Kibica Ligi Polskiej. Tygodniu dopiero wchodziło. I to było, to było od poniedziałku, były komentowane te mecze. No najgorzej, jak siłą rzeczy znałeś wynik, no bo wieś teraz tutaj siadaj i komentuj mecz. No już było wiadomo, że Łęcz na Płocę. I jeszcze o 8 rano pierwszy, potem po kolei już 8:10 i tak dalej. I siada Edek z Pawłem. I Paweł przyszedł taki, właśnie chyba widział, że znał wynik i dlatego się załamał. Siadł ze mną w tej dziupli, ja z nim nie musiałem niczego tamtego, ale już byłem po 15 minutach też zmęczony. I chodziło o to, że tego. I zaczęliśmy komentować. Paweł oczywiście wszedł na swój taki wyluzowany diapazon, a ja w związku z tym, że też po prostu przy nim trochę byłem już tego, to... To też tak żeśmy ten. Wiesz co, ja tylko pamiętam strzępy tej transmisji, natomiast powiem ci, że fantastyczna akcja. A oni byli tak beznadziejni, w tym meczu ci piłkarze jeszcze gorzej, jakby właśnie z wesela wyszli. Nie będzie tego w bibliotece PZP? Oni w pewnym momencie już stwierdzili, że już pójdą na totalną bekę, że coś jest fantastyczne, fenomenalne, kapitalne, że mimo, że było totalną kupą i totalnym paździerzem. To Paweł oczywiście napędzał jako Dmo się chyba tam oburzył. Że Krzysztof Dmoszyński, prezes Płocka, że nie, no, że pozdrawiam, że nie, że tak nie może być. Nie, oni grali parodię. Jest to chyba uczciwe, ale po prostu to było takie, za przeproszeniem, coś tam połączone z dziadostwem. Tak, wow. Słuchajcie, mówi nasz pan producent Konrad Mazur. Nie katolik, taki nick, 1187 głosów i znam tą osobę. Złotych. Złotych, a powiedziałem czego? Głosów. Złotych oczywiście. Ale zostaje na idziesz w następnych wyborach. Mój głos. To nie wieczór wyborczy, pamiętaj. Tak, przepraszam. A Damian, prosty człowiek, podwyższył do 600. Prosty człowiek, podoba mi się ten. To jest pewnie od prostego reportera z Dębicy. Bardzo dobrze. Ja to jest prostym reporterem ze Stalowej Woli, tak? A to znaczy, że jest najwyższym tej donatorem i on będzie mógł sobie w tym momencie wybrać. Tak, tak, tak. Czy mogę powtórzyć z mojego? Oczywiście wpadło. Powtórz donate. 10 000 donatów. Z 10 tysięcy przekroczyliśmy. No dobrze, bo chcemy zamknąć. Wow. Grzesiek Gawin, który też u mnie na live wpłacał olbrzymie do donaty, teraz wpłacił 500 zł. Podczas premierowego streama na kanale sportowym Mateusz Borek wytrzymał 3 sekundy obecności osoby po jego prawicy bez złapania tejże osoby na rękę. Czyli chcesz powiedzieć, że już tam będą statystyki do tego. Będzie ile razy złapałeś. Dobra. W donatach mamy piłkę z autografem Ronaldo, mamy koszulkę reprezentacji, mamy mamy książkę Sebastiana Mili, mamy grę FIFA 20 razem z koszulką i mamy książkę Ja Futbol Zlatana Ibrahimowicza, a w się pomaga mamy kolację, o której jeszcze powiemy, bo to nie będzie kolacja z rękiem, koszulkę Piotrka Broszka, rękawice Piotrka Świerczewskiego są tu, piłkę z autografami Marcina Gortata, Maćka Zielińskiego i Kobiego Bryanta książkę. I koszulkę Roberta Lewandowskiego tutaj za... No i powoli pierwsze wpłaty się pojawiają. Za koszulkę Roberta Lewandowskiego ktoś przed chwilą 500 zł wpłacił. Wow. Więc na pewno to się jeszcze mocno do grubo nie rozkręci. Za 500 to my zawsze przebijemy. To musi być cena minimalna. Proszę bardzo. Czy ty pamiętasz, Edziu, że kiedyś zdarzyło się, nie będziemy tutaj bardzo długo, to brawo. Może byś Metka poprosił? Flisu, najlepiej na rachunku. Pytanie do... czy masz... Wiedziałem po prostu, że coś tego mi się przydarza. Zaprosiliśmy cię, ktoś to musi przykryć, jak to mawiamy. Czy ty pamiętasz, że Kazek Węgrzyn ma z tobą związaną największą traumę w życiu?
W Białymstoku coś? Nie, kiedyś też się zdarzyło, że... Ale ty znasz, opowiesz to, jak do Białego Kazek jechał? Ja tylko wiem, że gdzieś tam nie było telefonu włączonego i jakieś tam rozpaczliwe też, że Kazek gdzieś tam jedzie, próbowali go namierzyć, coś, miał wyłączony telefon, potem włączył, okazało się, że jest dopiero na dworcu, także cały wstęp nie, do meczu... Jakimś autostopem coś? Czy nawet coś takiego i przyjechał już w trakcie pierwszej połowy. Nie, nie, ale był jakiś taki mecz, który też komentowałeś z Dziupli w kanale, nie pamiętam jakie to było spotkanie, i wyszedłeś w przerwie. Gdzieś się zapodziałeś pewnie w toalecie i na początek drugiej połowy Kazek został sam. Już i potem miał słabkę. I Kazek został sam i mówi: będę mi podał smoku, ja nigdy w życiu nie byłem tak zestresowany. A chodziło naprawdę minutę dwie gdzieś tam. I Kazek został, jedziesz. I Kazek: no, witamy państwa po przerwie. Bo to jest to napięcie, jak dawca liczy. Uwaga, wchodzicie. 5, 4, 3, 2, 1. Zgodzicie, wiecie, czego mi szalenie brakuje? No. A na czym zjedliśmy zęby i spędziliśmy lata? Puchar Narodów Afryki. No, mieliśmy okazję. Bambo za bobo wchodzi. To nie. Z 6 czy 8 turniejów skomentować. Kiedyś już nie komentowaliśmy Pucharu Narodów Afryki, to pamiętasz, był ten taki komentatora, wzięli jakiegoś rodowitego mieszkańca, chyba nie wiem, Senegalu czy Nigerii. Tak, 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 on bardzo śmiesznie Tomek mówił po polsku. Tomek zmyślał takim różnym. Znakomity był ten, on tak komentował, tak przekręcał wszystkie zdania, że to było genialne. A słuchajcie, a propos komentarza, to mi się przypomniała moja anegdota jeszcze żeby... Edziu, wymyśl coś jeszcze, musisz powiedzieć jakąś petardę. Ja mu zadam pytanie, petardę. Posłuchaj, kiedyś komentowałem mecz, wydaje mi się, że z Grześkiem Mielcarskim, na stadionie, bo tak mi się przypomniało z wodą, na stadionie Amiki Wronki. I to był mecz... To ci przypomniało z wodą na stadionie Amiki. A to uważaj, była lodówka zawsze pełna alkoholu. Ale uważaj, ja bardzo dużo piję wody przed transmisją, no i potem powinienem się udać jeszcze przed meczem zrobić jedynkę, no, siku, żeby, no, móc, siku, żeby, no. móc, żeby móc ten mecz spokojnie skomentować. Ale nie zrobiłem tego. Komentuję z Grześkiem ten mecz, pierwsza połowa, okej, okay, w przerwie już czuję, że nie jest najlepiej. Druga połowa, ten mecz beznadziejny w ogóle, Amika przegrywała jakoś to spotkanie i teraz słuchajcie, 90 minuta, ja już siedzę tak, ja już po prostu nie mogę, siedzę zgięty, tylko marzę o tym, żeby to spotkanie się zakończyło, bo już nie mogę wytrzymać. I pech chciał, że w 90 minucie albo w doliczonym czasie gry kontuzji doznał niestety bramkarz. A jak bramkarz doznaje kontuzji, no to trzymamy. To trzymamy i ten bramkarz. I ty też musisz trzymać. A ja trzymam. I ja napisałem do Mielcara, też wziąłem kartkę, ja mówię: jedziesz. Zostawiłem tę kartkę, wypadam, bo już nie dałem rady. Wypadam z tej Dziupli i teraz nie wiem, czy pamiętacie, jak jest zbudowany. Mówię, zawsze stadion, brać butelki od starego mleka. Tam był parking z tyłu. Stadion, nie, z tyłu za trybuną, tą jedną, to wtedy jeszcze była taka trybunka zrobiona z wału. Las z wału. Lasek taki no. Wał i od razu wał z ziemi, gdzie były krzesełka z jednej strony w kierunku boiska, a za tym od razu płot, siatka. No ja już nie miałem czasu i nie miałem siły gdziekolwiek lecieć, tylko od razu z tej budki przez ten wał i pod ten płot i sikam. I teraz wyobraźcie sobie taką historię. A obok 90 minuta, 0-2, ten bramkarz leży, zniesmaczeni ci kibicami i idzie jakiś takich dwóch takich lekko już takich pod zapijaczonych gości pod humorkiem i tak stanęli obok mnie i tak: beznadziejna ta Mika, o patrz. Smokowski też nie wytrzymał, jak wyszedł, nie mógł tego oglądać do końca. Przepraszam, kwestia techniczna do naszych realizatorów z czatu. Skarżą się, że na sekundę tylko się pokazują donaty. Tak, właśnie walczymy z tym. Walczymy z tym? No, przepraszam. Przypomniała mi się też historia, właśnie to mi opowiedział, to od razu się przypominał finał Champions League. Ty zobacz, w ogóle się nie przydały. Finał Champions League. Daj, prowadź element kart. Chyba nie damy rady. Finał Champions League, jechałem na Wembley z Zivim Bońkiem. No i wiesz, już czułem przed meczem, że 45 minut, może 60 wytrzymuję spokojnie, więc zdecydowałem się już w tym tłumie nie przedzierać przez 16 rzędów, żeby znaleźć ubikację. W przerwie wyszedłem, ale kolejka na 15 minut w jedną stronę do ubikacji, więc wróciłem, mówię: dobra, to już nie piję tej wody, wytrzymam spokojnie. Pytam się wydawcę Michała Wielińskiego, mówię: słuchaj, co po meczu? On mówi: Mati, po meczu 100% reklama, czy jest dogrywka, czy nie ma dogrywki, przed dekoracją 90 minuta, schodzimy 5 minut reklam i wracacie. No i wiesz, mam od 60 już przekładankę jak Czerkaski w NHL, bo już ciśnienie jest totalne. No i
nagle w 85 minucie jednostronny komunikat, bo już nie możesz się odezwać w drugą stronę. Zmiana decyzji na emisji, ciągniecie do końca. A to już jesteś, wiesz, od 25 minut jesteś poza grą, bo już ci wszystko podchodzi. No więc też napisałem do Zbigniewa Bońka, Zibi, jedziesz. Zerwałem się po ostatnim gwizdku, także tak by... Nie wiem, kto mi to... Sam 3 minuty nie wiem, kto mi to opowiadał. Myślę, że może Maciek Iwański z TVP, że z Jerzym Dudkiem niedawno na Anfield komentował mecz i siedzieli w pierwszym... Niedawno, 6 lat temu. W pierwszym rzędzie siedzieli i właśnie Jurek mu mówi w przerwie, słuchaj stary, muszę iść do toalety. No, nie dam rady. A na Anfield, jak wiecie, jest strasznie ciasno. Nie da się wstać i pójść, bo po prostu wszyscy musieliby wstać. No nie, teraz się da, bo to było właśnie, dlatego ci powiedziałem, że to było parę lat temu, bo to był słynny mecz, gdzie się z nim umawiał na komentowanie Bożydar Iwanow, a on nie odbierał telefonu i potem Bożydar go spotkał z Maciejem Iwańskim stanowisku. A, właśnie. No, ale to było stare Anfield, gdzie jeszcze stanowiska komentatorskie były na poziomie 8-90 metra. I żeby wejść od murawy, z tego rzędu, to wszyscy musieliby wejść, żeby cię jednak opuścić. Stadion nowy, ta trybuna się zmieniła, został ten stadion przebudowany i zdecydowanie są wyżej stanowiska komentatorskie. A że siedzieli w pierwszym rzędzie, przeskoczył na murawę i zniknął. I nie ma go, nie ma. Skończyła się połowa, ten już zaczął drugą połowę i Jurek gdzieś tak wszedł, no tak w okolicach 60 minuty. Ups. Dopiero zatrzymany przez policję liverpoolską. Przebił, jak zbiegł na tą murawę, no i tam siedzą, jest już z nami Jurek. I mówi, bo tam mecz trwa, nie wiem czy jeszcze tam był. Kto tam był wtedy? Może był Brendan Rodgers. Tak. On i Jurek mówi, teraz myślę, że w 67 minucie wejdzie James Milner tam za Andersona i nagle wchodzi James Milner za Andersona. Za chwilę. W okolicach 70 myślę, że teraz powinien wpuścić tam, już nie wiem, Wijnalduma za tego. Rzeczywiście. I okazało się na koniec, nie powiedział tego na wizji, że on no nie miał gdzie do najbliższa poszedł talenta. Poszedł do szatni. Do szatni. Tak, i tu akurat trafił na odprawę w przerwie. Odlać. Oj, to rzeczywiście. No. To jest telewizja. Po prostu wszedł w środku odprawy. O, hello. O, Jurek, tam. Dobra, to my tu sobie pogadamy. Edziu. A propos jeszcze komentatorów, ekspertów, tak zwanych był piłkarzy, to nieraz jest coś takiego, sami wiecie doskonale, że są bardzo trudno reformowalni, jeśli chodzi o wymowę nazwisk. Dla mnie pozostaje do dzisiaj największym, że tak powiem, numerem, jak komentowałem z Dariuszem Kubickim kiedyś mecz bodaj Arsenalu z kimś tam i pamiętam, że tam był Thierry Henry grał tego i ja tak co chwilę tak, no i teraz Thierry Henry coś tam tego zagrał piłkę świetnie. Henry. No tak Henry rzeczywiście jest tego i tak cały czas ja tak go szturcham i tak specjalnie. Okay. Thierry Henry rzeczywiście rozgrywa świetny mecz. On tak, no tak, trzeba przyznać, że Henry jest naprawdę w formie. To genialne było, bo ja bym rozpoznawalny w nazwiskach są nieraz mniej tego, ale z tym było genialnie. Nie no, rozpoznawalny jak ten sędzia z gry. O, z Niemiec. No, Niemiec. Albo drużyna szwedzka. To jest najlepsze. Słuchajcie, to ja miałem taki, komentowałem to na Eurosporcie. Edek jest, muszę wam powiedzieć, facetem, który się błyskawicznie gotuje. Jak typowy aktor. Tak, bardzo prawda. Łatwo go ugotować. Edek się najszybciej sam gotuje. To znaczy sam wpada w taką, dostaje takiego śmiechu, że się sam, że już nie jest w stanie nic powiedzieć. W związku z tym jego drugi, który siedzi obok niego, ekspert czy komentator, również się gotuje razem z nim. Jednak kiedyś mieliśmy do skomentowania spotkanie, nie wiem, opowiadaliśmy to czy nie? Z Hearts? Chyba z Hearts nie opowiadaliśmy. Nie, Hearts opowiadaliśmy też o sędzi. Bo ja chyba widziałem fragmenty, ale nie powiedziałem. Z Hearts tak, chyba nie było, to chyba nie było tej opowieści. Ja miałem przygotowane notatki. Edek postanowił mi przeczytać z tych notatek i jak to Edek robił takie miny. Rozciąganie to szczękowe. Tak. I drużyna, i tak mi zagląda przez tak, drużyna Partizana Belgrad w drodze do trzeciej rundy Pucharu UEFA i mi zagląda, zapuszcza mi żurawia, ja już widzę co się zaraz stanie. Widzę co się stanie. Drużyna Partizana Belgrad eliminowała w pierwszej rundzie Ferencvaros, by w drugiej wpaść. Jednak tutaj robi wielkie oczy na szkocki, patrzy na mnie. Ja już się chowam. Edek już też się śmieje, już wciskamy tak zwany zwierak. Hearts of upadliśmy obaj i tak ten głos zawieszony był na antenie chyba dobry kilka. Jak nie wiem, człowiek jakby mówił. Ale setki miałem z 20 transmisji, że coś nas rozśmieszyło raz.
To już koniec. Wystarczyło, że padło to słowo i było między 15 a 25 minut ciszy na wizji, bo co się pojawiało, jedno, dwa słowa, to było... Słuchajcie, chcę wam tylko powiedzieć, że dzieją się rzeczy niesamowite. Niekatolik wpłacił już 2375 zł. Na donate. Tak, a Grzesiek Gawin 900 zł. Dzięki. Bardzo ładnie. Brawo. W ogóle 300 zł od zamknięcia pierwszej cytacji. Właśnie, 300 zł od zamknięcia pierwszej cytacji. Ja się zastanawiam, czy nie powinniśmy Edka naciągnąć jeszcze na jakieś anegdoty aktorskie. Ja ostatnio słyszałem kapitalną anegdotę, nie moją oczywiście, tylko Cezarego Pazury, jak zdawał swoją... A z jakim będziemy zagrać najwybitniejszym aktorem w ogóle? Właśnie, albo najbardziej znanym. Na scenie czy w filmie? Na scenie to miałem okazję tam parokrotnie z wielkimi nazwiskami mówić. Natomiast myślę, że to jest jakby na inne opowiadanie. Natomiast opowiem wam anegdotę związaną z moim kolegą z Ogólniaka, który zdawał do szkoły teatralnej w Krakowie. To był gdzieś tam rok po tym, jak ja już się dostałem. No i towarzyszyłem mu w tych egzaminach i było coś takiego, że on tam siedział w korytarzu, tam wiadomo tych 20 delikwentów w danej eliminacji i tam po kolei egzaminowano daną postać. Komisja po przesłuchaniu jednej osoby przy otwartych drzwiach. Następny proszę, tak do lekarza mniej więcej, nie? A ten kolega, owszem, miał tam aspiracje aktorskie, w sumie niezły wygląd, ale miał coś takiego jeszcze jak taki szczękościsk, że bardzo niewyraźnie mówił, nie? No tam, następny proszę. Jest to lekki problem w aktorstwie. On wszedł w te drzwi i oni do niego, i on tak mówi na wejściu, dzień dobry, oni tak, proszę. Dzień dobry. Dziękujemy, następny. Barszczyk, proszę. Barszczyk, dwa barszczyki. To ja szybko mam opowiem, to było bardzo zabawne. Cezary Pazura, obrona pracy jest taki spektakl dyplomowy. O, Barszczyk. Zamknęliśmy oficjalnie pierwszą stację. Brawo. Brawo. Dziękujemy. Zebraliśmy na Marcelka chłopca, który uciekł cudem śmierci, chorego na nowotwór. Wygrał z tym nowotworem. Nie chodzi. Zbieraliśmy po to, żeby mógł mieć zrobioną operację na nóżki i mógł zacząć chodzić, a może nawet grać kiedyś w piłkę. Dziękujemy. Okay. Dziękujemy teraz bardzo. Zaczynamy. Teraz Wojtuś, czekaj, muszę wziąć, bo nie znam na pamięć, ale wrzucałem ale stanowi nasi widzowie, musimy tak zagęszczać. 21 tysięcy złotych chcielibyśmy to dzisiaj zrobić. I no wiecie, no Wigilia jutro jest, więc my też nie chcemy tutaj się... Wojtuś miał jeden punkt w skali Abgar, ale okazał się fajterem, był wcześniakiem, walka o życie udała się wygrana, ale teraz... Przedanie Bogusław Leśnodorski. Mogę dać 1000 złotych na te donaty za książkę Ibry? Tylko kurwa nie wiem jak. Właśnie, jak to? No to jak ma to? Daj, no weź, gdzie jest Ibra? Gdzie jest Ibra? Nie, i tu jest, Kasia, ale czy jest na donate, czy Ibra? Może tak, Ibra jest na podpisać na tej książce od razu. Ibra jest na donate. A poczekaj, nie otwieraj, może on nie chce. No zapytaj go, czy chce. Tam mu się podpiszemy z okazji tej kolacji. Za 1000 książkę to jest dobra cena, nie? Myślę, że dobra. No tak. Damy ją za 1000, halo. Zapamiętujemy tutaj, byłby wtedy drugim. Ale poczekaj, bo nawet funtach. Panowie, ale strasznie szybko donaty. Lecą te donaty. Widzę, że ktoś w funtach wpłacił, ale nie zdążyłem nawet zobaczyć kto, co, jak. 70 kolejnych donatów. 70 kolejnych czeka, donatów, ale wyhamujcie je. Wyhamujcie, żeby one się na dłużej pokazywały. Dobra, walczcie skuteczniej, bardzo prosimy. Taki 1000 złotych od Bogusława Leśnodorskiego to jest drugie miejsce za niekatolikiem, a przed Grzegorzem Gawinem, który wylicytował koszulkę na poli. Nie wiem, czy Bogusław Leśnodorski to przeżyje, żeby być drugim. Do mnie, nawet w Wigilię jutro mogę. Ja Bogusława Leśnodorskiego nie chcę podpuszczać, ale on nigdy nie żeby być drugi. Ja chciał powiedzieć, Robiłem u siebie kiedyś zrzutkę na licytację wyjazdu do Barcelony na wybrany mecz Ligi Mistrzów, nocleg u mnie w domu. Tam w Barcelonie i że razem idziemy sobie na mecz. No i dwie osoby walczyły, Leśnodorski i jakiś wtedy mi nieznany pan. Jeszcze była Ewa Mendes walczyła. I nieznany mi pan, wówczas nieznany. I wygrał chyba Leśnodorski 24 tysiące, ale druga osoba wpłaciła 20, no to uznałem, no też musi polecieć, bo ta 20 to musi polecieć. Spała w korytarzu. I nie, Bogusław poleciał rok później, natomiast ta osoba przyleciała na mecz Barcelona PSG 6-1. Ciepły czy nie? Ciepły, dziękuję bardzo. Czyli historia. Zamiast jednej nocy została 5. Z dwójką dzieci. W ogóle bardzo, okay, fajna, tak? Bardzo fajna przygoda. No to bardzo tani wyjazd. Ja też bym poprosił o Barszczyk, tylko tym razem właśnie Barszczyk. Powiem wam jedną historię a propos dużych nazwisk.
bo tu ale... latają różne te. Sposób jak oszukać kochany system. Kochany pan, musi pan nam odejść z tego, z kamery. Dobrze, sposób, dzięki. Sposób jak oszukać system w takiej na przykład restauracji ekskluzywnej, jak dzisiaj jesteśmy. Mam kolegę, bardzo bogaty człowiek, bardzo, bardzo. Poleciał do Paryża, hotel Ritz, idzie do konsierża. Hotel Ritz, tak? Tak, Ritz, Ritz w Paryżu. Ten prawdziwy Ritz. Prawdziwy, idzie do konsierża, mówi, chciałbym, żeby pan mi zarezerwował na dzisiaj wieczór kolację w restauracji tej i tej, podaje nazwę. Ten konsjerż mówi, proszę pana, pół roku się czeka, nie ma szans w ogóle, nawet nie masz sensu, żebym dzwonił, bo to jest to niemożliwe. Niech pan zadzwoni, bardzo pana proszę. No to ten konsjerz, chcąc nie chcąc, bierze telefon, dzwoni do tej restauracji. Mówi, dzień dobry, dzwonię z hotelu Ritz, mamy tu klienta, chciałby zarezerwować kolację na wieczór. Proszę pana, przykro mi, w listopadzie, tam 16 listopada mamy pierwszy wolny stolik, to jest maj, wiesz, coś. No i to mówi, mówił, że 16 listopada, gdyby pan chciał, to mogę zarezerwować teraz na 16 listopada. Mówi, nie, proszę mi dać do telefonu. No i ten daje, konsjerz już widzi, patrz na mojego znajomego jak na wariata lekkiego. Mój znajomy bierze telefon. Mówi, dzień dobry, chciałem zarezerwować na dzisiaj wieczór stolik w restauracji. Nie, jak już mówiliśmy, jest to możliwe, trzeba czekać pół roku, 16 listopada jest najbliższy termin. A ten mój znajomy mówi, ale ja się nazywam Michael Jordan. I taka cisza w słuchawce. Przepraszam, jak pan się nazywa? Michael Jordan. A skąd pan dzwoni? Z hotelu Ritz. A, to wie pan co, to my dostawimy stolik na dzisiaj, to nie ma problemu, my dostawimy, to zapraszamy o 20, tak? Ile osób? To mówi dwie osoby. Będzie czekał stolik. Godzina 20, mój znajomy. No, jak Jordan nie wygląda, ewidentnie. Grubszy i biały. Idzie do tej restauracji. Z daleka podobny. Ci wszyscy kelnerzy czekają na baczność czekają. Trzymają się Michael Jordan. Piłki, żeby podpisy wziąć. A przychodzi i mówi, dzień dobry, mam rezerwację na nazwisko Michael Jordan. Ja się patrzę, a jak to? No, niezły ząg. No, Michael Jordan, rezerwacja, stolik mu. A, tak. No, system. No. To jest patent. Oszukał system. To jest patent. Na Michaela Jordana teraz? U nas to nie zadziała. Na durdę będziemy brać. Tak, no, na Edzia durdę. Ale słuchajcie, rozmawiamy o takim Kasanowie, o takich historiach. Była taka historia z tego czasu, wiadomo, że palenie szkodzi. Był taki dzień bez papierosa, w listopadzie zawsze jest rokrocznie. I pamiętam, pracowałem przy Nawrocznicza, mój ówczesny szef Zygmunt Lenkiewicz mówi, młody człowieku, przygotuje pan całą kampanię. Ja tam pojechałem do jakiegoś klubu studenckiego, poprosiłem, żeby zrzucili wszyscy pety do jednej popielniczki, że oni tacy właśnie na to i tak dalej. No i przy okazji skontaktowałem się, tam podpowiedziano z takim słynnym antywrogiem nikotyny, panem profesorem Zatońskim. I to były czasy, kiedy nie było jeszcze komórek, 93 rok. No i było coś tak umówione, że... Czemujesz telefonów. Na antenie puszczali ten klip, który zmontowałem z tego klubu studenckiego i tak dalej, za zgodą oczywiście tych żaków. Natomiast o 20 miał się pojawić tego dnia w redakcji słynny profesor Zatoński, który miał odbierać telefony i doradzać, jak rzucić palenie. I było tak, że wszystko tam sobie płynie, już zbliża się godzina 20, mniej więcej tak za 20. Ja siedzę w tej redakcji, odpowiedzialny za to wszystko, za ten projekt. I był tylko jeszcze właśnie mój szef Zygmunt Lenkiewicz, on tak przychodzi. No i jak tam? Ja mówię, no wszystko w porządku, tylko jeszcze tego profesora nie ma. On mówi, dzwonił pan do niego? No jeszcze mam tylko stacjonarny, do domu dzwonię, w domu nikt nie odbiera telefonu, czyli pewnie jest w drodze. A za ile będzie i co dalej, to nie wiem. On mówi, no to dobra, jeszcze poczekałem, może się pojawić. Za 5-8, za 3-8. I ja mówię, no nie ma go jeszcze, taki rozpatrzony. Mówię, to może ta centrala telefoniczna, nie wiem, czy się nie będzie łączyła. Tak, nie. Panie Edwardzie, z tego co wiem, to pan od tygodnia nie pali, nie? Także, no nie pali, to pan będzie zarazem. Słuchaj, teraz dalej. Ja rzuciłem palenie w jakiejś imprezie przepalony, nie chciałem teraz tego dnia palić. No i tak zwariowałem, tak siadłem, ale wiadomo, szef każe, tak stał w drzwiach. I tak pierwszy, 20:01:00, tam się telefon pierwszy odbiera, tam mówię, halo, słucham. Dzień dobry panu, telewizja? Ja mówię, telewizja. Chciałem zapytać, jak się rzuca palenie, bo kurczę, tak mi to już dokucza. Ja mówię, a ten stoi w drzwiach, tak mówię, a ile pan pali? On mówi, no miałem taką łopatki. Ja mówię, no to niech pan spali jutro dwie paczki, ręczę panu, że następnego dnia będzie się pan dusił i będzie pan łatwiej zacząć. Tak pan myśli? I tak, tego, bo ja tak właśnie zrobiłem. Nie, dobra. Drugi telefon dokładnie w podobnym guście, trzeci telefon w podobnym guście, nagle czwarty telefon odbieram. Dzień dobry panu, potrzebuję rzucić palenie, wie pan, bo strasznie już mam problem z tym nogiem. Mówię, a ile pan pali? On tak, dwie paczki dziennie. Mówię. Niech pan jutro spali sporo więcej.
A w tym czasie na szczęście kontrakt jest tak 7-8 po 8. Janusz Wójcik też nie przychodził. A pamiętasz, jak miałeś z nim zrobić w przeglądzie sportowym? Nie, inaczej. On miał przyjść do przeglądu, odbierać telefony od czytelników. Janusz Wójcik. Tak, na 10 rano było mówione. Jak mogliście na 10 rano? To był w ogóle mecz Polska-Hiszpania 1-2. To był ten sędzia taki, ostatni mecz Husajnów. Co mu zegarki, te wskazówki od zegarka? Nie, zegarki to sędziemu Braskiemu przed Polska-Anglia 0-0. To był mecz towarzyski Polska-Hiszpania. Ale nie, ale to wtedy on... Nie, to nie gwizdał pięciu spalone, to był sędzia Husajnów, to wtedy nie było zegarków. Zegarki to były Breitlingi z Tajlandii przed meczem Polska-Anglia na 0-0, gdzie karnego zrobił wał do kłoza, a sędzia nie widział, gramy. To prezent od Polskiej Federacji. No, nie od Federacji, tylko od kierownika i zespołu. Natomiast generalnie jesteśmy wtedy w tym budynku przeglądu sportowego po drugiej stronie hotelu Jan III Sobieski, który myślę, że się w drugiej części naszego magazynu tutaj jeszcze pojawi w kilku opowieściach. I trener, jako trener, zaspał. A to miał być odbierać telefony? Tak, dwie godziny zaplanowane na rozmowę z czytelnikami. Następnego dnia miała się okazać dokumentacja tej rozmowy trenera z czytelnikami przeglądu, żeby była pełna interakcja, żeby gdzieś te media wzorem dzisiejszych wyprzedziły czas i były takie bardziej interaktywne, żeby ludzie mogli rozmawiać z trenerem. No ponieważ ja pamiętam, że o godzinie 5 rano jeszcze taca w zbrojowni wjeżdżała do stolika trenera, bo tutaj siedziała kadra. Pamiętam, że przyjechał Mariusz Piekarski, który miał podpisać następnego dnia kontrakt z Legią Warszawa, bo zrywał z Bastią. Więc pamiętam, gdzieś koło 4 Mariusz mówi: amigo, do trenera. Mówię tam, trenerowi najlepszą butelkę whisky. A, bo to Mariusz mówi do tego. No i nagle ten Wójcik dostaje tą whisky, przychodzi do nas do stolika, mówi: o co dochodzi z tą whisky, a piekarz mówi: no widziałem ci ten mecz, szału tam w środku nie było, wróciłem, już to pociągnę za chwilę, także to mówi dla dobrą współpracę. Piłkarz do trenera. Na dobrą współpracę, postawił butelkę. No i następnego dnia trenera nie ma. No więc o godzinie 10:15 dzwoni zdenerwowany naczelny Piotr Górski i mówi do mnie: Dromka Kołtonie, panowie, no musicie coś tutaj wymyślić, bo ludzie dzwonią, my cały czas mówimy, że trener już jest na linii, zbijamy te rozmowy. Słuchawka odłożona, zajęte. No o 13:00 podnosi po raz pierwszy trener, 60 razy atakowany, i mówi: halo? Nie, no co ty robisz? Przymiałeś być 10. Tak, zaraz jestem. Ja mówię, ale generalnie to już się skończyło, bo to było od 10 do 12. Tak, ale zaraz jestem. No więc wymyślił naczelny, że my zrobimy z nim rozmowę, potem sięgniemy po kilkanaście książek telefonicznych, wybierzemy kogoś z tego spisu w książkach telefonicznych i będziemy spróbować takiej identyfikacji geograficznej dotyczącej pytań o konkretnego piłkarza, że tam niby ktoś z Lublina zapytał o Bąko, ktoś z Nowego Sącza o Świerczewskiego, ktoś z Krakowa o piłkarz akurat z tego miasta. No i przyszedł trener Wójcik, zadajemy mu pierwsze tam pytanie, odpowiada, drugie pytanie, po czym generalnie woła Roberta Sołyń. No i tutaj jakieś tutaj przystaweczki, coś jeszcze. Ta impreza się oczywiście przedłuża na 6-7 godzin, odpowiada na te pytania, ale pyta na kwestie taktyczne, czy zagramy z Anglią 1-4-2-3-1, czy 1-4-4-2, czy może planuje zagrać na trzech stoperów. Mówi: panowie, to nie jest ważne. Nie jest ważne. Spójrzcie na to inaczej. To będzie taki mecz, gdzie stanie ruch na ulicach, gdzie będzie cicho, gdzie będzie pustka. Ja wam powiem tylko tyle. Nieważny jest system. Ważne jest to, że z Anglią będzie piekło i chciałbym, żeby taki był tytuł przeglądu. No i na drugi dzień Wójcik dwukropek, z Anglią będzie piekło. Jeszcze Polska nie zginęła. Jeszcze Polska nie zginęła. I cały czas dzwoniła małżonka pana trenera. Że jej obiecał ten dzień. Aha. Że go nie było długo w domu. No i generalnie... Cały dzień w redakcji przeglądu. Trener odbierał cały czas telefon. I mówi: tak, już idę. O 14 już idę, o 16 już idę, a o 18 już było coś takiego... To samo. Jestem w windzie. To mi Radka Osucha przypomniała. Czasy wywiadów przez czytelników to były fajne, bo pamiętam. To jest pamiętam w przeglądzie sportowym. Dlaczego nam tak nie dymi jak jemu? No właśnie. Podgrzewany wziąłeś? No bo ja dostałem.
Odgrzewany. Pamiętam w redakcji Przeglądu Sportowego, no był wicenaczelnym. Wiesz to, kto widział, żeby pić ciepły bar? Czy wówczas szefem działu piłki nożnej był Jacek Chmielik. No i Jacek zawsze miał tam swoje teorie i swoich ludzi, których lubił atakować. No i były pytania od czytelników do Zbigniewa Bońka. No i ten Jacek mi dał tą listę tych pytań. Mówię, idź do Zbigniewa Bońka i zadaj mu te pytania. Ja idę do Bońka i tak. Tomasz ze Świebodzina, powiedzmy. Dlaczego reprezentacja Polski śpi w hotelu Victoria, a pan zna się z szefem hotelu Victoria? Pytanie od Tomasza ze Świebodzina. Bo niech tak popatrzy, mówi, proszę pozdrowić Jacka, do widzenia. Edziu, jakaś jedna anegdotka na koniec. Ja myślę, że zadałem mu pytanie wagi ciężkiej. Edowi? Tak. Proszę. Jestem ciekaw, jak z tego wybrnie przy swoim aktorskim doświadczeniu, bo chodzą słuchy, że zwykle jeżdżąc na transmisję, odkrywając nowe talenty dziennikarskie, masz dla nich dwie informacje. Jedną dobrą, drugą złą. Słuchaj, a propos może zmienić minimalnie tak zawaluję. Była taka historia. Jest w Polsce znakomity specjalista. 100 tysięcy złotych jest warta dobra. Jest taki specjalista, słuchajcie, w Polsce wybitny od pięściarstwa. Nie będę wymieniał nazwiska, doskonale znany i tak dalej. I zawsze chełpił się przede mną tym, że jak jeździ gdziekolwiek, jeździłem z nim często na przykład na walce Michała Czeskiego, że niezależnie od tego bankietu potem i tam nasiadówki, gdzieś tam zawsze wraca do hotelu, jeszcze zanim zaśnie, pisze tekst do gazety, bo pracował wtedy tam w jednej czy drugiej gazecie i wysyła, tym i dopiero pada, nie? Ja sobie wtedy wziąłem na ambit jednego dnia, pamiętam, było jak dziś w Hamburgu, że spróbuję zrobić tak, żeby nie napisał tego tekstu, zrobić wyłom. No i tak, byliśmy na bankiecie, potem pojechaliśmy tam na St. Pauli, a tam gdzieś tam w te okolice, no i tam jakieś piwo się polewało. Na mecz, tak, później się łatwiej w nocy. No i tego, i w każdym razie zacząłem tam poić tym piwem, ale tak już z premedytacją tego, no to jeszcze tego, a wiem, że lubił, nie? I tak piliśmy piwo, wiesz o kogo chodzi pan ten. No i w końcu jest godzina 5 rano, on taki już mocno zmęczony, ale kurczę, i tak mówi, nie, już musimy iść do hotelu, muszę tekst jeszcze napisać, tam się podnosi. Ale może jeszcze, nie, już absolutnie. Wychodzimy na uliczkę i wtedy, kurczę, los mi sprzyjał, nagle jakaś postać się pojawiła, która krzyknęła, Janusz do niego, nie? Ja patrzę, a ty zdradziłeś. Nie, Janusz Dydek akurat. No właśnie, obydwaj tego. I jak wpadli sobie w ramiona, mówię, panowie, to trzeba to oblać. Jakiś Turek otworzył, bo już o 5 sklep, wziąłem taką zgrzewkę tam z 12. Obydwaj byli już nieźle zbombani, a ja to byłem cały czas tak przekonany, że muszę skończyć tą sprawę. No i wpadliśmy do hotelu, do mojego pokoju, tam siedzimy we trzech, no i tam Dydek zaczął opowiadać o swoim tam życiu, co tam w tej chwili robi, tego, a ten już tak siedzi, kiwa się na tym, ja tak, ja muszę jeszcze dopijmy, tak zająć, daj się zdrowie i tak jest, tego tam w niego tak wlałem. No i w końcu ten już taki półprzytomny, po jakiejś tam pół godzinie, 40 minut na siadówie tej końcowej już i mówi, nie, no już muszę do pokoju. Ja mówię, no ale na pewno i tamtego już nic, żadne argumenty nie docierały do niego, wyszedł i poszedł, nie? Ja zostałem z Dydakiem, Dydak tam coś jeszcze tokuje, ale już myślałem, byłem w tym sąsiednim pokoju, jak tam stan tego, czy pisze, czy nie pisze, nie? Jeszcze tak z 15 minut posłuchałem Dydaka, w końcu mówię, ja się przepraszam, muszę pójść zobaczyć. Zachodzę do tego pokoju i tam jest taka scena, jest to biurko, kartka formatu A4, gościu leży i taki jest w trakcie wczorajszej gali taki zjazd. Wyszedłem z takiej poczucie, jest! Musiał potem w samolocie porównać, drodzy, bo to wiele nie zmieniło. Proszę państwa, naszym gościem, bo nie chcemy trzymać przed Wigilią, był the one and only Edward Durda. Wow. Ale nie ostatni raz na kanale sportowym. Bardzo miło. Jak będę stawiał, to już w drugą stronę zapalę. Czy my, zaraz, sekundkę teraz, panie Konradzie, czy my puszczamy jakiś dżingielek, tak, żeby Edzio mógł ładnie wyjść, tak? Tak jest. To jeszcze chcielibyśmy bardzo raz podziękować. Dzięki. Ja nie wiem, gdzie, może jeszcze dzisiaj poprosimy, Edku, żebyś jeszcze usiądź, my puścimy w telewizji, nie wychodzisz. Dajmy Edziowi książkę. Taką autografię. Jak najbardziej. Może coś. Gotujesz? Edziu, podpisz się na tej książce i zabierz ją. Dobra, dzięki, zaraz wracamy. Dziękujemy bardzo. Halo, tutaj znowu kanał sportowy. Chcielibyśmy wam powiedzieć, że jesteśmy jeszcze... Tutaj patrzę do tej kamery, tak? To jest moja kamera, na mnie można pokazuje. Jeść? Jesteśmy jeszcze, można jeść. Poczekaj chwileczkę, daj mi dokończyć zdanie. Jesteśmy jeszcze w powijakach,
Jeszcze jesteśmy bez poważnego dżingla, jeszcze bez muzyki, jeszcze bez wszystkiego, jeszcze bez studia. Chyba kłopot z dźwiękiem mamy, czasami zanikamy. Naprawdę? Tak. Zanikamy z dźwiękiem? Zanikamy? Tak, produkcja, nie zanikamy? Nie, ktoś może dwie osoby, ktoś może pije. Zapytaliśmy, mówi nie, nie mamy problemu. Ktoś no. Zanikamy, ktoś jedna może osoba pije, nie tak, słyszy. Ja nie. No. Co ale... to znaczy? Co to znaczy? Pokazują nam... pierwsze śliwki Roba Trzywki. Znaczy nie. Na live'ach charytatywnych przyjąłem zasadę, że nie prosimy o łapki w górę, tylko dziękujemy wam. To są nasze łapki w górę za waszą hojność. Ta hojność jest niebywała. Nie katolik już 2850 zł. Grzegorz Gawin 1200 zł, więc leśny przebity. O, leśny. Tutaj... O. Bo ja nie widzę niestety. A propos takiej projekt Randka na czwartym miejscu 800 zł. Salonled.pl. Czyli jakoś anegdotę, a ja potem trochę uporządkuję, bo mam jeszcze rzeczy parę do powiedzenia. Pamiętam, jak Paweł Zarzeszy pisał tekst, jak umarł Kazimierz Górski. Mhm. No i wielkie poruszenie w redakcji. Redaktor naczelny podjął najgorszą decyzję z możliwych, to znaczy uznał, że te dwie strony rozkładówkę w dzienniku musi napisać Paweł. Każdy wiedział, że będzie z tym lekki kłopot, ponieważ Paweł bardzo przeżył śmierć Kazimierza Górskiego. A znali się dobrze na pewno. Znali się bardzo dobrze. No i godzina, nie wiem, rozkładówka odjeżdża o 21, prawda? I tam godzina 18, dzwonią Paweł, gdzie jest tekst, bo już robi się późno. Dobra, dobra, pisze. 19 dzwonią, 20 dzwonią, ciągle nie mają tekstu. Ja siedzę obok i tak widzę, że nie tylko oni nie mają tekstu, ale Paweł w ogóle nie ma tekstu. Na zasadzie, że jest tylko Paweł Zarzeszy jest napisany. O 21.20, 20 minut po deadline, przybiega spanikowany sekretarz redakcji. Mówi, Paweł, gdzie jest tekst? A Paweł w tym momencie jego lonkę. Przed sobą ma komputer, gdzie jest napisane dziś umarł Kazimierz Górski, kropka. Paweł Zarzeszny. No i jeszcze trzeba dopisać 20 tysięcy znaków. No i przybiega ten spanikowany sekretarz redakcji. Mówi, Paweł, gdzie jest tekst? I tak nie wie na co patrzeć w ogóle, czy na to, że on jego lonkę, czy na ten ekran i nie dowierza, bo jedno i drugie jest niekomfortowe dla niego. I w końcu mówi, Paweł, to wszystko? Pisz, dlaczego jesz? Pisz. A Paweł tak je i tak się odwrócił i powiedział, zjeść też trzeba. Ale przypomniała mi się, słuchajcie, moja rozmowa z Kazimierzem Górskim, pisałem o nim reportaż, jak kończył 70. urodziny i w ogóle, no wtedy byłem młodym dziennikarzem, to chyba rok pracowałem i w ogóle nie sądziłem, że mi się uda z nim samym porozmawiać i tam o nim dużo, mnóstwo anegdot mi opowiadali inni. I pan Kazimierz opowiedział, że on bardzo dużo jeździ, oczywiście z Michałem Liskiewiczem, wtedy tworzyli taki tandem i jeździli po całej Polsce na mecze i już panie nie pamiętam, misiu, Wiławie na jakimś, był jakimś meczu i mówi, że tak ludzie chętnie do niego podchodzą, zwierzają się, opowiadają, że taką, że tylko z życzliwością się spotyka i mówi, że... No i podszedł do mnie no taki mocno wytatuowany, taki zniszczony przez życie człowiek taki, że jakby go spotkać wieczorem, już nawet nie w ciemnej ulicy, tylko w ogóle jak to, no to trochę strach. Ale tutaj serdecznie mówi, panie Kazimierzu, ja 25 lat kiblowałem, ja pana mecze, to myśmy to w więzieniu oglądali. No i tam opowiada właśnie, że to jedyna radość, cały 74 rok, tu jak to tam przeżywaliśmy, to były lata 90. Pan Kazimierz mówi, no i tu chciałem panu ścisnąć rękę, on mówi, a jak pan się nazywasz? W więzieniu wołali na mnie Cycek. Panie Cycku, bardzo pana proszę, niech pan już więcej nie... robi głupot, niech pan już zawsze ogląda w domu, a nie w więzieniu. Tak mi się przypomniał. Słuchajcie, mamy karty. Nie, poczekaj. Najpierw mamy karty. Ale tak? Nie wiem, czy te karty już się nam nadadzą. No, nie, ale chciałbym się przyda. Ale poczekaj, chciałbym powiedzieć tak. Na czacie są jakieś sugestie dla nas. Ale poczekaj, ja chciałbym powiedzieć tak. Tomek porządkuje, Tomek jest prezesem. Tak, ja tutaj muszę trochę uporządkować sytuację. Kanał sportowy, zgodnie z planem, nie wiem, czy wiecie panowie, musi wystartować i taki jest plan, żeby wystartował. Czy ty mnie słuchasz, bo to jest istotne. Tak. I ty też. Bo jak uwaga. Ty zaczynasz gadki prezesowskie, ja się wyłączam zawsze. Ja też, to mi się od razu przypomina jakiś kolega korporacyjny. Więcej barszczu piszą. Uwaga, w
pierwszym tygodniu lutego Bartek startuje poprosimy. Nasza ekstraklasa i wtedy chcielibyśmy... W pierwszym tygodniu lutego już? A jak? Czy ogłosimy dzisiaj, kto będzie no prowadził więc otóż program? To. Być może właśnie, uwaga, właśnie. Otóż ważne to, bo chcieliś... ogłoszenie. No właśnie, dlatego chciałem powiedzieć, że mamy różne formaty, które sobie planujemy. Studio się powolutku tworzy. To nie będzie żadne wielkie studio telewizyjne. Nie robimy programu do telewizji. Robimy programy internetowe, więc będziemy sobie też takie studio robili. No, fajne, ale nie za zyliony złotych. I wymyśliliśmy sobie też, że program o Ekstraklasie to będzie program, w którym, co prawda pan Mateusz się bardzo tam garnie, ale obawiamy się, że mógłby zaniżyć poziom merytoryczny. Na przykład. Wymyśliliśmy sobie, że chcemy mieć Garego Linekera. Chcemy odkryć naszego Garego Linekera, czyli chcemy, żeby zawodowcy prowadzili program ekstraklasowy. I czy to jest ten moment, żeby ale już odkryć... Gary, tak... nie na Golasa, jak Gary, ale nie jak Gary w gaciach, jak Leicester zdobył. Chociaż może jakiś zakład pójdzie. Jak jakaś polska drużyna Leicester zdobędzie tytuł mistrza Anglii, to nasi prowadzący już i eksperci zrobił Leicester. No ale jeszcze nie było teraz? Wtedy naszego programu. No tak. No, no ale znaczy, może jak no, powiedzmy, znaczy, nie, Arka Gdynia zdobędzie. Pogod... Tomek, wcześniej już mówiliśmy. Łukasz Trałka jest jednym z prowadzących. Łukasz i to nie jest tajemnica, tak? Łukasz co wy na to? Który... Znaczy nie, normalnie gdyby nie był prezesem, to Gary mógłby prowadzić Kuleszu. Łukasz Trałka, którego pytaliśmy, czy gra w Warszawie Poczekaj, Poznań. Pan nie wchodzi na razie, bo teraz będzie ważny komunikat, to czy, wymaga czy Łukasz Trałka, który gra w Warcie Poznań, to jest lider pierwszej ligi, zmierza do Ekstraklasy, czy nie będzie mu to kolidowało z występami w programie? Powiedział, że absolutnie nie, każdy ma swoje priorytety. Będzie co poniedziałek jechał z Wartą. I Łukasz będzie na pewno osobą, która będzie się pojawiała regularnie w naszym programie, jako jeden z dwóch prowadzących, tak? No, albo, tak myślimy, no tak myślimy. Tak myślimy. Tak. Bo przepraszam, bo powiedzieliśmy, że to jest program bez nas. Program w ogóle bez nas. No tak. sami zawodnicy. Byli, albo jeszcze jak Łukasz, jeszcze trochę grający, ale zawodnicy mający swoje zdanie. Dadzą radę? No wiesz, będziemy dopiero robili z nimi próby, one się odbędą w styczniu i mamy nadzieję, że dadzą radę. Ale właśnie, kto jest tym drugim rozgrywającym? Powiedzieliśmy mu tak, zadzwoniłem do niego, napisałem mu SMS-a. Ty zaraz powiesz, kto to jest. Napisałem mu SMS-a. Posłuchaj. Panowie, nie wiem, czy to się uda, defensywny i boczny obrońca. Poczekaj, powiedziałem mu tak, posłuchaj, całe życie grałeś gdzieś tam na boku boiska, na boku obrony. Chodzi o to, żebyś wreszcie zagrał na mózgu, na dziesiątce. O kurczę, ale wyzwanie, podoba mi się, biorę to. Będzie to? Grajcie na niego. Bo jest słaby. Tak, Jakub Wawrzyniak. Jakub Wawrzyniak będzie drugim prowadzącym nasz program. A powiem ci, że... Cała reprezentacja Niemiec zapowiedziała obejrzenie pierwszego odcinka. Wszyscy, co grali w Gdańsku. Potrzeba nam napastnika i powiem ci stan, bo teraz poznałem dzięki Weszło Travel, dzięki Krzyśkowi, Łukasza Gikiewicza. Jest dokładnie tak samo fajny, jak jego brat Rafał. No bo strasznie jak musisz powiedzieć bliźniacy. Podobne, no, wiesz, są czasami różne charaktery bliźniaków. Nie, nie, nie. Jakiego końca? Motywujemy. Nie zbliżamy się do końca. My się rozkręcamy. Do końca naszego albo jej. Do końca tego studia, ponieważ tak. kolejnego gościa. Motywujemy naszych... jesteśmy bardzo ciekawi, jak wam się to podoba. Cały czas Kuba. basen. Najważniejsze, że liczba ludzi nie maleje, tylko rośnie. Tak, Kuba 11 tysięcy, słuchajcie. Nie ma basenu dzisiaj. Słuchaj, poczekajcie, żebyśmy to powiedzieli. Dobra, stop. Jakub Wawrzyniak. Nikt się nie spodziewał, że Jakub Wawrzyniak pojawi się jako prowadzący programu ligowego. Myślę, że sam Kuba by się tego nie spodziewał. Musimy go troszeczkę oczywiście jeszcze podkręcić. Nie, trochę, musimy go zdynamizować. Będziemy nad tym pracować, będziemy o to walczyć. Nie zostawimy go na wyspie bez wsparcia. Albo zostawimy. Jedziemy, albo zostawimy, albo się utopi, albo będzie pływał. Jak z naszymi donatami? 17 tysięcy już zebraliśmy. Natomiast Michał Him jeszcze to pytanie ma do prezesa, czy to będzie kanał sportowy, czy tylko piłkarski? Nie, będzie zdecydowanie kanał sportowy. Ja jeszcze tylko powiem tak, że to, że będzie Łukasz, to, że będzie Kuba, to nie znaczy, że to będą jedyni goście, którzy będą rozmawiali o Ekstraklasie, tylko będą jeszcze inne osoby, które będziemy tam z czasem sobie odkrywali te nazwiska. A mamy kilka pomysłów. Kuba stałe. Czerwony pyta, tak, czy Wichniarek. Muszą być stałe nazwiska. Wichniarek? No. Nie wiem, czemu Polsat do zgody. No o właśnie. No, właśnie. No niektórzy, pamiętajcie, że niektórzy piłkarze są po prostu zobowiązani Mówicie, swoimi że kontaktami. Może nie dać zgody? Nie wiem, trudno powiedzieć, co wymyśli. No, zobaczymy. Nie wiem, ty masz zgodę? Na to, żeby tutaj posiedzieć? Tak. Żeby program ekstraklasowy? Nie. No, zobaczymy. Nie wolno jeść nożem, nieładnie tak. Słuchaj. Czy to będzie kanał sportowy, czy to będzie kanał piłkarski? To będzie zdecydowanie kanał sportowy. Pa.
tych padają tu kolejne. Ale proszę, ty mi zadajesz pytanie i nie czekasz na odpowiedź, tylko już następną pytasz. No, powiedziałeś, że będzie uzależnione od internetu. Na przykład, jakie dyscypliny jeszcze Michał, planujesz? Michał, stać, bo jeżeli Michałem w Barcelonie. Michał od godziny 12 chodzi z takim wielkim powerbankiem. A wyszliśmy z hotelu o 10. Aha, bo już mu się rozładowuje. Od 12 wyjął powerbanka i chodzi z powerbankiem. I mówię, że ten model strasznie żre prąd. A no, mówię, a ja mam taki sami. Jakie będą inne dyscypliny? No więc uważaj, sambo bojowe. Jak to mówimy na to, Ewka. Możemy zdradzić, myślę, że dzisiaj troszeczkę szczegółów. No na pewno tenisik. Będzie. Myślimy, że jakiś program tenisowy. Będzie boksik. Będzie boks MMA. Będzie MMA. Na pewno coś szykujemy na Igrzyska Olimpijskie, tak w ogóle. No, będzie Ekstraklasa, będzie Champions League. Ja bardzo chcę rozmawiać i mam już taki przygotowany, już chyba o tym mówiłem nie raz i nie dwa, bo to mi w ogóle chodzi po głowie od wielu, wielu lat. Ja chciałbym rozmawiać ze sportowcami najczęściej innymi niż piłkarze, rozmawiać o, chcę to nazwać, to ma dwie nazwy na razie, jeszcze się nie zdecydowałem. Albo mój pierwszy raz, albo dzień w którym. Chciałbym ciebie zaprosić tam na początek. Dobrze. Ale wiesz dlaczego? Na mój pierwszy raz? Tak, na przetarcie. Ja pamiętam, ludzie tyle nie żyją. Kiedy miałem pierwszy raz? Nie. Chciałbym cię zaprosić tam, nie dlatego, żebyśmy się tak poławili we własnym sosie, tylko że ten odcinek i potem posłuży. A potem Mateusz zaprosi ciebie. No, już mamy dwa. Ja ci dam siano za bycie gościem. Ale tłumaczę, ale pamiętajcie, że nie, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że też będziemy mieć fajny format wsparty przez firmę Olimp. Też bardzo ciekawy. Nie mogę zdradzić na razie nazwy, bo jeszcze nie zastrzegłem tej nazwy w urzędzie patentowym. Jakbym dzisiaj powiedział, to jutro bym musiał płacić za te nazwy. Zrobimy ramówkę, kiedyś będziemy mieli komplet formatów. Olimpiada. O, ciekawe, czy da się zastrzec. Czyli ten okres między igrzyskami. Tak. Słuchajcie, ja to jeszcze raz powiem z mojego prezesowskiego dokumentu. Na donaty. Walczycie o piłkę z podpisem Ronaldo. To, na tych, którzy dołączyli. Możemy 2850. Jeszcze raz pokazać? Czy możemy to pokazać? Pokazuj, a ja będę mówił, jak piłka sytuacja z podpisem Ronaldo. Koszulka reprezentacji Polski z autografami wszystkich zawodników od góry Robert Lewandowski. Spadła. Spadła, ale jest. Piłka z autografem Ronaldo. No. Piłka z autografem Ronaldo spadła od naszych przyjaciół hit. Z Banku Santander, którzy nam taką piłeczkę podpisywali. Przy tym, jak podpisywał te piłeczki. Okay. Prezes Jedziemy Santander. Posłuchaj, nie takie rzeczy ja ci chcę powiedzieć, że w kanale kiedyś mieliśmy to straszne. Może teraz powiem coś, to parę osób się obrazi. Ale mieliśmy kiedyś w kanale. Słuchajcie, pisali ludzie z prośbami o zdjęcia piłkarzy, a nam Włodek Sierakowski podrzucił taki stos zdjęć. I pamiętam jak dziś... Kim byłeś? Maciejem Mizią? Byłem Michałem Żebłakowym i Marcinem Żebłakowem po wielokroć. Ale fryzura podobna. Tak, więc znałem ich autografię w ogóle. Dalej. Książka Sepka Mili, ona gdzieś tutaj też jest. Książka Sepka bardzo Mili, która... Zresztą książka. Czytałeś ją? Tak. Naprawdę? Nie, naprawdę, bo to jest fajna książka. Pozytywny chłopak. Uważam, że jedna trudno jest napisać książkę piłkarską dzisiaj bez kontrowersji wielkich, bez tego, no, żeby się nie lała woda, tak dalej. Wiadomo, tak. No, jest autograf. Jakieś tam doświadczenie w tej kwestii mam i jakby w pewnym momencie wydawało mi się, że wszystkie książki są powielaniem tego samego. Tak? Jakby trochę napocząłem ten rynek. To jest pozytywna książka. A ta książka jest bardzo Są pozytywna. Trudne momenty? Tak, no, ale nie ma takich depresyjnych momentów, że wiesz, że ktoś chce się wieszać czy coś. No. A mimo wszystko, bez takich momentów przełomowych, tak się ta książka płynie. Ja nie mówię, że Sebek chciał wieszać, bo Sebek się nie chciał wieszać na Tomas. A miał trudne momenty, ale pamiętam, w Austrii nie grał, w Norwegii nie grał. Wiedeń, to jak jechał do Austrii Wiedeń, to mówił, że to jest tylko przystanek w drodze do Bundesligi. No tak było. Oczywiście. No Sebek tam trochę się... To jest specjalne wydanie tej książki w twardej okładce, złote litery. Ja napisał tę książkę, naprawdę bardzo Leszek dobry Milewski, autor. Ja wiem, że on pracuje u ciebie, ale to jest bardzo dobry dziennikarz. Świetny chłopak, Leszek Milewski. Ale powiem ci, że właśnie Sebek mi ostatnio zadzwonił, że mi wysyła egzemplarz. I do dzisiaj nie dotarł? Nie, no bo powiedział, że przygotował dedykację też, bo to wiesz, wydaje mi ale się... Ale byłeś w domu od tamtej pory, może czeka. Że skomentowałem najważniejszą bramkę jego życia. Ty wiesz, a ja dostałem tę koszulkę. Aha, dziękuję ci bardzo. Koszulki były dwie, no bo nie mają jedną na pierwszą połowę i drugą na drugą połowę. Sebastianie Milo, nie przysłałeś mi tej książki, skoro nie dajesz tej koszulki. A mi z kolei nie przysłałeś książki z dedykacją. Jest komunikat. Gość specjalnie jest gotowy. Zapraszamy, to jeszcze sekundę. Czekaj, jeszcze chwilę. Powiemy co jeszcze i zapraszamy gościa. Bo zwłaszcza, że jedna z nagród dotyczy tegoż gościa. No więc w donatach mamy piłkę Ronaldo, koszulkę reprezentacji, książkę Mili. ...20 z Virgilem Van Dijkiem na okładce i koszulkę z takim biało-czerwonym
orłem. Taka fajna piłkarska koszulka. I jeszcze mamy w donate'ach książkę, którą ja tutaj trzymam na kolanach, do której prezes Leśniodorski się cały czas chce. Ja tak, sobie... tylko napisał, że chce autografy nasze na niej. Na niej. A to dwójka. Ale, zlata, to dwójka, ale to kosztuje... Dwójka, to dwójka, dwójkę musi dać. Tak, tak, panie prezesie, każdy autograf kosztuje 500 zł. Czyli trójka łącznie. Czyli łącznie trójka. Tak, rzeczywiście, czyli trójka. No. A zlata na nie nie bylibyśmy w stanie załatwić? Bylibyśmy, ale za dyszkę. A, o, wow. Myślisz, że dalibyśmy radę Zlatana? No jakby zaczął grać w Mediolanie. Posłuchaj, ja i za Zlatana się mogę podpisać. Ja świetnie podrabiam jego. Nie, bez żartu. Nie. Panie prezesie Leśnodorski, teraz poważny komunikat. Każdy podpis kosztuje 500 zł. 500 zł. 500 zł. A potem z tym podpisem można robić, co się chce. Ale można wziąć kredyt. Ale pamiętaj, przypomnij, jak to jest z tymi donatami. Ten, kto da największe donaty, będzie mógł wybrać jeden z tych pięciu przedmiotów. Tak? Macie, no więc mam nadzieję, że nie zdmuchnie. No więc jeszcze prezes Leśnodorski musi mieć najwyższy donate, żeby wziąć pierwszą. Prosimy o markę. A poczekaj, jeszcze spokojnie. Jeszcze nie podpisujemy się. Na razie jeszcze prezes Leśnodorski się nie zdecydował. Ja znam go. To jest... O, Smoku, czy zaprosisz Taco i Kebo na kanał sportowy? Kuebo. Zaproszę. Widziałem się. Bo jest, słuchajcie, tak fajnym gościem. Ja nie miałem pojęcia w ogóle o jego istnieniu. Grał u ciebie w piłkę. Grał, zagrał tam chyba dwa mecze. Potem zniknął i uznał, że poziom go trochę przerasta. Ale wstyd się przyznać, ja nie wiedziałem, kim on jest. Totalnie mi ta muzyka odjechała dzisiejsza. Ale potem mi wytłumaczono. Zatrzymaj się na Irenie Santor. Potem mi wytłumaczono. I Kuebo przyjechał na mecz. Ja mówię, słuchaj, bo on jest Kuba Grabowski, tak? Ja mówię, słuchaj, Kuba. Bo ja szanuję twoją prywatność, jak chcesz grać u nas, my możemy w ogóle tego nie komunikować nigdzie. Będziesz grał jako Kuba Grabowski, nikt się nie dowie, i tak dalej. Będziesz się realizował, lubisz grać w piłkę. A on mówi, wiesz co, jak chcesz, rób sobie marketingowo z moją ksywą, co ci się wymarzy. Tak, pisz, że Kuebo gra w KTS, weszło, i tak dalej. Tylko taka porada ode mnie, jak mam zagrać w meczu, dopiero w dniu meczowym napisz, że zagram, bo będziesz miał imprezę masową, to będzie dziwnie, wiesz, przyjadą dziewczyny z całej Polski i tak dalej. No i jak grał, kiwnąłeś głową, rzeczywiście tak. Zrozumiałem, bo ty wiesz, rozglądasz się, a tu 600 dziewczyn z kolorowymi włosami na trybunach, tak. Ale piszą, gdy on ma piłkę i nagle się okazuje, co tu się dzieje. Ja. Kiedy Kuebo i Taco przyjechali do mnie na jedną milę, powiedz, ty przecież biegłeś byłem w tej jednej serii. I okazali się tak normalnymi gośćmi, fajnymi. Tak. Biegli też z nazwiskami Szcześniak i Grabowski, właśnie żeby, tak. No oczywiście oni są bardzo charakterystyczni, więc wszyscy, ale to też, to było w ogóle cyrk kubański na trybunach nagle AWF-u, bo wszyscy chcieli sobie zrobić z nimi zdjęcia, autograf. Nawet ty się wtedy załapałeś na wszystkie zdjęcia autografy. Tak. Byłeś drugim najbardziej rozchwytywanym, a może nawet pierwszym. Ada też piszczała? Nie, Ada nie piszczała, Ada nie słuchała akurat ani tak, ani chyba. Ale chcę wam powiedzieć, że zupełnie teraz bez ściemy, wczoraj się akurat widziałem z Filipem, z Taco i był bardzo zainteresowany, co my tam planujemy, o co chodzi i co my chcemy robić. Czy chciałbyś zrobić jakiś ostry program? Przy muzyce o sporcie. Przy muzyce o sporcie. Taco. No, tak. Filip, chciałbyś coś zrobić? Nie ogląda nas, bo jeszcze jest pięć rzeczy, które chciałem powiedzieć. Nas się pomaga. Tak. Się pomaga, jest pięć innych najbardziej atrakcyjnych? Można tak powiedzieć. Bo no, nie, rozłożone są ponad... Podzieliliśmy, koszulka Roberta jest najbardziej atrakcyjna. No. Podzieliliśmy. Koszulka Roberta z autografem. Tak, koszulka Roberta Lewandowskiego. Dla osób, które wpłacają na się pomaga z hashtagiem kanał sportowy. Tak, jest trzeba piłka... wrzucić screen z wpłatą i napisać, co chce się wygrać za tą wpłatę. Bo jest pięć rzeczy i to są... Kurczę, cały czas spada ten. Ja pokazuję. Michał, przestań, bo ty się ruszasz, a koszulka spada. Ja? Co my tutaj jeszcze mamy? Jest koszulka Lewego, jest koszulka, no właśnie, Piotrka Broszka. I on tutaj widać? Widać ją w tym planie? Widać ją w tym kadrze? Widać. Ja nie będę jej zdejmował. Piotra Broszka z Trabzonspor Kulubu. Z tureckiego klubu. Poczekaj, dodam do końca. Zaraz będziesz mówił. Jest jeszcze, są rękawice Piotrka Świerczewskiego, w których to rękawicach walczył. Być może jedyną walkę MMA. Jego życiu. Przed dwoma dniami, dobrze podpisał liczę? Na trzy chyba, nie? Nie, podpisał na jedną. Ma dużą propozycję do wielkiego programu rozrywkowego i teraz właśnie taniec? Jest... Nie wiem, czy taniec, nie wiem, czy jakieś, jak oni śpiewają, nie wiem, czy agent, nie wiem, czy misja Azja, czy Ameryka, natomiast... Albo zdecyduje, że idzie w rozrywkę, albo no jeśli chce wrócić do klatki, to trzeba za dwa tygodnie po naszym wspólnym pobycie w Arłamowie, bo jedziemy z Piotkiem do Arłamowa na Sylwestra. To on tam cię... Nie, codziennie trening. W ogóle nie pij przez ostatnie tygodnie, nic, zero alkoholu. Cały czas się tym chwalił, że trzy miesiące nie ani... Piję.
On jest niesamowity. Bardzo dobrze. Ma taką duszę wojownika, a taki głosik, wiesz, taki spokojny. Nie piłem 3 miesiące. Pamiętam, jak kiedyś, poczekaj, pamiętam, jak kiedyś do mnie zadzwonił, jakoś strasznie wcześniej, 7:30 rano, był na mnie zły, że tam napisałem coś o Tomaszu Iwanie chyba. I mówi tak, no... Przytrzymaj. I mówi tak, no... I po co tak napisałeś? Ja mówię, no Tomek, no, Piotrek, no napisałem, no ale po co, no wiesz, no... Dzwonią do mnie tacy ludzie, koledzy, czy mamy wpierdolić co z nią? Ja mówię, nie, zostawcie, to jego praca. No ja mówię, no, no, no dobrze, no i, ale wiesz, no, a jak nie zadzwonią, albo będę miał wyłączony telefon, to co wtedy, to co wtedy, no to dobre, po co dobre. Tak pisać, po co tak pisać? Ja mówię, Tomek, czy ty mnie straszysz? Mówi, nie, straszą to duchy. Ale jak się będziemy mijali na schodach i ktoś spadnie i będzie jakieś takie niedopowiedzenie. Ale to jest patron Rabucika, on też dzwonił. Po co to pisać? Wracając... mamy, proszę, piłeczkę. Patrzcie, kręci jak w grubym programie. Kończąc się i żegnając. Proszę, jeszcze dwie rzeczy. Tak. To są autografy Marcina Gortata i Macieja Zielińskiego, legendy Śląska Wrocław. Ja robię za prąd taki, wiesz, za specjalną maszynkę. I w tym pakiecie koszykarskim dorzucamy jeszcze książkę motywacyjną, tak? Mentalność mamy Kobe'ego Bryanta, bardzo fajne też wydanie w każdej opłatce. I piątym przedmiotem będzie coś, co pomaga, będzie coś, co zaogłosimy właśnie za sekundkę. Tylko pozwólcie, że, bo chcę powiedzieć tak, co się dzieje na czacie. Po pierwsze, co się cały dzieje rzucają na czacie? Dyscyplinami, jakby by chcieli u nas zobaczyć. Tak. Że chyba Martynie, to jest jego asystentka, uda się tego donata zrobić. A więc jednak udało się, czyli troszeczkę techniki, ale popatrz, sam nie umie, sam nie zrobi. A Kuba Rzeźniczak miał nas oglądać. Czy Kuba nas ogląda? Myślę, że ogląda, bo napisał, że ogląda. No to chyba tak. Nawet wrzucił zdjęcie, to że ogląda. Wrzucił screen, że ogląda. Miał niedawno operację oczu, więc tak. Kuba już ogląda. Ja dzisiaj miałem. Poproszę o SMS-a, jeżeli Kuba nas ogląda, dzisiaj to wyślij mi SMS. Dzisiaj miałem pierwszy zabieg. Ty? Tak, bo właśnie dzięki temu, że Kuba kilka dni temu wrzucił posta na Instagramie, że odwiedził świat oka i że będzie robił operację oka, laserową korektę, bo nawet z rozmawiałem, mówi, że słuchaj, no nie widzę piłki dobrze. I to też generalnie nie chcę cały czas grać w soczewkach. I ponieważ ja dwa razy miałem u dwóch niezależnych okulistów, jakby z racji mojej wady wzroku odrzuconą możliwość zrobienia tej korekty, no tak już z wielką jakby dozą nieśmiałości, z takim przeświadczeniem, że absolutnie nie będzie szans na operację. Zadzwoniłem do Kuby, mówię, słuchaj, fantastyczna klinika, widzę tam fachowców, czy by mnie skonsultowali. No i wyobraźcie sobie, że poszedłem do tej kliniki na Merliniego 9. Świat oka? Świat oka, słuchaj, 9 sal przeszedłem. Nagle się okazało, że jest szansa, że tam w tym moim lewym oku, z którym mam problem od dziecka, z racji niedowidzenia, poprawił mi wzrok o 70%. No ale trafiłem do ostatniej sali i po tej diagnozie siedziałem w bezruchu 50 minut i nie wiedziałem, co powiedzieć, bo powiedziała mi pani, że mam generalnie początki jaskry i to nie jest kwestia czy, tylko kiedy. Czy to będzie za tydzień, czy za trzy, czy za pięć. Zdecydowanie za wysokie ciśnienie w oku i po prostu to oko może wybuchnąć i zobaczysz tylko światełko w tunelu i do końca życia ślepota. No i dzisiaj miałem, dzisiaj miałem taki zabieg błyskawiczny, 15 minut po zapuszczeniu kropli, że ci laserem przebijają jakby tęczówkę. Żeby ciśnienie i to powoduje, spuścić. Że spuszczasz ciśnienie z oka. Musisz to powtarzać? W drugim oku i potem jest jeszcze raz jakby sprawdzenie tego i tak sobie człowiek pomyślał, że gonimy za czymś niepotrzebnie, napinamy się, poświęcamy swoje życie, a może tak czasami trzeba trochę wyhamować, zadbać o siebie, pomyśleć o swoim zdrowiu, o swojej rodzinie, bo jakby nic nie jest warte, bo potem ci nikt tego nie odda. I tak sobie myślę, kurczę, jakbym tak wiosną poleciał na jakiś mecz ćwierćfinałowy i by ci oko Champions League i nagle by się okazało, że bum. No i game over generalnie w jednym oku. No ale żeby nie było smutno, to za chwilę będzie tutaj ogłoszenie. Tak, ogłoszenie tego piątego przedmiotu. Nie potrzebujemy marker do podpisu. Tylko też poprosimy o marker. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Że bo nawet nasi widzowie mówią, że bardzo łatwo wpłacić przez DotPay'a albo Blika, no to wiesz, to po prostu sekundka. Na donate, tak? Na donate. No to co ten prezes nie potrafi robić donate? Z takich propozycji, kogo by chcieli zobaczyć w naszych programach, no to Sebastian Mila, Sławomir Peszko, czy na przykład Wojtek Kowalczyk.
Ale Wojtek już myślę, że zrobimy taki program kiedyś Peszko Grosicki Kowalczyk. To... Ojej, to nie wiem, czy to studio to wytrzyma. Nie wiem, czy... prowadzącym... Dużo barszczu, słuchajcie. Nie, prowadzącym Kamil Glik. Słuchajcie, tak. Jeżeli mogę powiedzieć o naszych takich rozmowach kuluarowych, to wymyśliliśmy sobie, bo często ze sobą rozmawiamy, mamy wspólną grupę WhatsAppową i tam wpadają nam różne dziwne pomysły do głowy, niektóre realizowalne, niektóre nie, ale że będziemy raz na jakiś czas właśnie w takim, bo będzie to prawdopodobnie jedyny program, gdzie będzie nas wszystkich, będziemy wszyscy cztery właściciele, a co za tym idzie, właśnie chcielibyśmy się spotykać raz na jakiś czas, jeszcze nie wiemy, czy to raz na miesiąc, raz na trzy tygodnie, raz na dwa tygodnie. I live, uważasz? Taki charytatywny. I robić właśnie taki charytatywny live. Bo chciałem powiedzieć, że to nadeszło tyle kolejnych gadżetów na licytację. Nie, no, dla nas to jest 2-3 godziny, tak? Edziu, a Edziu mi napisał SMS-a. 20, 30, 40 tysięcy złotych tak na leczenie. Otóż SMS od Edzia. Ja chcę wam, zaraz ty powiesz, napisam, SMS-a. Dobrze. Do mnie na przykład już napisał ktoś, że ma dla nas, fajnie, sędzia tenisowy, który sędziuje na najlepszych kortach świata i ma na przykład, i ma, słuchaj, marynarkę wimbledońską. Sędziowie mają specjalne marynarki. Taka ładna, prążkowana, tutaj wielkie. Piotr Stokowiec. Wielki herb. Mógłby to Piotrek Stokowiec na przykład wylicytować i wygrać. Genialnie by się prezentował na meczach ligowych, ale bardzo ładna marynareczka. I taką już rzecz mamy. Gdzieś tam ktoś już mi też coś napisał. A do mnie, a widziałeś tą sprawę tego turnieju w Katarze, tego gościa, który się zapisał, nie umiejąc grać w tenisa? No to jest, to jest jakaś farsa. A to jest fantastyczne. Ale on wygrał i oni wygrali na tym jakieś pieniądze, bo tam jakieś były zakłady. Słuchajcie, Edkowi się, Edkowi się u nas podobało. Tak, Edziu, tak? Tak, podziękował serdecznie, napisał, że fantastyczna atmosfera, tak zaprosiłem go jako gościa do niejednego naszego programu w przyszłości. Pamiętajcie, za 100 tysięcy złotych Edek odpowie na te, opowie anegdotę o tym. 100 tysięcy złotych kosztuje anegdota dotycząca dwóch informacji, jednej dobrej, drugiej złe. A ile kosztuje twoja anegdota basen? O basenie? Też 100 tysięcy, ale euro. Nie, ona nie jest taka, one są powiedzenia. Za chwilę kolejny gość. Za chwilę kolejny gość. Tak. Jest i mamy markera. Przyniósł nam markera. Pan Robert, podpiszemy się? Czy ty chciałbyś zacząć? Ty chciałeś poprowadzić rozmowę z Robertem. Ja wiem, że ty masz do niego mnóstwo pytań. Podpisz się z nami na początek, żeby cię rozluźnić. Teraz już będzie tylko trudniej. Czyli to jest znieczulenie. To jest znieczulenie. Chciałem cię zapytać na początek, ponieważ... Znaczy powiedz, nie każdy z naszych widzów wie. Wiadomo, że... Ja trochę śledziłem, co widzowie piszą, a przede wszystkim o co pytają. Więc pytają się, czy wystarczy mi barszczyku czerwonego jutro na Wigilię. Czy te rumieńce są po tych naszych polskich dziwiliśmy się, dlaczego jeden barszczyk dymi, drugi nie. No bo jeden jest bardziej podgrzany, a drugi mniej. No. Robuś, bo byłeś przez parę lat kucharzem reprezentacji Polski, a kucharz wiadomo, że zna wszystkie sekrety reprezentacji. O, właśnie, chcielibyśmy, żebyś nam opowiedział. I oczywiście dzisiaj będziemy się pytać tutaj o pewne historie. Zacznę może od takiej, bo była taka... Prowadź dobrze ten wywiad. Była kiedyś taka... To nawet nie anegdota, to był fakt. To był fakt, który zadziwił wielu ludzi w Polskim Związku Piłki Nożnej na czele z prezesem i skarbnikiem, ponieważ no, ty zawsze serwowałeś jedzenie, ty zawsze serwowałeś catering, ty dbałeś również o właściwe nawodnienie piłkarzy i trenerów. Chciałem cię zapytać, bo jednym ze zgrupowań, gdzie graliśmy dwumecz i rzeczywiście to trwało z 6 dni, rachunek był tak duży z twojej restauracji. Proszę teraz nie wchodzić w kadr, bo nie zarejestruję reakcji szefa. Ja wiem, że to było załatwione, żeby właśnie ta reakcja się nie nagrała, ale ja jej tego pytania nie zadam. No, pan już tu nie nalewa, ale jemy. A jeszcze jedną kawkę można prosić. Dobrze. Tak jest, słuchajcie. Panu dziękujemy. Na razie. Dziękujemy serdecznie. Więc Robuś, chciałem cię zapytać, żebyś tutaj nam opowiedział naszym widzom, jak to było z tymi rachunkami rozpisanymi na tiry wody. Że się nagle okazało,
że kadra musiała podczas zgrupowania wypić kilkadziesiąt tirów wody. Tirów? Tirów. Nie no, tirów to nie przesadzajmy. Chcę ci powiedzieć, dam czas na odpowiedź. Tak. Chcę ci powiedzieć, że akurat zupełnym przypadkiem byłem wtedy w Polskim Związku Piłki Nożnej. Miałem jakieś spotkanie z ówczesnym wiceprezesem związku Zbigniewem Bońkiem. I Zbigniew Bońek na moich oczach otworzył kopertę jakiś tamten, miałem coś podpisać, mówi: nie no, że oni ze mnie wariata ze mnie robią? Kilkadziesiąt tysięcy litrów wody? Ja mam w to uwierzyć? To była najlepiej nawodniona reprezentacja w historii. A teraz słuchamy tej odpowiedzi. To na pewno tak. Natomiast no, piłkarz pije wodę przy śniadaniu, na drugim śniadaniu, na lunchu, jeden trening, drugi trening. Nocą, no panowie, panowie, to jak z tym barszczykiem dzisiaj. Nie, nie, dobrze, no, ale powiedz nam, generalnie to świętej pamięci Janusz Wójcik. Ale zawsze podaje się wodę w takim kolorze dziwnym, takim żółtym? Nie, zawsze ruda woda. No, wiesz, czasami brakuje wody, jak się odkręca, to ruda leci. No, czasami... To jeszcze było przed czajką. Czasami tak bywa. Słuchaj, kelner cię znowu ratuje. Kelner cię znowu chce ratować. Kelner mnie znowu ratuje. Nie no, ale jak ty w ogóle wspominasz ten czas i... No ale nie dałeś mu odpowiedzi. Nie, no powiedziałem, że on mnie chce rozluźnić. Nie, no. Nie, na pewno fantastyczne 7 lat. 7 masz? 7 przygody mojej ala piłkarskiej, około piłkarskiej. Rozpocząłem kadencję od dyrektora Krzysztofa Dmoszyńskiego i Janusza Wójcika. Wspominanego tutaj również. Tak. Później był Jerzy Engel, a później był Zbigniew Boniek. Później był Świerczaniec. Nie, Świerczaniec był za czasów Janusza Wójcika. Ty byłeś tak samo kucharzem reprezentacji u trenera Zbigniewa Bońka. Tak, a to było krótkie wydarzenie San Marino i wróciliśmy. Co przygotowałeś naszym piłkarzom przed meczem z Łotwą? To było krótkie, nie z powodu kucharza. Słuchaj, no takie życie. I później był selekcjoner Paweł Janas, a później załapałem się do grupy, która nie pojechała na mundial. Ale był to bodajże Jerzy Dudek, Kłonio, tak? Włosek? 2-6. Bo byś wystąpił na Rząsa i Frankowski. Więc myślę, czyli było was pięciu. Myślę, że to było. Czyli pięciu nie powołano. Dla mnie grono, takie bym powiedział, ambitne i zacnych piłkarzy, którzy nie pojechali. Wtedy szok dla ciebie? Myślę, że większy szok miał Tomek Iwan, że nie pojechał do Korei z nami, niż to, że my nie pojechaliśmy w 2006 roku. Więc chciałbym z tobą wyjaśnić, jeszcze pamiętam taki samolot rządowy, którym odlatywaliśmy na mundial w Korei. Tak, było spore opóźnienie. Chyba 2 godziny później odlecieliśmy niż planowano. Aż tak dobrze nie pamiętam. No, ja pamiętam. A prezydent z nami leciał? Nie, prezydent leciał kilka dni później z Edytą Górniak. No właśnie. Leciał w salonce. Natomiast chciałem Roberta zapytać, żeby ci wyjaśnił, czy rzeczywiście to jest prawda, że domówiłeś pół tony jedzenia? Nie i dlatego ten samolot wystartował za późno. Po pierwsze, nie domówiłem pół tony jedzenia, tylko zamówiłem prawie tonę jedzenia. I tak sobie w czy kabanosy dolatywały w czasie mundialu? Tak, ratowały nam życie z ówczesnym sekretarzem generalnym, którego serdecznie pozdrawiamy, Zdzisław Pęcina. Zdzicha pozdrawiamy. No, zadbaliśmy, czy też wyliczyliśmy sobie, że no może przynajmniej z tej grupy wyjdziemy. Taki mieliśmy nasz szacunek. Z tego też względu polecieliśmy tam bodajże tydzień wcześniej. Dwa tygodnie wcześniej. Tak, witano nas kwiatami, pięknie. Obiekt świetnie przygotowany, natomiast kabanosy się przydały się. No, dlaczego nie dolatywały ryby, wołowina, tylko kabanosy? To wszystko było na miejscu, a pamiętaj, o zarząd trzeba dbać. Czy nasi reprezentanci byli przekarmieni?
Nie byli trzeba dbać, nie byli przekarmieni. Wytłumaczę wiele anegdot, to taką jedną opowiem właśnie z Korei, bo to już historia. No, ja wiem, czy pikantną, na pewno lekko dziwnie pachnącą, z tego względu, że któregoś dnia, tu kilka nazwisk padało, które wtedy były w zarządzie, zaproszono mnie na taką wieczorną odprawę. No, oczywiście poszedłem, był barszczyk i nie tylko. Było bardzo sympatycznie, były oczywiście kabanosy, bo pojawiły się jedne, drugie i tak dalej, i tak dalej. No i ten zarząd się trochę mi przedłużył. No, zarząd się zawsze przedłuża. Zawsze się przedłuża. No i jakby trochę miałem tak zwany lekki poślizg ze wstaniem na śniadanie. Oczywiście wszystko z kucharzami koreańskimi miałem przygotowane. Natomiast dałem tylko informację szefowi, no, że to jest taki dzisiaj dzień, że ja mogę być trochę zmęczony. Nie do końca wyspany. On mówi okej. Okay. Ale to wszystko był szef koreański, tak? Tak, i wszystko było do momentu, kiedy, no ja już z tym opóźnieniem wchodzę, reprezentanci siedzą, siedzi między innymi Dziani, i tak dalej. Już zobaczyli, co jest grane i mówią tak, Robert, pamiętaj jedną rzecz. Ty możesz chodzić codziennie na zarząd. Ty możesz różne cuda robić, ale jeden warunek. Naucz tych kucharzy koreańskich robić jajecznicę. Ja mówię, Tomek, ale jajecznicę? W czym problem? No to niech ci Koreańczyk zrobi jajecznicę. Ja mówię, no proszę bardzo, zrób mi jajecznicę. No i faktycznie od tego momentu już zawsze wiedziałem, o której należy wyjść z zarządu. Ale co nie tak było z jajecznicą koreańską? No to usmaż sobie w domu dwa jajka na dwóch łyżkach oleju sezamowego. Nie wiem, że ja przypalam wodę, więc nie wiem, o czym do mnie rozmawiasz. Nie, nie do zjedzenia. Dobra, to teraz konkretnie i pikantnie. Kto wydał dyrektywę, żeby tą rudą wodę i catering rozpisywać na wody? No wiesz, był dyrektor reprezentacji, Krzysztof, pozdrawiam, i był wymagający selekcjoner. Kasa Misiu. Czyli, no, rozumiem, że nie przechodziły już na ramki, chcesz, tak? Chcesz anegdotę, to powiem taką jedną, bo ją uwielbiam. Któregoś dnia siedzę, zawsze przychodziłem gdzieś tak o godziny 6-7 przed śniadaniami, zwłaszcza jak była reprezentacja. I siedzę w biurze, tam przeglądam dokumenty, tam musi być telefon, dzwoni telefon. Misiu, gdzie jesteś? Na dole w kuchni, selekcjonerze. Klapeczka. 315 natychmiast, musimy omówić parę rzeczy. Patrzę na zegarek, 6 rano, z groszem, no jak trzeba omówić, no to biegnę. Siedzi selekcjoner, mówi, Robert, no musimy to przegadać, no to może trochę barszczyku, ja mówię, tak, no dobrze. No i tak, staram się, no bo cały dzień pracy przede mną, tak lekko bokiem i tak dalej. No i w pewnym momencie dzwoni recepcja. Recepcja dzwoni i mówi, odbieram telefon w imieniu selekcjonera, co tam, o co chodzi? Gość do selekcjonera, tutaj taki znany gość. Dobrze, proszę go na górę. I też pytał dyrektor Krzysztof o ciebie, gdzie jesteś. To też go dać do selekcjonera na górę. Dobrze. No i panowie się poschodzili i tak dalej. Oczywiście faktycznie tutaj pojawiały się w komentarzach słowo kociołek. Pojawił się kociołek barszczyku. Bo ten gość przyszedł... Politycy czy bardziej generałowie? Bardziej polityka. I jeden kociołek... Szczupła polityka czy grubsza? No, taka bym powiedział, dobrze zbudowana. I sobie tam siedzimy. Ja mówię, zauważyłem, że to się tutaj nie skończy szybko. Mówię, panowie, dyplomatycznie, to może ja pobiegnę po jakieś kabanosiki, kanapeczki i tak dalej. Oni mówią, bardzo dobry pomysł. No to ja poszedłem. No i oczywiście... Jakby odsunąłem to w czasie. Niech sobie tam siedzą, jak się zdenerwują, jak zgłodnieją, no to zadzwonią do mnie. No i faktycznie, po 40 minutach dzwonią. Misiu, gdzie ty jesteś? Ja mam jeszcze tylko szczypiorek na kanapkę i biegniemy. No to biegniemy z tymi kanapkami. Otwierają się drzwi. Na to ja patrzę, nie ma trzech, jest dwóch. Patrzę na komórkę, dyrektor nie dzwonił. Pytam się, panie selekcjonerze, a... Mój dyrektor gdzie? A on mówi, pytasz o Krzyśka, o tego chudego?
Leży tam z tyłu. Tamten biedny przyjechał. W przeciągu 45 minut dostał 4 strzały. 4 barsze. 4 barsze. 4 barsze. Zadowolony i padł tam za tą piękną sofą i sobie spał. A panowie dalej wysiadowali. Zdarzało ci się takie wieczory w tamtym czasie, że nikt nie dzwonił wieczorem ze specjalnymi zamówieniami, czy raczej trzeba było cały czas mieć naładowaną baterię? Nie, dosłownie przenośnił. Znaczy nie, no, już mnie chcie zdradzić. Nie. Bateria musiała być zawsze naładowana i należało być przygotowanym, bo świętej pamięci selekcjoner nie znosił, jeśli się telefonu nie odbierało. Natomiast raczej jego wielbiciele, fani, czy też przyjaciele wiedzieli, z czym do niego się przychodzi i to tak naprawdę my donosiliśmy tylko tą wodę mineralną, gazowaną, niegazowaną, dlatego te ilości i te takie kabanosy. Były. I te czy to zawsze był taki pokój, no nie boję się użyć tego słowa we współczesnym, powiedziałbym, słownictwie, celebrycki u selekcjonera? No tak, zdecydowanie tak. A u trenera Jerzego z wąsami? Nie, się zmieniło wszystko? To zupełnie inny styl bycia selekcjonerem, funkcjonowania. Nie. To nawet jeśli chodzi o trunki, to można selekcjonerów podzielić. Jeśli chodziło o trenera Wójcika, no to barszcz dobra polska, czy też nie polska, wódka czysta. Natomiast selekcjoner Engel, no to zdecydowanie tutaj koniaki i to dobre koniaki. To jednak trzeba przyznać, że na tym się... Nie trzeba było rozpisywać. To zupełnie inny, czy inny klimat. Tomek Kotter to ogarniał już. I to była jakby zupełnie inna reprezentacja. Reprezentacja związana z Januszem Wójcikiem to są historie, to są legendy. Polska pyta. Tak. Nie wiem, czy pyta, tylko powiedz, coś tam się dzieje. I dobrze żyjemy. Komentują tutaj, że. Ja wiem, właśnie, ale co z donatami? Komentują. Że Mati szuka środka ciężkości. Co ja szukam? Środka ciężkości. Ale a propos czego? Wojciech Ćwiklik pisze tutaj: gorsza patola niż Liga Minus, tam większa kultura. Nie. A ktoś pisze, ale bym się napił barszczyku z Borkiem i Polpatem. Tylko wódeczkę. Jesteś Polpat? No ktoś tak napisał. No. Powiedz mi lepiej, co słychać tak w rzeczach ważnych. Pozdrowienia mamy od ekipy. Kamila daje mu chorobie. Pozdrawiamy. No tutaj generalnie już mamy 1800, nie, co ja gadam, 19 tysięcy właśnie. Mario 99 wrzucił z życzeniami wesołych świąt. Dziękujemy Mario. 50 zł i mamy już... Zbliżamy się do 20 tysięcy. To jest dobry wynik. To już pobiliśmy mój rekord, bo ja miałem 18 tysięcy. To jest właściwy czas, korzystając z obecności Roberta jeszcze. Właśnie. Żeby powiedzieć o tym ostatnim temacie. Tak. To czekaj, Krzysiek, ktoś chciał powiedzieć? Chciał zorganizować, co zrobić, żeby zostać zawodnikiem? I zapraszam wszystkich. Co zrobić, żeby zostać... Nie, mówię, a propos Engela i Wójcika, jakie to były czasy. Pamiętam, wywiad zrobiłem... Engel był selekcjonerem, Wójcik już nim nie był. I zrobiłem wywiad z Wójcikiem. I tytuł tego wywiadu na dzisiejsze czasy był niewiarygodny. Pamiętam, na pierwszej stronie, na górze, nad logiem przeglądu sportowego był tytuł: Wójcik / o Engelu. Wójcik o Engelu / Pyzaty niuniuś idzie na dno. Ale a co to było? A w środku ten cypryjski sprzedawca cytrusu. Ale ja prowadziłem, miałem takie 5 minut w kawie czy herbacie o piłce i zaprosiłem właśnie Janusza Wójcika, bo się wtedy pojawia się taka informacja, nie wiem czy prawdziwa, ale jednak powtórzona przez kawę i herbatę. Pamiętacie, że Southampton, klub z Premier League, chciał zatrudnić Janusza Wójcika i o tym rozmawialiśmy, ale przy okazji on też dokonał ostrzego. Ale Southampton o tym nie wiedzieli. Dobra. Czekajcie, dobrze. Jeszcze dokończę tylko, że zrobił też bardzo duży pojazd po reprezentacji ówczesnej, no, która 500 minut bez gola i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że Engel zadzwonił i dodzwonił się do Adama Michnika, który o sprawach piłkarskich był kompletnie, no ale tu jakoś go tam połączyli, selekcjoner reprezentacji Polski, no i trochę na mnie naskarżył. No ale...
Adam, że tak stare dzieje. Słuchajcie, ja teraz ja mam anegdotkę jedną o Januszu Wójcichu, którą mi powiedział Radek Michalski, ale opowiem ją zaraz po tym, jak, bo trzeba się pilnować tego porządku programu, bo mamy jeszcze piątą rzecz, która tutaj się trafiła. Słuchajcie teraz uważnie. Co jest jeszcze do wylicytowania? To jest na się pomaga. Na się pomaga. I trzeba się dobrze zastanowić, czy chce się to licytować. Chciałem tylko dodać, bo będzie, że cały czas jest z nami duch Antoniego Piechniczka. Bo tak, my siedzimy przy kominku. Bo jest kominek, ale kominek nawet w tle. Bez kominka, po prostu w nowym studiu musi też być koniecznie kominek. Koniecznie. To oddajmy głos Robertowi. Uważajcie, widzowie nasi kochani. Mówimy o kolacji. I co my stawiamy? My się to dwa razy. Robert powiedział, że to przykryje. To jest waga ciężka, to jest waga ciężka. Ale jak to rozpiszę? Nie, czy jak rozpiszę, to już jest wiadomo, bo tutaj... Na wodę. Na wodę, to już mamy hasło. Wszystko pociąg wody przyjedzie na tak, możemy zmienić wymianę na wodę, na barszyk czerwony. Zmieniamy szyld, jedziemy dalej. Natomiast to, co jest ważne, chciałem zaprosić na swoją autorską kolację, która będzie się składała minimum z 7 dań. Będzie to zakąska, będzie to zakąska gorąca, będzie to zupa, będą to owoce morza, jakie to już chyba każdy wie. Będzie, będzie sorbet. I będzie polskie mięso. Myślę, że będzie to dziedzina. Kurczę, mi wyszło, że jest 5 albo 6. A barsz? I proszę? A barsz? 5 dań, 6. Zakąska zimna, gorąca, zupa, ryba, czyli owoce morza, sorbet, mięso i deser. 7 dań. I na taką kolację ja zapraszam i wystawiam ją na licytację. Dobrze, ale zupa... Oczywiście, jeśli wy wpadniecie. To... Ale zupa barsz? Czy zupa, zupa? Jeśli przyjdziesz, to będzie barsz. Nie, ale poczekajcie, licytacja jest z nami, tak? Tak. To jest kolacja na którą Robert zdecydował się ufundować. Dla dwóch osób plus my. Tak. Na dokładkę. Udźwigniesz to? Bo my musimy się dać za darmo. Bo my wiesz. Nie wiem, ile litrów barszu czerwonego będę musiał przygotować, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. My dopiero rozkręcamy ten biznes, na razie jesteśmy ciągle na minusie. Bez makaronu. Bez łuszek. Ja mogę nie. Prezes? Ciągle na minusie? Ja patrzę, nasze finanse, na razie jesteśmy ciągle na minusie. Ważne, że tutaj się zbiera. Nie wiem, czy jest gotowy zdrowotnie na to. Tak, ale zapraszamy. Czekaj, musimy hashtag wymyślić. Na Twitterze licytacja, hashtag barszcz. Hashtag barsz. Barsz. Tak. Barsz usowy. Wrzucam. Barsz usowy. Nie, proszę. Barsz. Krótko. Dobra, barsz. Licytujemy na się pomaga. Tam wpłaty. Screeny. Tak screeny wrzucamy na Twittera. Hashtag barsz. Kolacja przygotowana przez Roberta Sowę. My jesteśmy ustalamy, że ta kolacja musi się odbyć do początku Mistrzostw Europy, bo musimy zgrać wolny termin, żeby tutaj w restauracji Fork był wolny stolik, żebyśmy my wszyscy mieli akurat wolny wieczór. Ktoś może być spoza Warszawy, więc sobie wyjazd do Warszawy. Wpłaty na się pomaga, minimum 7 dań. Koszty udania. Minimum 28 zł trzeba wpłacić na początek na start licytacji. Normalnie taka kolacja jest bez alkoholu. Każdy barsz sobie wybiera jaki chce. Natomiast no okej, załóżmy, że jest to takiej dobrej klasy. Barsz to około 1000 zł. Około za mniej niż za 1000 tego nie oddamy. Wiadomo, że to pójdzie grubo. No to bardzo dobrze. Ale nie. Posłuchaj, jeszcze jedno miejsce. Poinformujmy się ludzi, do kiedy my liczymy, to się pomaga. Otóż to. Barsz licytujemy dłużej. Licytujemy barsz, nie wiem, do 10 stycznia, coś takiego. Do 10 stycznia. Do 10 stycznia do północy? Bo ustaliłeś na ten poprzedni się pomaga do 26 grudnia do północy? Ale barsz przedłuży. Wiesz, jaki może być problem? Że na się pomaga, ta suma już zostanie dociągnięta. Zawsze będzie dla kogo zbierać. Aha, dobra. Się pomaga jest tak, że jak jest nadwyżka, nie, to nie ustalamy, że pozostały termin na wszystkie historie się pomaga, gdzie? To jest 24, drugi dzień świąt. Tak. Myślę, że jutro, pojutrze nakręcimy to, wrzucimy na Twitterze. Przypominam, rozkręcimy kolację. Na się pomaga do 26 grudnia do północy. Głosujecie na koszulkę Roberta Lewandowskiego. Robert, ty jesteś taki trochę szeroki, zasłoniłeś ważny przedmiot. Ratujesz. To jest ta koszulka Lewego z autografem Bayernu. Jest piłka Gortata razem z książką Kobiego Bryanta. No piłka Gortata, znaczy to jest piłka koszykarska z autografem i Marcina Gortata i Maćka Zielińskiego. Są rękawice Świra z walki z Zielonej Góry przeciwko Kolinsowi.
autentyczny. Już nie nówka sztuka, bo one walczyły. Ale podpisane. Jest krew na nich nawet. I jest koszulka Piotrka Broszka, która tutaj wisi z kolei za moimi plecami. Fajna koszulka, bo Trabzon sporu. To dla... Mi pozwólcie... Wiem, że jest taki, słuchaj, na Twitterze, taki chłopak się nazywa chyba... Filip Cieśliński, tak. I on powiedział, że on będzie absolutnie będzie walczył o tę koszulkę, bo on lubi ligę turecką. Widzę, że właśnie Bugmacher dorzucił 111 zł, ma już 971, zajmuje czwarte miejsce. Czekaj, dostałem SMS od żony. O, czyżby... Jezu, nie pij już. Ja przecież tam na barszczu. Napij się, zdecydowanie napij się wody. Ja chciałbym wam powiedzieć jeszcze, Robert, jeszcze przeładuj karabinę. Dostałem teraz wiadomość. Zaczęliśmy program, powiedziałem wam o tym moim fundabu, który poszedł do Radomiaka, nie? Tak. Czy tam pójdzie. Do pana. Wyobrażajcie sobie, jak wygląda... Do pana Sławka. Jak wygląda świat piłki. Robert, chłopak dzisiaj, napisał teraz dzisiaj, dostał 20 wiadomości od dziewczyn na Instagramie. 20 wiadomości. Żeby nie tylko machają. Dlatego, że poszedł do klubu. Do Radomiaka. No nigdzie, do Radomiaka, tak? Te. To co mają piłkarze? Bo zaraz, idą... Pan Sławek już by się wysoko, nie? Gdzie idą do Chelsea, do Manchester United. Tutaj już. Ale od dziewczyn z Radomia? Niekoniecznie. To niekoniecznie. Nie wiadomo. Ale już pijawki czekają. A propos, jeszcze wam opowiem jedną historyjkę, zanim Robert jeszcze przeładuje broni i opowie nam coś fajnego z tajniki reprezentacji. Nie, zaproszę was do lepienia pierogów. To skończymy szybko tego. To siedzimy długo na tym live, żeby nie robić. Słuchajcie, Radek Michalski opowiedział mi fajną anegdotę o Januszu Wójcik. Mamy 35 minut do końca programu. Do północy robimy. Dobrze. Robimy do północy. Więc uważajcie, słuchajcie. Janusz Wójcik przejął Legię Warszawa i przejął ją z rąk wtedy Krzysztofa Etmanowicza. Mhm. Krzysztof Etmanowicz zdążył jeszcze sfinalizować transfer młodego chłopaka, nieznanego nikomu, Radosława Michalskiego. Ściągnął go wtedy z Gdańska. Mhm. I historia jest taka. Janusz Wójcik postanowił zrobić przegląd wojsk. Niektórych zna, niektórych nie zna. Radek Michalski nie mówi mu absolutnie po nazwisko nic. I Radzie opowiada, historia jest taka. Siedzi wuje u siebie w gabinecie, przychodzi Radek Michalski. No dobrze, misiu, a ty to misiu na jaki ty pozycji środkowego pomocnika? A misiu, dobrze, misiu, a w zasadzie z jakiego tych klubów przyszedłeś tutaj do nas? No ja, panie trenerze, przyszedłem tutaj ze Stoczniowca Gdańsk. Dobrze, misiu, a która to jest liga? No panie trenerze, to jest trzecia liga. Aha, misiu, to ty na razie idź do rezerw. Jeszcze go nie zobaczyłem razu w grze, już go przyjechałem na mecz do Nowego Dworu Mazowieckiego. Janusz Wójcik był trenerem, to już nawet nie, tutaj nie odnoszę się do tego słynnego zdania, nie ma co trenować, trzeba dzwonić. Natomiast wpadam do niego tam do pokoju trenerów. Świt gra z kimś, no ja mówię, Janusz, jak to dzisiaj ustawiłeś, kto tutaj będzie grał, jaki system, mówię, wiesz co, tam do końca tutaj nie wiem, ten woła kierownika, tutaj ten, mają na nazwiska, rozpisał ten skład, wychodzimy z tej szatni, przechodzimy przez ten wąski korytarz na tym starym stadionie w Nowym Dworze Mazowieckim, no i koło bramy taki skórzany kurtce stoi Grzesiu Kaliciak. I Janusz przeszedł koło niego, nagle tam, wiesz, włączyła się reakcja, wraca się szybko i mówi: Kali, a co ty tu robisz? No, panie trenerze, przyszedłem na mecz, oczywiście kibicuję wam, trzymam kciuki, drżę dzień w szatni. No bo ja pauzuję za czerwoną kartkę dzisiaj. Sprawdzę to w poniedziałek. Ale ciągle groźny. Chyba wybieranie bramkarza na mecz reprezentacji Polski. To jest dobre. Czegoś takiego chyba nigdy nie było i nigdy już nie będzie. Nie? Tak. Posłuchajcie, widzowie, jak się wybierało kiedyś bramkarza reprezentacji Wzywa Polski. Janusz Wójcik do swojego pokoju Adama Matyska i Jerzego Dudka. I chodzi przed nimi i mówi tak. Dudek, Matysek, Matysek, Dudek, Dudek czy Matysek? Matysek czy Dudek? Kto lepszy? Kto zagra? Matysek czy Dudek? Dudek czy Matysek? A oni co? Matysek, Dudek, Matysek, Dudek, Matysek, Dudek. I Dudek odskoczył, nie? A Wójcik mówi: Dudek się boi Matysek gra. Ale ja uwielbiam anegdotę z
ja wiem, że ty ją opisałeś Szamo, ale opowiedz historię, jak negocjował transfer Szamo do... Ale nie, no to jutro trzeba za Janusza zmówić. Bo to jest napisane, a opowiadane jest zupełnie... A to musiałby to Szamo opowiedzieć, ja to zepsuję tą historię, bo nie mam tego daru opowiadania, ale no, historia była niewiarygodna, bo on, Szamo tam pojechał z pałku Saloniki do Śląska Wrocław i wszystko sobie wcześniej ustalił, ile ma zarabiać i tak dalej. No i wchodzi prezesem Śląska, był Janusz Tymanek, siada za biurkiem i mówi, ile chce zarabiać, tam nie pamiętam, 400 tysięcy złotych za rundę, powiedzmy, powiedział. I nagle wujo, który sam mu powiedział, ile ma, że ma tyle powiedzieć, że tyle dostanie, Tymanek jeszcze nie zdążył zareagować. A wujo mówi, co ty myślisz, kurwa? Co, że jesteś Oliver Kahn? No i wyrzucił go z pokoju. Szamo taki zszokowany wychodzi, blady. A wujo mówi do Cymanka, zaraz przyjdę, pogadam z tym gówniarzem. No i wychodzi na niej na korytarz, zamykał się drzwi. A wujo mówi, a Szamo blady, w ogóle nie wie, co się dzieje. Ustalone, że ma tyle powiedzieć, tak się na takie warunki. A mówi, młody, jeszcze raz wejdziemy, trochę cyrku zrobię, a potem go przekonamy. I dostał tyle, co miał dostać. To była postać. Trener legenda. No to co, jeszcze jedno pytanie do Roberta? Tak. I puścimy go? Pojedziemy pierogi lepić, tak. No. Coś masz takiego dla nas na koniec? Czego jeszcze nie opowiadałeś? Czego jeszcze nigdy nie opowiedziałeś z reprezentacji? Nie. Po tym wyborze tutaj bramkarza, I po tym kontrakcie Grzesia, no to jedyne co mogę powiedzieć, to też no to większość pewnie z was znała sytuację. Siedzimy z selekcjonerem, ja wiem, jest przed treningiem. Ja mówię, selekcjonerze, no to za chwilę trening i tak dalej, wiesz. Głowa mnie boli, wszystko mnie boli. Ja wiem, no ale tu dzwonili, że zadzwoń po Edzia Kleindlista. Trener Kleindlist chodzi, tak, panie selekcjonerze, słuchaj Edzio, weź ekipę i jedź tam na ten trening. Panie selekcjonerze, jaki trening? Przecież my jedziemy na mecz. To wołaj tych dwóch muminków tutaj, wołaj. Ja mówię, jakich muminków? Mówię, kurde, jeszcze tej naszej. No przychodzi, przylatują dwaj nasi masażyści. Jedna żółka, druga żółka, ciemne okulary, jedziemy chłopaki na mecz. Ale to też mi opowiadał Maciek Szczęsny, że mecz był jakoś wyjątkowo wcześniej reprezentacji. Na szczęście w sumie. O godzinie 13:00. I on opowiada, że jakoś tam gdzieś byli zakwaterowani, nie pamiętam, jak był jakiś wyjazd, że w tym pokoju hotelowym były drzwi, wchodziło się, był taki mini korytarzyk i drzwi po lewej i drzwi po prawej. I po lewej Maciek Szczęsny, po prawej selekcjoner, tak zakwaterowali. I Maciek Szczęsny mówi, że śpi. Nagle tak gdzieś 5 rano, łomot w drzwi, ale tak, że ktoś tak jakby z całej siły z buta po tobie złośliwie kopnął. I on mówi, tak się wkurzyłem, no... O 13:00 gramy mecz, no. Tak? I mnie w ten sposób budzą, patrzy i podbiegł do tych drzwi. Chciał zwymyślać, wyzywać. I mówi, otworzyłem drzwi i moim oczom, oczom ukazał się widok właśnie dwóch muminków. Jeden muminek za nogi, drugi pod ręce i selekcja. Tylko tam było tak wąsko, że oni tam lawirowali, żeby tu drzwi otworzyć te, a tamte. No i że niestety głową selekcjonera przywalili drzwi. Ja to nie wierzę. Byłem kiedyś na treningu Agricoli, reprezentacji polskiej. Ale to nie koniec. I on tak stanął, patrzy, mówi, no zabrakło mu, oni się tam jakoś tam wpasowali, on mówi, Radomskie, gramy bez trenera, no nie ma na meczu, nie mamy nie mamy bramkę, nie mamy trenera, kiedyś nie było bramki, graliśmy tak, bez bramkarza, ale mówi, 9 rano, śniadanie, absolutnie... Nówka sztuka, tak, po... Znam paru, co tak mają, dobrze. Kiedyś, puszczamy Roberta, jeszcze tylko wam powiem, że kiedyś byłem na treningu, reprezentacja czasami na Agricoli trenowała, tak, prawda, i kiedyś byłem na Agricoli, rozpoczął się trening reprezentacji, nie było Janusza i w pewnym momencie Janusz spóźniony, 15-20 minut podjechał samochód tam obok hotelu Agricola, wpada Janusz w dresie i miał taką,
muszę skorzystam, dobra, z tego twojego tego, ale nie zamknę. I miał taką, takie okładki, taką podwójną okładkę składaną, stanął na środku boiska, taki widać, że jest lekko zmęczony, trzyma tą okładkę i zaczyna, panowie, tam, wy tu, tutaj takie ćwiczenia. Ja stojąc na tej takiej galerii na Agricoli patrzę, a on w tej okładce nie ma nic, nie ma pół kartki. Niby tutaj czyta ten trening rozpisany, nie było tam. Nie, to kiedyś Jurek, jaki to mógł być mecz, kiedyś chciałem opowieść, mecz na Łazienkowskiej, dość wcześnie, no i trener trochę zmęczony jakby dniem poprzednim, no i tak ogląda go z ławki, ale tak nie do końca rozumie, co się dzieje. I Wałdok został z tyłu pod swoim polem karnym. No i on krzyczy, Tomek! A Wałdok udaje, że nie słyszy. No powie, co się dzieje, już nie chce reagować. Gra swój mecz, wie jak ma grać i tak dalej. Tomek! No i tam cały czas to trwa. No i tyle czasu wrzeszczy, że już ten Wałdok mówi, no już, co? Tomek! Do przodu! A Wałdo krzyczy, ale oni już pobiegli! No to do tyłu! Słuchajcie, krótki dżingielek jeszcze? Przypomniałem się tylko jak Jurek Brzęczek, obecny selekcjoner, zawsze mówił, opowiadał mi, że zawsze się modlili z reprezentacją, żeby na koniec treningu nie przyjechała w ostatniej chwili Telewizja Polska. Aha. Bo czasami zdarzały się treningi, gdzie nie było telewizji od początku. No i generalnie, wiesz, jak się zaczynał się trening, rozgrzewka, kilka ćwiczeń technicznych, strzelecki, na koniec gierka, po gierce rozciąganie. Ale trener, jak się zdarzało czasami tak, że telewizja wjeżdżała już podczas rozciągania, bo się spóźniła, bo to wiesz, kiedyś to była zawsze kadra zależna od telewizji, nieodwrotnie, nie tak jak dzisiaj, że drugi trening, tam kamery były przygotowane dzisiaj pół godziny przed zajęciami, tylko wtedy generalnie no to... Kadra się cieszyła, że telewizja przyjechała pokazać kawałek treningu. No i się piłkarze modlili, żeby absolutnie ta telewizja już nie przyjechała na sam koniec, bo już na przykład było rozciąganie, a tener widział, że jest kadra i robiły się wielkie oczy. Start, gaz, armata! I od razu już z tego rozciągania nagle robiły się najbardziej intensywne tutaj fragmenty jednostki treningowej. Puszczamy Roberta na ten, na pierwszy. 7 dań. Na 7 dań. Plus Barszczyk. Do 15 stycznia. Do 15 stycznia do północy, tak? Powiedzieliście. Do 15 stycznia do północy. Mówiliśmy do 7, ale będzie do 15. Będzie do 15. To do 15. Hashtag Barszcz na Twitterze. Króciutki dżingielek. Dziękujemy Robertowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo fajna. Wesołych świąt wszystkim. Dziękujemy bardzo. Dzięki, Robert. Pytań na przykład aktualnych, co trzeba zrobić, żeby dostać się do KTS Weszło. Można gdzieś wysłać CV. Zaczynam zadawać pytania z tego, tak? Zaczynam zadawać pytania z... Karty. No, nie przebiłem się z jednym pytaniem. Musi być wątek wielkiego szu. Dobrze. No tu pytania są różne. No czekaj, no zadałeś pytanie. To powiedziałem, zajebiście grasz piłkę. No. Po prostu, tak. Niezwyczajnie. I przyjdzie, i my wtedy się znajdziemy. A gdzie wy gracie w końcu? Gdzie wy będziecie grać? Teraz na Okęciu. Już na Okęciu, już wiadomo, tak? Mhm. Daleko od szosy. Znaczy jak będą lądować te gwiazdy zagraniczne, to będą mieć bliżej na stadion. Klub z 90-letnią tradycją, dobry klub. Lądowanie, mecz i wylot. Jack Daniels, Stano ma talent, skromny Patowic spod Katowic, Stano the best, a niektórzy narzekali, bo nie znali. No i proszę. Uwaga. Gdzie jest Tomasz Hajto? Widzisz, jak cię ociepliliśmy wizerunek? Słuchajcie, ja mam tutaj, ty patrz na pytania, a ja przygotowałem taką talię kart. Myślałem, że się przyda, ale oczywiście się nie przyda. Ale masz te karty w ogóle? Tomek, ładne wydrukowane. Od początku wiedziałem, że to jest najbardziej naiwne, co można zrobić. Wydrukować karty z 50 pytaniami, że one nie wejdą. Jak ale okay. Chujże, to ale co masz te karty? Wydrukowałem je. Ja nie widziałem tego w budżecie spółki. Twoje wydrukowałem za swoje, muszę ci powiedzieć. Ale patrz, jakie ładne, patrz. Jest tutaj twoje nazwisko. Będzie Borek, refaktura na pewno. Dziękuję ci bardzo. Rozpiszę na wody, jakby co. Teraz wszystko rozpisujemy na wodę. To są takie pytania. Mamy czas? Czy chcesz coś, o coś zapytać? Nie. Mamy 23 minuty do końca.
Każdy będzie szczęściu do pomoże, każdy dzisiaj wygrać może. O 12 kończymy, także to są ostatnie momenty, żebyście się mocno zmobilizowali i zapłacili. Co tam u prezesa Leśnodorskiego? Czy on zapłaci w końcu te 3000? Nie, coś z dotpayem, jakiś problem. Myślę, że wpłaci w cashu, tak go znam. No. Ja chciałem przypomnieć, że hashtag kanał sportowy, licytacja, między innymi koszulki Roberta Lewandowskiego, tak, z autografem. Opowiedz jeszcze, powiedz, jakie były te cztery hashtagi, tych czterech aukcji na... Nie, ustaliśmy, nie, wszystkie mają kanał sportowy. Wszystkie kanał sportowy po prostu. I tam jest koszulka Lewego, piłka na z autografem. Jest pierwsza wpłata na bar, 300 zł. Kolego Karolu, nie skończy się na 300 nie, zł. Nie, 300 zł, powiem szczerze. Dobrze. To sam barszcz tyle kosztuje. No, Slusaldo, prosimy o anegdotkę. A w ogóle prosimy o barszcz. Niżej kawałka nie przejdzie. Slusaldo, prosimy anegdotkę o Romanie Kołtoniu. Kto jakąś? Z was? Wy najbliżej współpracujecie. Susaldo? Susaldo. Nie ma żadnej anegdoty. Nie. Roman jest porządny. Chcemy darki, ale wiesz co, mógłbyś opowiedzieć, jest fajna anegdota, taka a propos tego Janusza Wójcika, który krzyczał do Tomasza Wałdocha. To jest ten takie dobre story, pamiętasz, opowiadałeś mi, tobie z kolei opowiadał, albo tobie, już nie pamiętam, któryś z was opowiadał o Cześku Michniewiczu, o tym jak zmienił zawodnika, obrońcę meczu, Polska grała spotkanie. A nie, Polska grała. U21, pamiętasz? Polska chyba grała z Finlandią, tak, w Łodzi na stadionie Widzewa. Tak. I Czesio w przerwie zmienił Wieteskę. Pomyślał, że zawalił bramkę, a na powtórce zobaczył, że to był Bednarek. Słabo widział. No i właśnie zrobiło mu się przykro i na następnym meczu Bednarek nie zagrał, a Wieteska przed pierwszym składem. Kurde, nie widziałem dobrze. Nie tego, który zawalił w przerwie. Także taki peszek malutki. A propos restauracji, kiedyś, nie wiem, rok, myślę, 2007, Czesiek był trenerem, albo szósty, Zagłębia Lubin i mecz w Poznaniu. Moim zdaniem Zagłębie wygrało 2-0 z Lechem na Bułgarskiej. I po meczu z Czesiem i Adamem Fedorukiem i chyba Rafałem Ulatowskim poszliśmy na rynek coś zjeść. Idziemy do restauracji, dwóch takich karków, bo to czasy były tych selekcjonerów na bramkach, no i dwóch takich karków stoi. Jeden mówi: niestety nie ma miejsca. A drugi do niego mówi: ty kurwa, ślepy jesteś? A ty mówi: co? Trenera nie poznajesz? Trener Lecha. Wtedy Zagłębie. No tak. I wtedy wydarzyła się najbardziej żenująca rzecz w moim życiu. To znaczy, ten gościu, który poznał Czesia, wszedł do tej restauracji, podszedł do pierwszego stolika zajętego przez ludzi. To straszna historia. I powiedział: przepraszam państwa bardzo, nie płacą państwo rachunku, ale muszą państwo natychmiast opuścić restaurację. Ci ludzie żenujące. Zszokowani. My też zszokowani. A dopiero po zupie byli. Zszokowani, ale widzą te są tego karka po prostu, wiesz. No nie było to przyjemne. Się zawinęli szybciutko. A oni nam tu wszystko nakryli. Usiedliśmy. I jeszcze przez przez głośnik na głośnienie tam miejscowe, bo tam była taka stęka i tak dalej. DJ mówi: witamy trenera Michniewicza, który wprawdzie nie prowadzi się Lecha Poznań, ale wygrał na Bułgarskiej 2-0. Gratulacje serdeczne, mamy nadzieję, że pan kiedyś jeszcze będzie naszym trenerem. No i tak się ten wieczór zaczął, jak się skończył, to już jest inny. No, to już na po 12. No. Co tam u ciebie? Co tam w donatach? Dawaj te karty. Panie Konradzie, czy jest 20 minut. Konrad Mazur, czy my jesteśmy, czy są dobre donaty? Czy Konrad nas słyszy, czy jeszcze tu jest? Słuchajcie, dobra, to ja mam karty. Rzeczywiście, to są takie pomyślałem sobie, patrz, że dam wam... Patrz, 500 zł. Jaka sytuacja, panie Konradzie? Tak, że donate nam wyhamowały, musicie zmobilizować. Nie ma donatów, nie ma programu. Dobra, nie ma donatów, zamykamy nie ma to. Programu, tak. Nie ma donatów, bardzo. Nie, macie 5 minut. 5 minut, żeby jeżeli na mobilizację. Chcecie, żebym wam pozadawał troszkę pytań? Tak, no dobrze. Chcesz sobie wyciągnąć pytanie? Nie, na przykład ludzie już... Byłoby smutno, gdyby te karty... Tak, żeby się poszły na zmarnowanie. Ludzie już śpią. Czekaj, ty nie przeczytasz, ja ci to przeczytam. Uwaga! Nie przeczytał Hearts of? No, Hearts of Mint. A czy możemy barszczyk? Chyba już nie, chyba zaraz wskazę. Żeby zamknąć licytację Wojtusia, potrzebujemy jeszcze 11 000. 11 tysięcy złotych i o to walczymy. 11 tysięcy złotych. To się nie uda. Może być jedna wpłata nagle, wiesz. Może być ciężko. Czekamy na was. Uważaj. A ja mam pytanie. Kiedyś Marcin Gortat zamknął mi zbiórkę na... 120, 140. Albo 340. Dobra, Mateusz, pytanie do ciebie. Czy chcesz o pytanie o to, co było, czy o to, co będzie? To, co będzie. To, co będzie. To jest. Słuchaj, Olga Tugarczyk mówi, że człowiek ma po to oczy z przodu, a nie z tyłu, żeby patrzeć, co przed nim, a nie co za nim. A ty dostaniesz pytanie o to, co było. Uwaga, o to, co będzie. Czy Pedro Sapinto wie, że dzisiaj został zwolniony? Tak, wiem.
Czy znajdzie wiem, że nastąpił żenujący fake news w polskich mediach. To prawda, on się przebił mocno. Iza Koprowiak go zwolniła z kolejnego klubu. No. Prawda, Tomasz Hajte był tam w profilu tego portugalskiego fake dziennikarza. Ci, którzy są... Ja bym się zwał Koprivą. Izao Koprivą. Ale ktoś nie wyjaśni widzom, bo oni nie wiedzą, o co chodzi. Jak sobie wejdą na Twittera, to będą wiedzieli. A pytanie jest o to, co będzie, bo pytam o rok 2020. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Czy uważa, że Pedro Sapinto znajdzie w 2020 klub? Ale znów nie utrzyma roboty. Tak. Takie pytanie. Tak. Co to znaczy tak? Uważam, że znajdzie i nie utrzyma roboty. Dobrze. A ty dostaniesz pytanie z tej samej karty. Patrzyłem też tak. Rzeczywiście duża strata w lidze portugalskiej. Jest w półfinale Pucharu Ligi. Wyszedł z grupy z fantastycznym wynikiem punktowym w lidze Europy. I odpadł w półfinale Pucharu Portugalii z Benficą. Tak, niezły wynik. Niezły wynik jak na wariata. Uważaj. Ty dostaniesz pytanie z tej samej karty. Spodobał mi się dzisiaj jeden tweet. I myślę, że powinniśmy po portugalsku do niego napisać. Jest propozycja walki, ponieważ są rówieśnikami, na FFF3 Świerczewski Sapinto. To by było. To by było przegryzanie tętnicy. To by było na grubo. Ja myślę, że to Krzysiek Mączyński powinien myślę, na Sapinto wyjść. Obejrzałbym. Uważaj, do ciebie jest pytanie o to, co było. O 2019 rok. Piłkarskie odkrycie 2019 roku to na świecie. Mogę ci podać kilka nazwisk, które tak sobie wypisałem. Które... Świecie. Uważaj. Odegaard, bo myślę, że on ciągle może być spokojnie. Ale z odkryciem od 6. Mount, Abraham, Kamavinga, Fati, Valverde, Real Madrid, Malen, Erling Haaland, Davis, Rodrigo. O, Rodrigo. No. Ja jeden nie no, Ansu Fati chyba 16-latek ja nagle przyjeżdża. Ale słyszeliście o nim wcześniej? Ja bym postawił na Kamavingę. Kamavinga? Tak, ma 16, ja myślę, bo ma 16 lat. No. Ma 16 lat, gra w pierwszym składzie Ren. Uważam, że za chwilę... Już jest powoływany do młodzieżówki francuskiej. Minie 2-3 lata, będzie grał w pierwszej reprezentacji Francji i kupi go wielki klub już za 50-80 milionów. Już go chcą poważne kluby. Już go... Real Madrid chyba. On jest z tego, co pamiętam, ty mnie popraw, 2002? No. Czy 3? No, wydaje mi się, że on jest, posłuchaj, 2003 to na pewno. Ty, 2003 jakie... Kamavinga, pierwszy skład Ren, no. Tak? Czyli my mówimy, że nasz turbo... Po pierwszym sezonie, gdzie grał, potem był na granicy pierwszego składu w dumnie Bretanii, a to mówimy o chłopaku, co ma 16 lat i próje wszystko od pierwszej do ostatniej. A zobaczcie, taki Ren, Dembele puścili dopiero co, nie? Młodego tak, chłopaka, a, teraz mają tego. A mieli wiedzieli, że mają Grosika, mielą tych talenciaków, a tu mieli... No dobra, jedno nazwisko dla was, twoje odkrycie i twoje odkrycie. Ja mówię Valverde. Real Madrid. I nie chodzi o trenera Barcelony. No nie, no, tego... ale co, to nie możemy porozmawiać 16-latka do 20-latka. Odkrycie, no, odkrycie. No, o człowiek, którym nie wiedzieliśmy w roku 2018. A się no to przyznam, że Erling Haaland, tak, no bo okay. Red Bull, Salzburg i tak dalej, wiesz, no, 8, ile on od jednego gola mniej od lewego strzelił w Lidze Mistrzów. Przed północą, że merytoryczne pytania zadawać. No posłuchaj, coś musimy robić przez ten teren, no. Czekaj, no a ty, dla ciebie kto, Rodrigo? Valverde. Rodrigo. Fede nie Rodrigo, Valverde. Tylko Rodrigo. Co takiego? Się pojawi pytanie, które pojawiło się już 7 czy 8 razy. Okay. Teraz go... Które? Od Buchmachera. Od dobra, czekam, szukam. No, ale przy ona przyjdzie... Jaszwili, odkryciem roku Lewandowski zaczął dryblować. O. Aha, w donecie. Bukmacher, pozdrawiam, pytanie do Mavenów. Jaka jest top aktorka w Polsce? Może jakaś anegdotka? Pan Mateuszu w tej chwili żance, to dalej Barszczyk. Na tarasie odpowiadaliśmy o to pytanie. O kim mówiliśmy? Ja chyba mówiłem o Boczarskiej. Oglądam nas, panowie. Isabel dos Santos Caprovial. Pozdrawiam nas na Twitterze. Pozdrawiam nas. Caprivão. Jest Isabel. Isabel dos Santos Caprivão. Pozdrawiamy redakcję, która dała się wkręcić. No niestety. Ale pamiętasz Piotra Świerczewskiego, jak wkręcił kiedyś Katowicki Sport? Ja na minutę też się dałem. Tak, to chyba wkręcił redaktora. Czekaj, jak się dał ten redaktor? Nie, ona nie wiem, to był chyba Zbyszek Cięciała. Miał strasznie mu za złe, bo było takie, wiesz, zawieszenie, gdzie Piotrek będzie grał. No i on tak miał dobry kontakt z Piotrkiem, więc dzwoni do niego i mówi... Wypucha? No i gdzie teraz? Panie Piotrze, już pan zna klub? Tak, znam, a nie mogę powiedzieć, bo obiecałem do czasu podpisania kontraktu, że dopiero to wyjdzie z oficjalnej strony. No nie, no przecież dobrze się znamy. On mówi, no to powiem szczerze...
Beniaminek pierwszej ligi chińskiej, awans z drugiej ligi. A jaki ten klub? No nie, no pan sobie sprawdzi. Nie, nie, no nie mam czasu, bo już zamykamy gazetę. I siku tu, siku tam. Nie. Tak, to poszło? Tak, i na drugi dzień był nagłówek w katowickim sporcie, sika, że pierwszy wszystkie zagra w Beniaminku pierwszej ligi chińskiej, siku tu, siku tam. Siku tu, siku tam. Ty, ale to były kiedyś takie czasy rzeczywiście, że... A poczekaj, a to mi opowiadał... Posłuchaj, ostatnio mi opowiadał Boniek, opowiadał, że były czasy, lata 80, to jest dobre, lata 80, nie było internetu, nie było nic, agencje prasowe działało, posłuchaj, to jest dobre. Zibi zagrał ten słynny finał kiedy Pucharu Europy, kiedy strzelił gola i oni wygrali mecz. Nie? Przypomnijcie mi, gdzie to było. No 1-0 na Hejze. 1-0 na Hejze. I poleciał do Albanii, do Tirany, gdzie też strzelił bramkę. 20 tysięcy donate. 20 tysięcy donate. Brawo. No to ile jeszcze nam brakuje? Jeszcze 100 tysięcy. Mariano 991, Wesołych stówka kolejna. Słuchaj, siedzi w hotelu, bo dopiero następnego dnia miał polecieć do tej Tirany, do Albanii chyba, albo... On leciał prywatnym samolotem prezydenta Juventusu i skończył to wynoszenie, to już absolutnie poważna historia. Bo piłkarze Juventusu wtedy przy tych 42 ofiarach na Hejzel pomagali służbom porządkowym jakby we wnoszeniu tych ciał do szatni. Tak. I te zwłoki leżały w szatni Juventusu. Tak. Generalnie cała ta operacja skończyła się pewnie koło pierwszej, drugiej w nocy. I on grał chyba o 15 mecz w Tiranie następnego dnia, także to było kilka godzin. To nie mógł być ten mecz, to nie mógł być w takim razie ten mecz. Grał w paru finałach. No pamiętaj, on strzelił 3 bramki w finałach z 5 bramek strzelonych przez Juventus. Teraz słuchajcie, i on strzelił jednego... No i to możliwe, że to było. Strzelił jednego gola, ten mecz się odbył, skończył i taka historia, opowiadał mi to Zibi. Siedzą w hotelu, no po finale bania, zawodnicy i tak dalej, w lobby hotelowym i nagle... Podchodzi recepcjonista czy recepcjonistka do tych zawodników i senior Boniek, no jestem, telefon do pana. Podchodzi do telefonu, telefony tylko stacjonarne, żadnych komórek, nie ma nic. Tak, halo? A tutaj jakiś dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej dzwoni z Warszawy. Noc, późna, halo? Pani Zbigniewie, czy pan nie śpi? Nie, no gdzie? No nie, oczywiście, że nie śpię. Halo, pani Zbigniewie, bo ja chciałbym zapytać, jaki był wynik tego meczu? Nic nie wiedzieli jeszcze zawsze dzwonili na koszt Bońka. A tak, tak, bo to jeszcze była rozmowa. Czy pan się zgodził przyjąć rozmowę? Tak, jest, to jeszcze była. A znacie tą historię, jak poleciał jako piłkarz Juventusu na Seszele? Tak, Seszele czy Mauricio? No jakiś taki egzotyczny wyjazd. No i tam odpoczywa i patrzy, że będzie mecz piłkę nożną między pracownikami hotelu a gośćmi. Mm-hmm. No to zagram sobie, no, poruszać się, nie? No i zagrał tam, strzelił tam z 16 goli, wygrali tam, nie wiem, 17-3. A ten właściciel hotelu bardzo poważnie podchodził do piłki nożnej. A to Mauritius to był. No i... albo Madagaskar, coś takiego. Może. Tak, tak, tak. No i podchodzi do niego, mówi, przepraszam pana, bo jakby pan chciał, to ja bym bardzo chętnie pana zatrudnił w moim hotelu. Pan będzie tylko grał po prostu przeciwko moim gościom hotelowym. Jakąś pracę panu znajdę tam na kuchni albo coś, jakoś to już dogadamy. Bo niech mówi, nie, no, senior, gracje, ale... Pójdę się poruszać, tak? Poszedł znowu tam, 18-5, strzelił tam 18 powiedzmy. No i przychodzi ten właściciel hotelu, a ten hotel potężny. Mówi, ja mam pieniądze, wszystko. Niech pan tu przyjdzie, nie, tu tak pięknie, tak dalej. Będzie pan tu tylko grał u mnie w piłkę z tymi gośćmi. Ja lubię, jak moja drużyna wygrywa. No, grazie tam. Nie mógł zrozumieć tego, właściciel. I La Gazzetta dello Sport przyjeżdżała z opóźnieniem tam. No i tam na piąty dzień przyjeżdża La Gazzetta dello Sport, a na pierwszej stronie Boniek. I ten właściciel hotelu patrzy i już tylko podszedł powiedzieć, że rozumie, że to jednak się nie uda. Że ale wiecie co, ponieważ świetnie, to jest piękny czas takich historii wzruszających, no to wam jeszcze muszę powiedzieć, że mój przyjaciel, bohater tej rękawicy, nie wiem czy wiecie, uratował kiedyś życie człowiekowi przy okazji meczu Włochy-Polska w Neapolu. O, byłem na tym meczu. 3-0, tak nas zbili. No, co po tym meczu Antoni Piechniczek mówił, że Kowalczyk to szczur, tak, który kąsa. Właśnie opowiadałem. A ponieważ Piotrek Świerczewski mieszkał zawsze w pokoju z Kowalem,
Nie, był współodpowiedzialny za zachowanie Kowala. I temu nie poszło. I też przyjechał z zagranicy i był odsunięty na trybuny. W ogóle nie był w kadrze meczowej. Natomiast przyjechali wtedy do tego hotelu w Neapolu i się okazało, że doktor reprezentacji miał padaczkę. Okej. I zaczął się, wiesz, dusić przed recepcją. A język mu. No i generalnie Piotrek mu właśnie go wtedy ratował życie, bo go wszyscy spanikowali, on mu ciągnął go za ten język, włożył mu rękę i... No, i gdzieś, jak się okazało, te akcje w parterze przydały się parę na środku. Potwierdzam 100% prawidłowość tej opowieści, bo 3 dni temu opowiadał to w Barcelonie, tak, tak. To nam że pierwszy raz chyba w historii lekarza reprezentacji uratował piłkę. Kacper Bierkowski, witam panowie, pozdrawiam z Islandii. Zapraszam pana Matiego, podobno to jeden z dwóch krajów, w których nie był. Poważnie, tak. Już wszędzie byłeś? Tak. A drugi, który? Nie, no już byłem w drugim, bo właśnie pierwszy raz pojechałem do Izraela ostatnio. Islandia, piękny kraj. Zostałem na Islandii. Tak, tak. Ja przeszedłem Islandię ze wszystkich krajów świata? Europy. A, Europy. Ja przeszedłem Islandię z buta. Przecież wiesz, no zaliczyłem Izrael do Europy. Tak jak UEFA. No, słuchajcie, a propos takich historii o piłkarzach grających na wakacjach, no to przecież taka była też opowieść, na pewno pamiętacie, o Piszczku, który... A. Nie dostał powołania, tak, grał w hotelu. Grał w hotelu, był na wakacjach już przed Mistrzostwami Europy w 2008 roku. Był tylko piłkarzem rezerwowym. Utrzymywał się dzięki temu w formie, że sobie właśnie z tymi hotelowymi gośćmi, Niemcami, najczęściej grał w piłę. I ktoś potem opowiadał, kto został ze znajomych Piszcza w tym hotelu, bo on został w ostatniej chwili dowołany. Nagle się okazało, że gra przeciwko Niemcom i był chyba najlepszym wtedy w ogóle Polakiem na boisku. Że ci Niemcy, z którymi on tam grał w piłkę, to się piwem zapluli, bo nagle pff, i widzą w telewizji to gościa, który też napisał ktoś do mnie tak. Z okazji świąt chciałbym życzyć każdemu, żeby umiał się tak bawić w życie jak pan, szczególnie tym smutnym ludziom, którzy muszą na czacie kanał sportowy napisać, ale Borek najebany już. Matki króżycie. Panowie, to oni nie widzieli, jak jestem najebany. To właśnie to chciałem powiedzieć. Ale pamiętacie ten piłkarz Bernd Schneider. Schneider. Po tym, jak zagrał w finale mundialu, przegrałem co prawda z Brazylią, ale w finale też był gdzieś na wakacjach i grał... On taki twarz no name'a, ale z Anglikami. Benek by to nazywaliśmy w transmisjach. Benek Schneider. Jedź z nami, wracaj do Anglii, my ci załatwimy jakiś trial tutaj, że w League One, tu zobaczysz, tu kasa, możesz nawet parę tysięcy funtów za... Nie, już kart nie będziemy ruszać, tak, mamy 3 minuty. Masz 3 minuty. Dostałem życzenia świąteczne od Leszka Pisza. O. I z Leszkiem Piszem jest tak, że Leszek Pisz od paru lat próbuje się dodzwonić do Kowala, a Kowal ma to do siebie, że nie odbiera telefonu. Napisz mu, że wysłałem mu życzenia urodzinowe parę dni temu i nie odpisał. Okay. Dziękuję. Napisał tak. Zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia dla ciebie i całej rodzinki z Kowalem włącznie. Wiesz, Kowal nie odbiera od niego telefonu. I kiedyś zapytałem Wojtek, dlaczego nie odbierasz od Leszka Pisza od kilku lat telefonu? Powiedział, przecież ja wiem, co on chce mi powiedzieć. Wesołych świąt. Słuchajcie, bo w ogóle już za 3 minuty Wigilia piszą nasi widzowie. I zobacz, nie są tylko tacy, jak ich tam cytowałeś, bo na przykład Rafał Pietras, Borek ma bardzo fajne podejście do siebie z nazwiska. Aczkolwiek Filip W. prosi, powiedz Mati Gibraltar. Gibraltar. O. Ja nawet mogę powiedzieć, a po suszy szosa sucha. O. Albo Jola, no lojalna, widzicie, Jola lojalna. Coś tam pokazuje nam, coś tam. Pozdrawiamy Jolę za Sempes. Łaniun coś pokazuje, coś suby. Suby, lajki, suby, lajki. Bukmacher, kolejna stówka. Pozdrawienia dla pana Mateusza. Mam nadzieję, że będzie okazja uścisnąć dłoń. I chyba będzie, bo Bukmacher na czwartym miejscu 1391 zł, Grzegorz Gawin 1600 albo 900. Grzesio Gawin, źle płacił. No, o, jakbyś sobie otworzył to w drugą stronę. Zapraszam cię do Świata Oka. Ja nie widzę tych. Jesteś w stanie odczytać? Michał, do Świata Oka cię zapraszam. Nie, ja też, słuchaj, już nie chciałem ci nic mówić, ale taki ładny obrazek. Dwóch Ter Stegenów. Nie wiem, jak to te... No, co prawda opóźnione, ale ładny. Tak ładny. Świeciły, czy... były słabe. Nie, nie, przecież ja się potem poszedłem na normalne miejsca po zrobieniu głupiego zdjęcia. Nie, to za szybko idzie. To już w moim wieku ja nie widzę. Nie, ale pół nie tych, co donaty. No, ja widzę donaty, ale... Panowie, będzie ile kto donatów, bo już oko nie to.
Kanon sportowy rusza pod koniec lutego. Czy dlaczego pod koniec? Lutego, no właśnie, nie wiem, bo liga zaczyna się. Jak nie będzie 100 tysięcy, to nie ruszam. Będziemy, nie, tak nie można mówić. Słuchajcie, będziemy... Przerwę wam. Tak. Niesamowita walka, drugie miejsce w naszym rankingu do najwięcej. Tak. Salon LED, właśnie się wysporował na drugie Kto? Miejsce. Salon LED. Salonet.pl 200 zł. Grzesiek Gawin, który wygrał koszulkę Piotra Zielińskiego z Napoli, i zapraszam cię, Grzesiek, do mnie do biura, nawet jutro do biura. Nie chcę do biura. Cytaty wielkich ludzi z Mateusza na Twitterze. To oni jeszcze nie widzieli, jak jestem na niego. Słuchajcie, ale czekaj, to już tak, jak to mówi Zagiął Leszczy. Kończąc się i żegnając. Marcin, to Warnicki, Marcin Borek, proszę, graj szefa zawsze. Tak, te donaty jeszcze trwają, prawda? Donaty trwają. Mati Borek jest mistrzem, pisze Marcin. Donaty nigdy nie zostają włączone. Grają, przypomnijmy jeszcze raz. Generalnie się pomaga. 26 grudnia, północ. Tak. Tak. Kończymy drugi dzień świąt. Nie, ty czytasz. Koszulka lewego. Piłka koszykarska z autografami Gortata i Maćka Zielińskiego. Plus do tego jest książka. Trzecia rzecz to są rękawice Piotrka. Czwarta to jest koszulka Trabzonsporu Piotrka Broszka. I piąta rzecz to jest kolacja. Ale kolacja jest dłużej, do 15 kolacja stycznia. Kolacja do 15 do stycznia 24. Do północy, do 24. Kolacja, którą tutaj w tej knajpie, nie wykluczone, że w tej sali w restauracji stawia. Ja mogę tylko zagwarantować. Dorzucimy do tego tę książkę. Pokaż tą książkę, dorzucimy. To jest książka Roberta. Myślę, że mój telefon tak pokazał. Ja mogę zagwarantować. Telefon możemy twój dorzucić. Że z tej kolacji, którą ktoś wylicytuje, do 15 bez stycznia. Bez telefonów. Będziemy zbierać telefony do akwarium. Będziemy zbierać telefony do akwarium, ale gwarantuję jedną rzecz, że dzisiaj my wychodzimy jak juniorzy, że z tej kolacji po 15 stycznia, kto to wygra, wyjdziemy w zupełnie innym stanie, także warto licytować. Teraz jest i na donaty, a na donaty zbieramy na czas na 5 przedmiotów, to jest ta piłka z podpisem Ronaldo Il Fenomeno, tego z Realu Madryt. El Gordo. Słuchajcie, przeczytam koszulka, poczekaj, no powiem do końca. Koszulka reprezentacji Polski, książka Sepka Mili z jego autografem, książka twarda, jest gra FIFA 20, gdzieś ją tutaj miałem, razem też z koszulką jest. FIFA 20 na okładce tym razem, bo to jest taka specjalna wersja, Virgil van Dijk. I piąta rzecz, ale ta to już jest chyba prawie że zlicytowana, jak rozumiem. Boguś to jest na Nia Futbol, bo Boguś kupił razem z autografem. 3000 za mnie nie oddamy jej. Za 3000 oddamy. A jak teraz jest pomazana, ale a jak teraz się Krzysiu on wycofa? No to nie. To właśnie to wszyscy napiszemy na Twitterze, że się wycofa. Cała Polska widziała. Tak. Pozwólcie, że odczytam. Słowo kończące. Artur Wiśniewski, 440, to jest 10 najhojniejszych donatorów. Perek 88, 500 zł. Maciej, przepraszam, dajcie inny kadr, bo inaczej nie widzę. Bo nie widać. Dajcie inny Maciej, kadr, bo nie ten, widać. Ten. Mhm. Maciej Akimow. Tak, acz nie wiem, czy z Dębicy. 600 zł. Projekt rand.pl 850 zł. Życzymy udanego projektu. Adrian Riley 967,50. Adrian, o ile dobrze widziałem, rzucał w funtach albo w euro. Które tu, słuchajcie, tu przelicza. Jest już Wigilia, jest po północy? Jest. Do końca. Bookmacher numer 4, 1391 zł. Salon LED. Dajcie inny kadr, bo nie widzę inny kadr, poprosimy, rozmiaru donate'u. Ciemny kadr z cyframi. No dobra, w każdym razie Grzegorz Gawin drugie miejsce i niekatolik 2800. To lider na razie. Na tle mam to butelki z wodą i nie widzę po prostu. Jaka Słuchajcie, jest suma? No? Michał, my się tu dobrze bawimy, jest już Wigilia, ludzie powpłacali pieniądze, ale pamiętajcie, to nie są pieniądze na nas, to nie są pieniądze na barszczyk, są ludzie, którzy bardzo tego potrzebują. Tak. Dla im można sprawić piękny prezent pod choinkę, zamknąć zbiórkę, uratować zdrowie, sfinansować operację. Marcelek już będzie miał sfinansowaną. Prawdopodobnie, jeśli nas oglądacie, to macie naprawdę przyjemne, miłe życie. Niczego wam nie brakuje, albo też może wam czegoś brakuje, ale nie jesteście w sytuacji podbramkowej. Są ludzie, którzy są w sytuacji podbramkowej. Wpłaccie nawet symboliczną sumę na zbiórki, które podajemy. I gwarantuję wam, że satysfakcja z takiej wpłaty jest olbrzymia. I te święta będą wtedy lepsze i dla osoby, dla której wpłaciliście, i dla was samych.
a my obiecujemy, że taki program w takim składzie czteroosobowym już w naszym pewnie docelowym studiu. Cyklicznie. Nie wiem, czy wtedy barsz będzie podawany. Raz w miesiącu na pewno cyklicznie się będziemy spotykali. Jeszcze sobie myślimy nad formułą takiego programu, czy na przykład oddamy głos wam, czy to będzie taki typowy. Wy pytacie, my odpowiadamy. Czy ktoś kupi Piotra Broszka koszulkę? Na przykład. Zastanowimy nad tym, jaka to mogła być formuła, bo u nas się wszystko tworzy tak. Ale właśnie tak ma być. Tak spontanicznie, ale będziemy tak. A będziesz miał karty swoje? Słucham? Będziesz miał kartę? No karty nie zmarnują się. Słuchajcie, te karty, dzisiaj pół dnia za nimi chodziłem. Rozpisane na wodę. Bo myślałem sobie, że nie wiadomo jak tutaj, czy nam starczy anegdot, to zrobiłem tak. Jakby nam nie starczyło, to będziemy mieli na podpórkę różne. Kiedyś musimy zrobić, wiecie co? Okay. Musimy kiedyś zrobić taką charytatywną noc. Całą noc? A nawet mnie namawiają na live 24-godzinny. Nie. To by było dobre. Róbcie to bez. Tylko musielibyśmy. Wymieniać się tutaj, ciągnąć na kanale. Ty pociągniesz 24, my się zmieniamy. Dobra. Czy Konrad ma ochotę usiąść, żeby się pokazać tutaj, pomachać również? Nie, Konrad nie ma ochoty. Dziękujemy Konradowi. Dziękujemy Mateuszowi. Która kamera nas kochani, teraz pokazuje? 10 730 osób dotrwało tutaj. Słucha nas do opowieści. Dobra, teraz zajmijcie się tak naprawdę swoimi bliskimi. Dbajcie o nich, bo dzisiaj jest Wigilia. My już też zamykamy ten kram. I idziemy się wyspać i idziemy. Tak. Bo jutro jest poważny dzień. Już dzisiaj. Chciałem powiedzieć, że dziękujemy za wielkie serducho, że byliście z nami. Słuchajcie, poczekaj, przepraszam. Tak? Karol, który zaczął licytację pod hashtagiem barsz. Tak. Już ile? Zaczął od 500. Tak. Powiedziałem, 300 powiedziałeś. To się tak nie skończy. Tak. Aktualnie powiedział, raz się żyje. No. 3200. Brawo. Jezus, to mi się podoba. Karolu, ja powiem tak. Miłości w te święta, kochani. Jutro bądźcie i przedstawię święta ze swoimi bliskimi, a my was będziemy męczyć od końca lutego regularnie. Nawet nie wiem, czy od końca lutego, czy nie wcześniej. Pamiętajcie, że Polska Ekstraklasa rusza na początku lutego i już może wtedy... Bo jeszcze nie wiemy dokładnie. Tomek wczoraj zajrzał w terminarz, zadzwonił, że jest spanikowany. Ty, oni jednak nie grają na końcu lutego. Na początku lutego. Na Bundesliga 19 stycznia. Mam internet w Tajlandii, pozdrawiam cię. Będziemy, przykujemy ci taki telewizor na ścianę, żeby móc się z tobą łączyć. Także włącz telefon, włącz Skype'a. Będę. Kochani, wesołych Krzysztof Stanowski. Dziękuję. Michał Pol. Wesołych świąt. Mateusz Bolek. Dziękuję wszystkim rodzinnych, ciepłych. Nie śpiasz kolędy na koniec już? Nie, już nie. Real life, wesołych świąt. Darek Makarski, wesołych świąt. Panowie, zajebisty program. A z Krosna mam informację. Nie, Sanoka, przepraszam. Żeby mówić zadymisty. Zamiast zadymisty. Zadymisty. Zadymisty program. Wy jesteście zadymiści, moi kochani. Słuchajcie, czy będzie program żużlowy na kanale sportowym? Kończ to dzisiaj, nie za dużo jednego razu. Ludzie chcą do domu pójść, ludzie chcą się położyć. Chcą spać, człowieku. Karol Wicherkiewicz, wesołych świąt, Merry Christmas. Barsz. Wyłączaj to. Grazie, ciao, grazie, ciao, wesołych świąt.